Bitwa o Brytanię 1940 roku. Wszyscy to wiedzieliśmy, wszyscy to przeżywaliśmy. A jednak trzeba było to sobie wyraźniej jeszcze raz uprzytomnić. Lato 1940 roku było straszne. Straszne dla wszystkich ludzi dobrej woli. Wtedy w owym lipcu nie śpiewały im ptaki. Nie pieściło ich słońce. Nie dla nich był nawet spokojny chleb w pocie czoła zdobyty. Cała wolna jeszcze ludzkość przecierała sobie przerażone oczy i budziła się jakby z koszmarnego snu do jawy, która miała być również koszmarem, tylko jeszcze posępniejszym. Światem wstrząsały niebywałe dotychczas dreszcze. Serca miliarda ludzi tłukły się, w najgorszym przeczuciu, w niepokoju, w rozbaczy, w zwątpieniu. Wszyscy ludzie, wszyscy, i ten u góry, i ten na dole, i wrażliwy, i ociężały, i koknej nad tamizą, i kaboklo w Brazylii, i górnik w Pensylwanii, i hodowca w Australii, i plantator na jawie, wszyscy, jakby porażeni, tracili nadzieję. Oczekiwali ostatecznej klęski. Klęski już nie tylko Wielkiej Brytanii, ostatniego wolnego bastionu aliantów na zachodzie Europy, lecz całego cywilizowanego świata. I nie byli ani pod wpływem wrogiej propagandy, ani piątej kolumny. Mieli inne źródła zwątpienia. Fakty. Nagie fakty. Żelazną wymowę faktów. Wymowa faktów. Hitlerowska potęga zadała Polsce, mającej opinię bitnego żołnierza, już po tygodniu wojny śmiertelne pchnięcie, a po czterech tygodniach całkiem ją zdeptała i położyła. Bogatą Francję, drugiego sojusznika, o opinii najlepszego żołnierza, zgniotła i ujarzmiła w tym samym mniej więcej czasie, krusząc po drodze pięć mniejszych państw. Wielką Brytanię, ostatniego sojusznika, pobiła w tym okresie dwa razy w Norwegii dotkliwą porażką, w Belgii miażdżącą klęską. Lecz były to na szczęście Brytanii klęski na obcym terenie. Teraz zanosiło się na ostatnią bitwę, na ostatnim odcinku. To jest na samych wyspach brytyjskich, więc ile wobec poprzednich faktów pozostało nadziei? W istocie położenie było groźne, powiedział to Brytyjczykom dosadnie Winston Churchill. Z brutalną prawdomównością ostrzegł swój naród o możliwości inwazji i że trzeba będzie w ostatnim rozpaczliwym wysiłku bronić choćby każdej plaży, każdego domu, każdej ulicy, każdego pola. Przygotowania hitlerowskie trwały półtora miesiąca od upadku Francji i 8 sierpnia 1940 rozpoczęła się ofensywa, ostatni akt wojennego dramatu, który jak zapewniał butny tyran, Miał się zakończyć jesienią rozbiciem w puch Imperium Brytyjskiego. Niemcy w tej ofensywie nowej broni nie wymyślili. Na Anglię rzucili się wypróbowanym systemem lotnictwem. Owa najstraszliwsza awangarda siejąca zniszczenie, wymową tysięcy bomb, torowała dywizjonom hitlerowskim drogę do zwycięstw we wszystkich kampaniach. W Polsce, Norwegii, Holandii, Belgii, Francji. Tam Luftwaffe decydowała. Lotnictwo zadecydować miało też i tu, w Brytanii. Od dnia 8 sierpnia, począwszy, roje zbrojnych maszyn napływały nad Anglię. W pierwszym dniu przybyło ich 300, kilka dni później już 600. Rozgorzała bitwa znana pod mianem Bitwy o Brytanię. The Battle of Britain. Trwająca pełne dwa miesiące. Bitwa jedna z najdziwniejszych w dziejach ludzkości, a zarazem jedna z donioślejszych. Najdziwniejsza, bo rozgrywała się wyłącznie w powietrzu, którego broniło kilkaset brytyjskich myśliwców przed nawałą kilku tysięcy wroga. Raz zdobyte przez wroga panowanie nad powietrzem Anglii, zdałoby ją prawdopodobnie na jego zupełną klęskę, a dalsze zburzenie wszystkich jej ośrodków życia i obrony byłoby już tylko kwestią czasu i ilości bomb. A żeby cel ten osiągnąć, Luftwaffe wykonała w ciągu owych dwóch miesięcy dziewięćdziesiąt osiem głównych ataków i użyła do tego około sześciu tysięcy bojowych samolotów. Fale po falach szturmowały niebo Anglii z nieprzerwaną gwałtownością. Hordy maszyn siejących spustoszenie wdzierały się od wschodu i od południa. Odparty wracały. Łby chydry, zaklęte w skrzydła z krzyżami. Luftwaffe chciała najpierw sparaliżować brytyjską żeglugę w kanale i zburzyć porty i przybrzeżne lotniska. Nie zburzyła i nie sparaliżowała. Bramy do inwazji nie otworzyła. Przeszkodzili temu alianccy myśliwcy. W drugiej fazie bitwy sztab hitlerowski chciał zdusić alianckie lotnictwo raf w jego gniazdach i zniszczyć lotniska broniące Londynu. Nie udało się. Władze w powietrzu zachowywali wciąż alianccy myśliwcy. W trzeciej, ostatniej fazie bitwy we wrześniu. Chodziło już o sam Londyn, o jego istnienie i jego duszę. Londyn się ostał, duszy mu nie wyrwano. W połowie owego miesiąca nacisk Niemców doszedł do szczytu. Między piętnastym a dwudziestym września zamierzali dokonać ostatecznej inwazji, więc przedtem lotnictwo niemieckie miało rzucić piekło na Anglię, steroryzować ją i skruszyć. W dniu 15 września przypuściło dwa szturmy generalne. Miały one zadecydować o wszystkim. W każdym z nich leciało do ataku przeszło 250 maszyn o łącznej sile bojowej 400 tysięcy koni mechanicznych i odpowiedniej potędze ognia i bomb. Anglii broniło wtedy na polu bitwy 250 myśliwców, władających ogniem, Dwóch tysięcy ciężkich karabinów maszynowych. Broniło i obroniło. Jak obroniło? Wiadomo. 185 samolotów niemieckich. Przeszło jedna trzecia ich ogółu. Legło w szczątkach na polach sereju i kętu. Drugie tyle. Nic nie zdziaławszy. Poharatane ratowało się ucieczką. Niemiecka armada powietrzna poniosła klęskę. Do inwazji nie doszło. Zwycięstwo w bitwie o Brytanię nie tylko uchroniło od zagłady całe imperium, lecz uwolniło ludzkość od złego czaru. W tym także leży jego znaczenie. Ludzie się przekonali, że hitlerowców można bić, że nie są niezwyciężeni. Że ich broń, choć straszliwa, nie jest wszechwładna. W lipcu 1940 roku lotnictwo ich było jeszcze upiorem grożącym całemu światu. Dwa miesiące później urok prysł. Ludziom dobrej woli słońce zaczęło znów świecić, a chleb codzienny znów smakować. Dokonała tego garstka alianckich myśliwców wspaniałych. Młodych, jakże młodych, mężnych, niezachwianych, prawdziwych bohaterów. Ludzi skromnych, uśmiechniętych, zdrowych i mocnych. Luftwaffe rzuciła do boju swój doskonały, najlepszy sprzęt i swych najprzedniejszych lotników. Lecz harikany i spitfajery okazały się sprzętem jeszcze lepszym, a alianccy myśliwcy... Mistrzami wobec tamtych asów. Winston Churchill już po pierwszej fazie bitwy oddał brytyjskim myśliwcom najwyższy honor. Wyrażający się często dosadnie wypowiedział o nich wiekopomne słowa. Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few. Nigdy w dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Rzeczywiście mało ich było, lecz to, czego dokonali, równało się swą wagą według niektórych dziejopisarzy zwycięstwu nad Marną w pierwszej wojnie światowej. W tym dzielnym chówcu walczyli obok brytyjskich towarzyszy także polscy myśliwcy. Ich dywizjon stacjonujący w Northolt pod Londynem Sławny Dywizjon 303 wszedł do bitwy w ostatniej, decydującej fazie i walczył przez 43 dni. Od 30 sierpnia poprzez wrzesień do 11 października 1940 roku. Był to Dywizjon o najchlubniejszej i starej tradycji, znany jako Eskadra Kościuszkowska. Obecnie wierny Kościuszkowskiemu Godłu Zadziwił świat swą bitnością i w obronie ziemi angielskiej śmiało stanął obok swych brytyjskich kolegów. Ogółem strącił w owej bitwie 126 niemieckich samolotów, w tym 93 przez samych Polaków, 16 przez trzech brytyjskich członków dywizjonu, 17 przez czeskiego myśliwca. Dywizjon brał udział w kilkunastu ważniejszych walkach, a w kilku wyraźnie decydował o zwycięstwie dnia. W jednym miesiącu, w krytycznym wrześniu 1940 roku, na ogólną liczbę 967 nieprzyjacielskich maszyn zestrzelonych przez całą Royal Air Force łącznie z alianckimi lotnikami, Dywizjon 303 sam zestrzelił 108 maszyn, czyli około 11%. Wtedy w szlachetnej rywalizacji z alianckimi lotnikami zdobył rekord zwycięstw. Gdyż osiągnął ze wszystkich dywizjonów myśliwskich walczących w Wielkiej Brytanii najwyższą liczbę strąceń, podczas gdy następny po nim dywizjon brytyjski miał już tylko 48 strąceń, a więc mniej niż połowę tego, co dywizjon 303. Zwycięstwa Swe we wrześniu 1940 roku okupił polski dywizjon śmiercią pięciu myśliwców, stratami nieproporcjonalnie niskimi niższymi o dwie trzecie od przeciętnej strat brytyjskich w tym miesiącu. Dzień 15 września stanie się świętem brytyjskiego myśliwstwa. stanie się świętem również i polskich myśliwców walczących w Anglii, gdyż właśnie w owym dniu wyróżnili się męstwem i powodzeniem, i wspólne ich święto broni będzie chyba powszech czasy najtrwalszym sprzęgłem przyjaźni polsko-brytyjskiej. Powyższe słowa, Odzwierciedlające przekonania większości lotników polskich w Anglii w latach 1940-41, niestety nie ziściły się. Owszem, dzień 15 września stał się świętem lotnictwa brytyjskiego. Lecz polscy lotnicy poszli w zapomnienie brutalnie i bez ceremonii. W pierwszych latach po wojnie odbywały się co 15 września uroczystości lotnictwa brytyjskiego. I wszystkie dzienniki i czasopisma w Wielkiej Brytanii rozpisywały się sążniście na temat bitwy o Brytanię 1940 roku, ale o Polakach była na ogół cisza, a jeśli napomknienie, to wstydliwie skąpe, półgębkowate albo nawet wyraźnie naciągane, jak na przykład w numerze z 25 września 1948 poważnego skądinąd czasopisma Swier w artykule o wspomnieniach z bitwy o Brytanię, ani słowa w nim o udziale polskich myśliwców w bitwie. Artykuł co prawda pochlebnie wymienia Dywizjon 303, ale zupełnie zapomina podać, że składał się głównie z Polaków. Natomiast szczyt przewrotności, wszystko co o nich się podaje, to tylko fakt... Że jeden z polskich pilotów napisał opowiadanie zatytułowane Chmura, które autor artykułu osobiście uważa za jedną z najlepszych nowel czasu wojny. Cieszy mnie osobiście, że ów współpracownik Fier czytał moją książkę Squadron 303 i jeden z jej rozdziałów zaszczyca taką wzmianką. I nawet mianuje mnie pilotem, ale byłoby z jego strony uczciwiej, gdyby przy tym nie zapominał o innych bohaterach ówczesnego dramatu o polskich myśliwcach. Myśliwiec Rycerzem wśród wspaniałego rodu lotników jest myśliwiec lotnik nad lotnikami. Rycerskim jego zadaniem jest bronić. Bronić własnych bombowców od ataku wroga godzącego z powietrza i bronić własnej ziemi od nieprzyjacielskich bombowców. Czasem myśliwiec ogniem swych karabinów maszynowych atakuje nieprzyjaciela znajdującego się na ziemi. Lecz czyni to rzadko. Jego wysiłek, jego zwycięstwa, jego tragedie najczęściej rozgrywają się ponad chmurami, wysoko w powietrzu, gdzie jest widok najszerszy, niebo najbliższe, a padł ziemski niewyraźny i daleki, jak szary sen. Myśliwiec broni, lecz nie zasklepia się w bierności maginockiej, przeciwnie, broniąc, rzuca się na wroga z impetem swych tysiąca koni zakutych w silnik. Myśliwiec zawsze naciera, zawsze szturmuje, zawsze się pieni. Jego walka idzie zawsze, żeby użyć porównania z innym rodzajem broni, na ostrze bagnetu. Uwtabun tysiąca koni ponosi go jak furia i rozwija szybkość 150 do 200 metrów na sekundę. Ludziom chodzącym po bezpiecznej ziemi trudno sobie wyobrazić, co to znaczy i jakich to dokonuje zmian w ludzkiej istocie. Myśliwiec, na Ziemi człowiek normalny, jak każdy inny, w powietrzu staje się szaleńcem szybkości, człowiekiem błyskawicą. Żył przez ćwierć wieku na Ziemi i ćwiczył się sporo lat po to, by w powietrzu rozstrzygnąć wszystko w kilku sekundach. Wszystko. Śmierć zbliża się szybko i tylko błyskawiczna decyzja. Przeciwstawia się śmierci. O życiu decydują ułamki sekundy. Odsiecz spóźniona o chwilę przegrywa bitwę. Wielkie bitwy powietrzne we wrześniu 1940 roku, toczące się nad Anglią nieraz na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów, nie trwały nigdy dłużej niż dziesięć do piętnastu minut. Tych piętnaście minut rozstrzygało nieraz o wyniku wojny, i o istnieniu imperium. Na Ziemi myśliwie żyje tak samo jak inni ludzie: kocha, pije, śmieje się i tak samo jak inni Polacy wie, dlaczego jest zawzięty i dlaczego niszczy wroga. Lecz gdy samolot jego odrywa się od Ziemi, równocześnie odpadają z myśliwca ziemskie uczucia, zawiłe kompleksy miłości i nienawiści. Pozostają na dole. W górze działa już tylko najprostszy instynkt życia i instynkt wielkiej gry. Funkcją jego jest skomplikowana tablica przyrządów, jaką myśliwiec ma przed sobą, a jedynym obiektem jest nieprzyjacielski samolot. Podczas samej walki reakcje następują tak szybko po sobie, że pilot nie jest zdolny zaobserwować ich szczegółów, i później owa chwila Wyda mu się mózgową próżnią, blekałtem pamięci. Myśliwiec rzekomo przypominający sobie podczas celowania do Niemca krzywdy wyrządzone Polakom, to poczciwy wymysł ludzi na ziemi. Myśliwiec może sobie przypominać krzywdy, lecz przed walką albo później, po skończonej walce. W powietrzu powstaje nowy proces biologiczny, tak fantastyczny, o jakim marzył chyba jedynie Leonardo da Vinci. Pasy, którymi przed startem przywiązują myśliwca do maszyny, są wymownym symbolem. W małej kabinie pilot nie może się ruszać i jest w niej zamknięty jak mózg w czaszce. To rzeczywiście mózg w czaszce metalowego ptaka. W miarę wzbijania się w górę następuje cudowna przemiana. Człowiek dosłownie wrasta w maszynę, zespala się z nią w jedno żywe ciało. Jest to już nowy stwór na poły ludzki, na poły mechaniczny. Wrażliwsi myśliwcy wyraźnie odczuwają, że nerwy ich sięgają do końca skrzydeł samolotu. Czują je tam zupełnie namacalnie i zmysłowo. A gdy przeciwnik rozpłata im skrzydło, doznają wstrząsu, jak gdyby zraniono im własne członki. Silnik jest olbrzymim sercem myśliwca, który jakby nie miał już swego własnego serca. Życie myśliwca jest związane z owym wielkim sercem, a jeśli ono przestanie działać, następuje katastrofa. Wzrok jest w powietrzu najważniejszym zmysłem, od którego zależy spostrzegawczość, szybkość decyzji, trafność pocisków i ostateczny wynik walki. Wielu myśliwców doznaje w niektórych chwilach dziwnego wrażenia, jakoby oczy ich rosły, potężniały i w końcu dochodziły do rozmiarów samego człowieka, który jako taki przestaje właściwie istnieć i zamienia się w jedno wielkie oko. Nic w tym dziwnego. Oko olbrzym musi nie tylko służyć człowiekowi, lecz całej olbrzymiej maszynie. Musi być wielkie i wydajne. Integralny związek człowieka z maszyną występuje najdobitniej w chwili strzelania do przeciwnika. Jest to chwila kulminacyjna, dla której myśliwiec w ogóle istnieje. Jego życiowy szczyt. Wszyscy niemal myśliwcy zgodnie stwierdzają, że w strzelaniu biorą udział nie tylko oko i kciuk naciskający spust, lecz również reszta ciała. Wszystkie części ciała, czynne w pilotażu, celują i strzelają. Wrażenie to tłumaczą sobie lotnicy konstrukcją myśliwskich maszyn. Kabiny są wmontowane na stałe w skrzydłach i myśliwiec sobą i całym samolotem kieruje ogień na cel. Pociski wypadające z obydwu skrzydeł widzialnymi strugami są wtedy jak drapieżne pazury, przeszywają wroga i szarpią jego ciało, są żywym narzędziem napiętej woli zwycięstwa, a napięcie bywa często tak przejmujące, że myśliwiec nawet w owych pociskach czuje swoje nerwy, jakby to były jego rzeczywiste ręce rozdzierające nieprzyjaciela. Świetne zwycięstwa polskich myśliwców we wrześniu 1940 roku były dla świata istną rewelacją i wielu starało się dociec ich przyczyny. Było kilka przyczyn, wśród których trzy wydają się najważniejsze. Przewaga wzroku, przewaga polskiej taktyki bojowej i przewaga zawziętości. Polacy mieli przeważnie lepsze oczy niż ich brytyjscy koledzy. Były to naprawdę sokole oczy, którymi widzieli i dalej i bystrzej. Jakaś szczególna właściwość polskich lotników. Do tego dołączała się wielka spostrzegawczość, jakby wrodzony instynkt wypatrywania, dzięki czemu Polacy oceniali sytuację szybciej i trafniej niż brytyjscy myśliwcy. Taktyka bojowa polskich myśliwców polegała na tym, aby nie ciaćkać się długo z przeciwnikiem, lecz po wypatrzeniu dogodnego momentu uderzyć jak huragan, dopaść jak najbliżej, nieledwie dobrać się do samego ciała i z odległości kilkudziesięciu zaledwie metrów. Prażyć zabójczym ogniem swych ośmiu karabinów maszynowych. Ludzie postronni uważali z początku takie zbliżanie się do przeciwnika za zbyteczną brawurę szaleńców, dopóki się nie przekonali, że szaleńcy mieli znacznie więcej zestrzeleń i, rzecz zdumiewająca, znacznie mniej strat własnych. W każdym polskim lotniku tkwiła mniej lub więcej fantazja Lisowczyka. Zagończyka Ułana. Cecha ta, jak widać, przydaje się znakomicie nawet pięć kilometrów ponad ziemią, gdzie Polacy z powodzeniem wykonywali kawaleryjskie szarże. Tylko, że nie ponosił ich tam jeden, lecz tysiąc koni. Rozbicie w piątkę całej olbrzymiej wyprawy niemieckich bombowców w dniu 15 września 1940 roku było czynem równie bohaterskim jak Somosiera, natomiast miało głębsze podłoże moralne i Polakom przynosiło czystszą chwałę niż ówczesna awantura hiszpańska. Trzecim źródłem zwycięstw polskich myśliwców była ich zawziętość. Czytaj historię udręki narodu od września 1939 roku, a zrozumiesz, Zawziętość polskiego myśliwca. Pierwsza walka. Ostatni dzień sierpnia 1940 roku, godzina osiemnasta. Dywizjon myśliwski 303 był w powietrzu, patrolował okolice Londynu. Dziś był ostatni jego lot szkolny. Jutro dywizjon ma wejść nareszcie na stół operacyjny, by wziąć udział w bitwie o Brytanię. Bitwie toczącej się w powietrzu od trzech tygodni. Od trzech tygodni myśliwcy czekali z niecierpliwością. Na olbrzymim niebieskim niebie świeciło czerwone słońce podwieczorne. Jego ukośne promienie złociły ziemię i Anglia z wysokości siedmiu tysięcy metrów wyglądała jak wyśniona kraina ciszy i pogody. Piękna, sierpniowa Anglia. Polscy myśliwcy Poddawali się jej urokowi i marzyli o walce. Dywizjonem dowodził major Ronald Kelet, anglik niezwykły, niski, grubawy, z pozornie i owialnym wyrazem twarzy. Szczęśliwy myśliwiec, który we Francji zestrzelił podobno siedmiu Niemców, lecz dziś dowódca w kłopotach. Miał troskę, nie dowierzał bojowej wartości polskich myśliwców. Nie znał ich. Od kilku zaledwie tygodni był ich angielskim dowódcą obok dowódcy Polaka. Miał nimi dowodzić w ich pierwszych walkach nad Anglią. Czy Polacy sprostają zadaniu? Walczyli już podobno w Polsce i we Francji. Owszem, to nawet morowe chłopaki, lecz równocześnie Major się dziwił i zrzymał, że tym obcym i nieznanym myśliwcom z głębi Europy powierzono, zapewne z nadmiernej kurtuazji sojuszniczej, jedną z najważniejszych placówek bojowych, na której bronić im wypadnie już nie tylko decydującego odcinka bitwy powietrznej, lecz znacznie więcej samej stolicy brytyjskiego świata, samego serca imperium, Londynu. Czyż nie za wiele ufności? Londyn rozpościerał się tam na dole, z boku, potężną szarą plamą. Nawet gdy świeciło jaskrawe słońce, nad Londynem unosiła się zawsze mglista zasłona. Z jej pomroki wytykały swe pól chnecielska, różowe od słońca balony zaporowe. Major nie odczuwał dziś powabu angielskich pól. Patrzył tylko na Londyn i niepokoił się. O dzień jutrzejszy, o następne dni. Godzina szesnasta, minut dwanaście. Nagle jakiś głos w słuchawkach radiowych rozkaz z Ziemi: Dywizjon 303 Eskadra A kurs 90 stopni cóż to nowy, niespodziewany manewr? Sześć samolotów odrywa się od dywizjonu i pod dowództwem majora Keleta leci w wyznaczonym kierunku na wschód. Po chwili nowy rozkaz radiolokacji kurs 100 stopni. Brzmiało to dziwnie, jakby zapowiedź niezłej przygody. Pięciu polskich myśliwców ogarnęło radosne wzruszenie, a nóż się zacznie. Kurs sto czterdzieści stopni, wkrótce nakazywała stacja radarowa. Nie było już wątpliwości, że to wyraźne naprowadzenie. Czyżby na nieprzyjaciela? Tak, na nieprzyjaciela. Po paru minutach lotu myśliwcy dostrzegli go daleko przed sobą, nieco z lewej strony. Wyraźnie było widać zgrupowanie bombowców, leciały w stronę Francji, zapewne już po wykonaniu zadania, nawet jak gdyby po walce niektóre maszyny dymiły. Nad nimi nieco w tyle szła, jak zwykle osłona, kilkanaście Messerschmittów niemieckich myśliwców, rozbitych w luźnym szyku. Polska eskadra bez namysłu zdecydowała się na atak. Była w pozycji dogodnej od strony słońca. Dodała gazu. Bombowcom idącym z ukosa zamierzała przeciąć drogę jeszcze nad Anglią. Myśliwcy płonęli zapałem. Nareszcie, nareszcie dobiorą się do wroga. Dobrali się, lecz nie tak jak myśleli. Do bombowców nie dotarli. Byli od nich oddaleni jeszcze o dobre trzy kilometry, gdy nagle przed nosem eskadry, zaledwie pięćset metrów od niej, wykwitł zupełnie niespodziewanie klucz Messerschmittów 109, trzech maruderów niemieckiej wyprawy. Nie zauważyli polskiej eskadry cudacznym zbiegiem okoliczności. Wykonując właśnie szeroki skręt, mieli eskadrę pod sobą i za skrzydłem, a poza tym mieli ją wprost pod oślepiające słońce. Susem raptownym dopadł do nich z tyłu klucz majora Keleta. Anglik miał obok siebie sierżantów Eugeniusza Szaposznikowa i Stefana Karubina. Trójka wlazła tamtej trójce na ogon, każdy wziął swego. Zaskoczeni, nic nie przeczuwali. Z odległości stu metrów pierwszy kelet otworzył ogień i w okamgnieniu zapalił środkowego Messerschmittta, gotując eskadrze wspaniałe widowisko. Trafiony samolot wybuchł i ciągnął za sobą jak lisią kitę ogromną pochodnię. Na to dwa boczne Messerschmitty ratując się piorunującym wywrotem znurkowały, lecz równie piorunująco zaatakowali je sierżanci. Nurkowali tak samo, jak kleszcze trzymali się wroga, nie popuścili. Szaposznikow w fantastycznym położeniu, bo prawie głową na dół, precyzyjnie odmierzył poprawkę, spokojnie wycelował pod kadł przeciwnika i kazał mu przejść przez smugę pocisków. Gęstą serią wypruł mu jak gdyby bebechy z żywego ciała. Śmiertelne strzały. Tymczasem karubin, nurkując, trzymał się wciąż ponad Messerschmittem. Nie strzelał, czekał, czuwał. Gdy wreszcie tamten zaczynał maszynę wyciągać z nurkowania, sierżant jak sęp wsiadł mu dosłownie na kark. Z bezpośredniej bliskości trzy krótkie serie w silnik i w grzbiet kabiny, i wróg dymiąc konwulsyjnie staczał się ku ziemi. Walka i zniesienie nieprzyjacielskiego klucza odbyły się w błyskawicznym tempie, znacznie szybciej niż słowa opisu. Trwało to tylko sekundy. Lecz w tych sekundach, za plecami zwycięskiej trójki, rozgrywał się drugi dramat i major Kelet nie przeczuwał, że życie jego wisiało na włosku. Mianowicie w chwili, gdy jego klucz atakował trzech przeciwników nagle z tyłu góry zleciały im na pomoc trzy nowe Messerschmitty. Już z daleka sypały seriami pocisków, by odstraszyć atakujących. Nie odstraszyły. Było zresztą już za późno. Pierwsze trzy Messerschmitty otrzymały właśnie śmiertelne ciosy. Odsiecz w swym zacietrzewieniu popełniła kardynalny błąd. Zlekceważyła sobie dwóch polskich myśliwców ubezpieczających z tyłu eskadrę. Po prostu jak gdyby ich nie było, śmignęła tuż obok nich, zamajaczyła im czarnymi krzyżami na bokach kadłubów i rwała naprzód ku miejscu walki. Za nią na pełnym boście runęła w pościgu polska osłona, porucznik Mirosław Ferić i sierżant Winsze, boczni drugiego klucza. W tej szalonej gonitwie powstała zawiła przeplatanka. Najpierw leciały trzy Messerschmitty, już palące się, za nimi klucz Majora Keleta, za nimi trzy dalsze Messerschmitty, za nimi dwóch Polaków. Odsiecz przeciwnika już dochodziła do Keleta i Szaposznikowa na odległość skutecznego ognia, gdy dwaj polscy myśliwcy ją dogonili. Ferić wziął na cel prawoskrzydłowego. Winsze, lewoskrzydłowego. Obydwaj prawie równocześnie strzelili i obydwaj prawie z jednakim wynikiem. Dwa meserszmity śmiertelnie ugodzone waliły na dół. Jeden buchając czarnym dymem, drugi paląc się wielkim płomieniem, trzeci z nich nieatakowany, zawieruszył się i czmychnął. Zwycięstwo kompletne. Pięć palących się meserszmitów spadało ku ziemi. Jak strącone komety, zło wróżbne dla wroga, istny pogrom. Z dwóch samolotów wyskoczyli piloci na spadochronach, reszta zginęła w ogniu i w gruzach. Zwycięstwo tym znamienniejsze, że przyszło tak gładko, tak bezpośrednio, bez wysiłku i że była to walka zespołowa w najlepszej formie. Była to czysta gra i oszałamiająca. Polskim myśliwcom otworzyły się oczy. Toż to rewelacja Haiken! Zobaczyli, jakie to niezrównane narzędzie w ręku wytrawnych pilotów. Jego osiem karabinów maszynowych to nieprawdopodobna miażdżąca potęga ognia. Wszyscy myśliwcy z wyjątkiem jednego doszli do strzału. Ów szósty myśliwiec, porucznik Zdzisław Heneberg, dowódca drugiego klucza, miał również zwycięską przygodę jedno w chwilę później. Widząc przed sobą klęskę nieprzyjacielskiej trójki, a nieświadom tego, co się działo za nim i że tam jego boczni związali się w walkę, pokiwał na nich skrzydłami na znak, by poszli za nim i skierował się w stronę, gdzie spostrzegł cztery sylwetki nowych meserszmitów. Przeciwnicy byli oddaleni o dwa tysiące metrów i dziwnie zdenerwowani. Wszyscy czterej wykonywali ubezpieczające esy. Henneberg łatwo ich dogonił, lecz wówczas przekonał się z osłupieniem, że jest sam, bez pomocy. Nie cofnął się. Było, nie było, postanowił i on zdobyć swego Adolfka. Wyga, doświadczony, nie rzucił się na oślep do ataku, na samobójstwo. Zajął dogodne stanowisko. Kilkaset metrów z góry i z tyłu za czwórką. Tak postępował za nią i czychał niecierpliwie. Mila w mile. Wilk pędzący chyłkiem za stadem. Przelecieli większą część kętu i zbliżali się do kanału. Z boku było dower. Messerschmitty choć w przewadze nie okazywały wcale ochoty do walki. Uciekały raczej w popłochu. W pewnym momencie powstało między nimi jakieś zamieszanie. Jeden z nich odskoczył o kilkaset metrów od reszty. Henneberg jak gdyby na to czekał. Na pełnym gazie rzucił się z góry w powstałą lukę. Zanim niemiecki samolot zdołał wrócić do swej grupy, Henneberg dopadł go z boku i wpakował mu dwie krótkie serie. Czarny krzyż ostro skręcił i znurkował. Henneberg za nim. Jeszcze dwie krótkie serie. Messerschmitt zakopcił. Byli już nad brzegiem morza. I jeszcze jedna seria. Samolot wciąż spadał kamieniem. Nagle straszliwa fontanna wody i potem długi biały ślad pod powierzchnią, jakby gigantycznej torpedy. Ślad sunął coraz głębiej, coraz bardziej się zanurzał, zlewał z otoczeniem i w końcu Schmidt znikł zupełnie z oczu. Na lotnisku nieopisana radość. Piloci, mechanicy i w ogóle cała obsługa wszyscy się domyślali. Wszyscy już wiedzieli. Wylegli na dwór. Harikeny wracały jeden za drugim, i każdy, zwyczajem myśliwców, robił przed lądowaniem beczkę na znak swego zwycięstwa. Podniecenie nie było końca. Po piątym harikenie przerwa. Minęło dziesięć minut, minął kwadrans. Brak szóstego myśliwca. Niepokój. Lotnicy daremnie śledzili niebo. Najbardziej niepokoił się kapitan Witold Żyborski, adiutant dywizjonu, najtroskliwszy tata i dobry duch całej tej czeredy. Wtem na niebie punkcik rośnie. Leci szósty. Porucznik Heneberg cały i zdrów. On także nie gorszy, miał szóstego Messerschmitta. Więc podczas gdy nad głowami kolegów wykręcał triumfalną, zamaszystą beczkę, w oczach taty zakręciła się ukradkiem łza. Z radości i z dumy. I z przeczucia, że nadchodziły ich wielkie, ważne dni czynu i chwały. W sprawach osobistych Anglicy często umieją zdobyć się na uczciwość. Poprawdę, major Kelet nie bardzo lubił Polaków i miał im za złe to i owo, lecz w tej chwili, obezwładniony cudacznym wzruszeniem, zaczął nawet ściskać dłonie myśliwców. Mimo woli musiał przyznać im rację, chociaż nie bez lekkiej zazdrości. To myśliwcy przedniej klasy. Dziwił się, że umieli tak walczyć w karnym zespole, umieli także i z samego gniazda szerszeni porywać z zuchwałą fantazją ofiarę. I am delighted telegrafował do Polaków tego dnia angielski generał dowódca brytyjskiego lotnictwa. W kilka dni później, po nowych wyczynach powtórzyła to samo za nim cała Brytania, zdumiona i zachwycona. A w dwa tygodnie później cały świat Dywizjon 303 zwycięskim lotem wystartował do bitwy o Brytanię. Koleżeńskość. Dover, przyczółek Wielkiej Brytanii, był kątem szczególnie doniosłym. Ziemia tam ważna i niebo ważne. Na niebie niby stada pasących się owiec. Wydymały się pulchne balony zaporowe. Śmieszne i nieporadne, lecz groźne i złe. Śmiałek z powietrza mógł zaplątać się w ich linach i spaść na śmierć. Dla swoich to niewinne baranki. Dla wroga ciernie wokół. Więc wróg nienawidził tych balonów i uparcie na nie polował. Szedł cały dywizjon Messerschmittów od południowego zachodu od strony Hastings. Klucze kryjąc się wśród rzadkich chmur ukradkiem jak złodzieje zbliżały się wzdłuż brzegu do dąwru. Chciały zaskoczyć. Lecz zanim mogły pomyśleć o nurkowaniu na balony, same zaskoczone ujrzały przed sobą brytyjskich myśliwców. Byli to Polacy z Dywizjonu 303. Był dzień 2 września. Nastąpiła walka kołowa, jakiej Dower jeszcze nie widział. Przeszło dwadzieścia maszyn, zataczało to koła, to elipsy, to wywroty, to lopingi i w tej szalonej kotłowaninie było tyle niesamowitego wdzięku, że patrzącym z dołu walka wydawała się raczej pląsem, raczej turniejem średniowiecznym, aniżeli rzeczywistością wojny totalnej. Messerschmitty długo nie wytrwały. Nikogo jeszcze nie zestrzelono, lecz Polacy na zwrotniejszych harikenach coraz widoczniej nabierali przewagi i coraz łatwiej dopadali do ogonów przeciwnika. Ten i ów Messer Schmidt, zbyt gorąco przypierany, zaczął dawać nura i wyrwawszy się ze zgiełku, pędził nad kanał Francji. Coraz puściej robiło się nad Douvrem, aż w końcu w powietrzu pozostały po samolotach tylko same białe smugi, niby cienkie, długie ogony uciekających. Gonitwa przeniosła się nad kanał. Messerschmitty mknęły jak spłoszone jelenie, ścigane zapamiętale przez harikeny. Polski dywizjon wykonał swe zadanie. Przepędził wroga znad dowru. Jednym z goniących był porucznik Ferić. Dwa dni temu odniósł świetne i tak łatwe zwycięstwo, więc dziś się uparł, że zdobędzie drugiego Adolfka. Schmidt, którego sobie upatrzył, czuł widocznie pismo nosem. Wiercił się niespokojnie, wykonywał uniki zupełnie zbyteczne po prostu, nie trzymał w garści nerwów. Pozwoliło to Fericiowi, po wpakowaniu w silnik pełnego gazu, przybliżyć się do uciekającego na przyzwoitą odległość. Z trzystu metrów wyrżnął do niego serię pocisków. Reakcja była niespodziewana i Fericia aż zatkało ze zdumienia. Przeciwnik zwalił się na skrzydło, i wykręcił najprawidłowszą beczkę, po czym leciał sobie dalej po prostej linii. Błazeński teatralny gest, potrzebny mu w tej chwili jak umarłemu kadzidło. Żółto dziób, pomyślał Feric i postanowił przeciwnika wykończyć jak najszybciej. Było pilno. Przed nim na dole widniał coraz wyraźniej brzeg francuski, najeżony tu zjadliwą obroną przeciwlotniczą. Wskutek beczki Messerschmitt stracił dalsze sto metrów wyścigu. Felić patrzał na niego przez celownik i przyjemnie było patrzeć. W samym środku czerwonego kręgu tkwił olbrzymi kadłub nieprzyjacielskiego samolotu, szary jak dziki gołąb i jak gołąb bezbronny. Pociski drugiej serii poszły wprost na niego. Messerschmitt ostro znurkował. Feridź piką rzucił się za nim, lecz nagle, ku jego przerażeniu, stało się coś strasznego. Ciemno w kabinie. Zakryła ją tajemnicza zasłona. Jakiś płyn trysnął z silnika i oblał z zewnątrz szyby. Po ciemnozielonej barwie Feridź natychmiast poznał, że to oliwa. Włosy zjeżyły mu się na głowie. Pękły przewody z oliwą. Oczywiście myśliwiec od razu zaniechał pogoni, Wyciągnął samolot z nurkowania i zawrócił ku Anglii. Nie mógł udowić przeciwnika, ale o tym już nie myślał. Bliższa mu była własna skóra. Otworzył kabinę i chustką nieco przetarł szybę przeciw pancerną. Stało się widniej. Wtem nowy dreszcz. Z rur wydechowych zaczęły buchać gęste kłęby dymu. Wyglądało to, jak gdyby maszyna lada chwila miała stanąć w płomieniach. Feric odpiął na wszelki wypadek pasy, by móc łatwiej wyskoczyć. Czekał i ze zgrozą spozierał na dół, gdzie skoczy. Morze wyglądało jak ponura płyta ołowiu. Myśliwcy nigdy nie lubili morza, lecz teraz Fericiowi wydało się ono uosobieniem piekła. Ogień nie wybuchł, lecz stała się rzecz równie katastrofalna. Bez dopływu oliwy silnik zatarł się i zaczął trząść tak gwałtownie, jak gdyby to była jazda po twardej grudzie. Ferić pośpiesznie wyłączył benzynę. Silnik przestał pracować. Samolot, zdany już tylko na własne skrzydła, szedł dalej lotem ślizgowym. Była to jego ostatnia możliwość ratunku. Wysokości miał blisko dwadzieścia tysięcy stóp, a do Anglii było dwadzieścia pięć kilometrów. Czy się to ślizga? Samolot był już tylko wielocetnarową masą metalu spadającą, powoli z góry, bezwładną, a posłuszną złowieszczej woli, prawu przyciągania ziemi. Więc czy dociągnie? Lecz to był kłopot mniejszy. Ferić miał inną udrękę gorszą. Miał stracha. Był zupełnie bezbronny. Owego dnia 2 września nad Anglią toczyły się walki w całej pełni. Tędy musiały wracać Messerschmity. Ferić lecący powoli jak żółw, z dymiącą maszyną, niezdolną do manewru, bezbronny Ferić, rzucał się w oczy każdemu w obrębie kilkunastu kilometrów i pierwszy lepszy pędrak mógł go zatłuc jak wróbla w klatce. Ferić miał duszę na ramieniu. Miał wrażenie, że mu połamano ręce i nogi. Nie był już dumnym myśliwcem, gotowym wyzwać do boju cały świat. Był nędznym robakiem, był żołnierzem bez broni. Już go wykryli. Widział przez zapapraną szybę, że z boku jakiś samolot sunął prosto na niego. Był pięćset metrów, już trzysta, już powinien był strzelać. Ferić. Wytrzeszczał w jego stronę oczy, jakby wzrokiem chciał go odeprzeć. Lecz przybysz nie strzelał. Przeciwnie. Był to przyjaciel, podporucznik Łokuciewski. Z daleka dostrzegł biedy Harrykena i przyleciał na pomoc. Poznał Ferycia. Dał mu znak ręką, że pozostanie w pobliżu i będzie czuwał. Po chwili dołączył się do nich drugi Harryken, i był to również swój z polskiego dywizjonu porucznik Ludwik Paszkiewicz. Gdy Paszkiewicz zauważył dziwny pochód, przerwał pościg za wrogiem i przybył. Obok fericia leciało ich teraz dwóch. Osłaniali go. Wiedzieli, że narażą się na największe niebezpieczeństwo w razie ataku liczniejszego przeciwnika, bo nie będą uciekali. W obronie towarzysza gotowi byli zginąć, i nie mieli co do tego żadnej wątpliwości, pozostaną przy nim. Na dole, w oparach ziemi, sprawy życia i śmierci były zawiłym, męczącym, często nierozwiązalnym zagadnieniem. Na wysokości siedmiu tysięcy metrów sprawy życia, śmierci i poczucia obowiązku układały się w prosty, wyrazisty sposób. Tak samo jak wyrazistsze było słońce tu niż na dole. Feryć doznał odprężenia nerwów. Minęła najgorsza chwila i mógł teraz spokojnie zająć się maszyną. Kłęby dymu na szczęście znikły. Myśliwiec skupił całą uwagę na pilotażu i pilnował, by w ślizgu wyzyskać jak najoszczędniej nośność skrzydeł. Wszystkich trzech niepokoiła jedna i ta sama myśl czy Ferić dobrnie do Anglii. Czy też wpadnie do morza? Minęli już środek kanału. Anglii widzieli coraz lepiej, chociaż brzeg zbliżał się okropnie powoli. Niespokojny wzrok wracał wciąż do tablicy wysokościomierza. Wskazówka chyliła się bezustannie, z nieugiętą, okrutną cierpliwością. Bezduszny zegar, jak gdyby pisał na człowieka wyrok: osiem tysięcy stóp wysokości, siedem tysięcy pięćset. 7200. Wtem ubezpieczający myśliwcy ujrzeli daleko przed sobą dwa samoloty. Szły im naprzeciw w kierunku Francji, nieco z boku i znacznie wyżej. Po kształcie poznali je niezwłocznie. Dwa Messerschmitty 109. Niemcy zauważyli ich również. Widocznie zaintrygowani nieruchawym lotem zwęszyli łatwy łup. Skręcili z drogi i wzięli kurs na trójkę Polaków. Paszkiewicz i Łokuciewski przygotowali się do walki. Wzbili się w górę i poczęli zataczać czujne kręgi wysoko nad samolotem fericia. Messerschmitt okrążyły trójkę, weszły na jej tyły i mając wielką przewagę wysokości, postępowały za nią. Przez chwilę się wahały, co począć. Potem na nowo podjęły okrążający manewr i znalazły się dokładnie od strony słońca. Zajęły postawy do ataku. Dwaj polscy myśliwcy latając bez przerwy nad fericiem nie spuszczali przeciwnika z oczu. W ich spokojnym krążeniu przebijało twarde postanowienie. Pierścienie, jakimi kryli przyjaciela, miało chyba magiczne zaklęcie. Wróg zaczął rozumieć, że zanim dosięgnie bezbronnego, natrafi na szpony. Messerschmitty zwlekały. Zbliżyły się jeszcze bardziej na pięćset metrów, lecz wciąż odraczały atak. Obserwowały wnikliwie i chciały widocznie wypatrzyć słaby punkt obrony. Płynęły sekundy, brzemienne jak wiek. Niemcy zbyt długo czekali. Minęła ich chwila. Zwątpili. Przegrali decyzję. Nagle skręcili i spokojnie lecieli dalej do Francji. Wysokościomierz był nieubłagany. Pięć tysięcy stóp wysokości, cztery tysiące pięćset, cztery tysiące, jeszcze sześć kilometrów, jeszcze pięć. Brzeg był coraz wyraźniejszy. Trzy tysiące pięćset stóp wysokości, trzy tysiące. Jakiś przejmujący wyścig między dwoma współzawodnikami odległością i wysokością która strona zwycięży? Morze podnosiło się coraz wyżej. Widać już było poszczególne fale, lecz równocześnie widać też domki na brzegu. Jeszcze kilka minut i jakby zwycięstwo przechylało się na stronę skrzydeł. Tak, przechylało się, tak, skrzydła wygrały. Dobre, poczciwe skrzydła. Wierne człowiekowi. Właśnie samolot przelatywał linię brzegu. Dziewięćset stóp wysokości. Wygrał. Ocalił ludzkie życie. Myśliwcy odetchnęli z ulgą, i gorące uczucie wdzięczności zalało im serca. Nie mogli milczeć. Pal sześć wszystkie regulaminy służbowe. Halo, halo, wołał Fericz ochrypłym nieco głosem do mikrofonu, a gdy przyjaciele się odezwali, rzekł wzruszony. Dziękuję wam. Lecz tamci bronili się żartobliwym uśmiechem. Łokuciewski odpowiedział Cały psa w nos. Czy stawiasz dziś whisky? — Chociażby dwie. Za mało, trzy. I podczas gdy ubijali swe wiskowe targi, porucznik Feric szukał wzrokiem pola do przymusowego lądowania. Wysoko w górze, w powietrzu, sprawy życia, śmierci i poczucie obowiązku układały się w prosty, wyrazisty sposób. Były to trzy, żelazne, niezłomne potęgi. A jednak czasem na ich twardym podłożu wyrastał miękki, cenny kwiat koleżeńskość kwiat cenny i dziwny, bo gdy raz wykiełkował i wyrósł, zdolny był potem przetrwać szorstkie wichry i znieść najcięższe burze przez długie lata. A gdy kul zabrakło Zawziętość jest bronią równie zabójczą jak karabin. Żołnierz zawziętszy zawsze zwycięża. Zwycięża, bo jego wola jest sprężystsza, jego ramię wytrwalsze, jego wzrok przenikliwszy, jego pociski trafniejsze. Nie było w tej wojnie myśliwców zawziętszych niż Polacy. Oto mały, chłopięcy sierżant Stefan Karubin. Wyglądał na dwudziestoletniego. Był trochę starszy. Okrągła twarz skora do uśmiechu, lecz oczy harde, żarliwe, zaczepne, czarne. Owego dnia gonił ze swym Dywizjonem 303 nad ujściem Tamizy wyprawę nieprzyjacielskich bombowców. Inni dogonili, on nie dogonił. Kilkunastu niemieckich myśliwców zaatakowało po drodze jego klucz. Karubin wywrotem poszedł w dół i umknął im. Lecz przy tym stracił łączność z dywizjonem. Niżej nawinął mu się na celownik samotny, Messerschmitt. Pierwsza seria pocisków przeszła obok niego bez wyniku. Pojedynek. Gwałtowne krążenie. Przerzucanie się przez plecy. Dzięki większej zwrotności Polaka. Wejście tamtemu na ogon. Długa seria. Zwycięstwo. Messerschmitt zaczął spadać do ziemi z olbrzymim warkoczem dymu. Całą walkę stoczył młody myśliwiec na zimno, bez wzruszenia, prawie bez zastanowienia, nie jak człowiek z krwi i z nerwów, lecz jak aparat ze stali. Sprawne, doskonałe narzędzie zaprawione do boju w dobrej szkole. Krew i nerwy i człowiek i szewska pasja zbudziły się w nim dopiero w chwilę później. Karubin wciąż jeszcze patrzał z zadowoleniem na agonie wroga. Widok najmilszy dla oczu myśliwca, gdy piorun trzasnął z jasnego nieba. Zdradliwe smugi pocisków zawirowały nad jego głową. Nowy przeciwnik! Nieoczekiwany atak wyrwał zwycięzcę z sielanki i chociaż myśliwiec ostrym skrętem uszedł u niebezpieczeństwa, zatrząsł się z przerażenia i z oburzenia. Ach, cholera ciebie! Warknął jak zły pies, gdy Schmidt tuż obok niego szurnął w dół błyskawicą. A za nim, w pewnej odległości, dwa ścigające go harikeny. Sierżant, nie namyślając się, również dał nura i poszedł ich śladem. Zeszli nad samą rzekę do lotu koszącego. Najpierw Schmidt, potem dwa harikeny, potem Karubin. Minęli białe domki Gravesendu, wypłukane przez morskie wiatry i lecieli jak potworne mewy obok mew prawdziwych, obok zielonych łąk i szarych żagli, tysięcy żagli i rybackich statków. Mijali najosobliwsze u stronie Anglii ujście Tamizy. Opary londyńskie, zabarwiające popołudniowe słońce na różowo i na żółto, stwarzają tu, na pograniczu wody i lądu, niezwykłą grę świateł. Urok tych blasków i bujne piękno masztów urzekało od pokoleń angielskich malarzy. Przybywali tutaj jak do swego sanktuarium. Tu czerpał natchnienie sam Turner. Dziś grzmot ośmiu silników, jak ryk z czeluści piekielnych szarpał nadrzeczną ciszę i głuszył wszystko, co żyło nad wodą. Jakiś przejmujący symbol dnia dzisiejszego, symbol w swym składzie szczególnie wymowny. Leciał Hitlerowiec, dwóch Brytyjczyków i Polak. Burząc odwiecznego ducha tamizy, czterech myśliwców było tylko drobną cząstką upiornej machiny. Dziwnej machiny, wstrząsającej w posadach całym światem i porywającej w swe tryby wszystkie narody, a przecież mającej tutaj odpowiedzieć tylko na jedno pytanie pozornie tak proste: czy wśród mgieł ujścia tamizy nadal będzie unosiło się angielskie natchnienie? Uciekający Messer Schmidt opuścił rzekę skrętem w prawo, wpadł nad rozległe łąki i lotem południowo-wschodnim przeleciał hrabstwo Kentu, biorąc najbliższą drogę ku Francji. Karubinowi nie podobał się pościg. Adolfek rwał szybko i gotów był uciec. Dwa harikeny jakoś nie mogły go dogonić i pozostawały wciąż daleko za nim. Myśliwiec władował Bosta. Maszyna zawyła jakby biczem podcięta i gwałtownie skoczyła do przodu. Karubin odczuł rozkosz jeźdźca wbijającego ostrogi w bok rumaka. Naraz zrobiło mu się wesoło na duszy i ni stąd ni zowąd zaczął nucić pod nosem. Jak to na wojence ładnie, kiedy ułan! Hucząc na najpełniejszym gazie, dopędził łatwo dwa harikeny, wyminął je, prześcignął. Koło Rochesteru zaczął zbliżać się do Messerschmitta. Był wtedy pięćset metrów za nim. Wciąż w locie koszącym blisko ziemi. Czarny krzyż rósł w oczach. Sierżanta rozparła nagle żołnierska czułość do swej maszyny. Cudo maszyna! Rżnie jak sto piorunów. Już tylko 300 metrów. Karubin sprawdził ostatni raz szybkim spojrzeniem spust karabinów maszynowych. Był odbezpieczony. Nie naciskając kciukiem przejechał po nim delikatnie, pieszczotliwie. Lecz jednocześnie ów kciuk był jak szpon drapieżnej bestii. Mógłby już prawie strzelać. Messerschmitt leciał po prostej linii. Łatwy cel. Ale strzelać ani mu się nie śniło. Bliżej, bliżej. Karubin miał czas. Wrók mu nie umknie. Sto pięćdziesiąt metrów, sto. Siedemdziesiąt, dosyć. Myśliwiec wyłączył bosta. Wziął na cel i strzelił. Dokładnie z tyłu, wprost poprzez ogon Messerschmitta. Do licha. Nie widać skutku. Tamten jak uciekał, tak ucieka. Karubin, niezbity z tropu, nieznacznie skręcił i drugą serię posłał z ukosa w bok przeciwnika, tam gdzie był on najwrażliwszy na pociski. I dobrze zrobił. Przeszył jakąś żywotną arterię. Z Messerschmitta poszła cienka smuga dymu, jak cienka struga krwi ze zranionego zwierza. Nie, to nie była żywotna arteria. Messerschmitt nie wybuchł ogniem, a dymu sączyło się coraz mniej. Przeciwnik mknął wciąż na niezmniejszonej szybkości. Myśliwiec zacisnął szczęki, jeszcze bardziej zbliżył się do wroga, deptał mu już prawie po piętach, wycelował, i sam owłosnie zginął w katastrofie. Zapatrzony w celownik nie widział, że Schmidt skierował się prosto na drzewo. Niemiec w ostatniej chwili przeskoczył wierzchołek, natomiast karubin nieledwie nie wpadł na drzewo. Poderwał maszynę. Gałęzie uderzyły o spód kadłuba, lecz szkody na szczęście nie wyrządziły. Samolot mknął dalej cały. Jeno karubin oblał się potem. Przeklęta jucha! Pomyślał o chytrym broku. Z bezlitosnej odległości bodaj czy pięćdziesięciu metrów za Messerschmittem otworzył ogień po raz trzeci. Lecz opisać jego zdumienie i srogi zawód prawie, że ból, gdy padło tylko kilkanaście pocisków i potem karabiny smętnie zamirkły. Koniec amunicji. A tamten wciąż leciał i leciał. Paskudny kawał. Chociaż myśliwiec sobie uświadomił, że nic w tym dziwnego. To przecież drugi przeciwnik, do którego dziś strzelał. Odszedł w bok i zrobił miejsce dwom harikenom do ataku. Lecz rzut oka w tył przekonał go, że ich pościg był beznadziejny. Zbyt daleko pozostały w tyle. Nie dociągnął. A tu na ziemi jakieś miasteczko. Jakieś szare mury opactwa. Chyba Canterbury. Już Canterbury. Do morza zaledwie trzy, cztery minuty. A Schmidt wciąż wyrywał co sił, na pełnej szybkości. Nic go nie powstrzymywało. Nikt mu drogi nie zagradzał. Rozpacz ogarniała Karubina i nagła, niepohamowana złość. Oczy wyszły mu z orbit, straszne, nieprzytomne oczy. Miał z wrogiem porachunki, już nie tylko żołnierskie. Inne, gorsze. Ludzkie. Musiał hitlerowca zniszczyć za wszelką cenę. Za wszelką cenę zniszczyć. Dodał gazu, odszedł jeszcze dalej w bok, wyprzedził uciekającego. Potem nagle w desperackim rozpędzie skręcił i walił. Oszalała torpeda wściekłości. Walił w stronę Messerschmitta, jak gdyby chciał z nim się zderzyć. Nie zderzył się. Przeleciał tuż nad maszyną wroga, tuż o metr, a może było to mniej niż metr, ponad jego szklaną kabiną. Przez ułamek sekundy karabin ujrzał pod sobą twarz pilota zwróconą w górę, strasznie wykrzywioną, w śmiertelnym przerażeniu i minął. Głuchy, potężny huk za nim. Wróg nie wytrzymał napięcia, uległ. Drgnęła mu na sterze ręka. Wystarczyło jedno drgnienie. Nabierając wysokości myśliwiec zataczał koło i wracał na miejsce, gdzie Messerschmitt zarył się w ziemię. Ogromny obłok kurzu i dymu. Wśród rozrzuconych szczątków wybuchały nowe płomyki. Jedno skrzydło odleciało o pięćdziesiąt metrów, resztki drugiego o sto metrów. Z żywego przed chwilą wroga pozostały tylko kupy gruzu i ciemna chmura kurzu. Harubin krążył dokoła i poił się obrazem zniszczenia. Miał znowu swe zwykłe oczy. Harde, żarliwe, zaczepne. I on, mały polski sierżant, czerpał niedaleko ujścia tamizy natchnienie. Swe własne, swoiste, wojenne natchnienie. Nie było w tej wojnie myśliwców zawziętszych niż Polacy. Ich zajadłość na wroga, jakże zrozumiała, Stworzyła już szereg legend powtarzanych przez prasę całego świata, w których samobójczy zuch po wystrzeleniu amunicji rzucał się swym samolotem na samolot nieprzyjaciela i oczywiście razem z nim ginął. Tymczasem naga rzeczywistość była bardziej fantastyczna niż legenda. Polski myśliwiec po wystrzelaniu amunicji w istocie rzucał się na wroga, lecz ginął. Tylko wróg. Raz na wozie, raz pod wozem. Bitwa wrzała. Dzień w dzień wdzierały się na niebo Anglii niemieckie bombowce. Biły jak taranem w ów bastion, by go skruszyć i zburzyć. Hitler był zdumiony. Bastion wciąż się trzymał. Hitler był rozjuszony. Bastion nadal się bronił. W trzecim tygodniu bitwy o Brytanię najeźdźcy stwierdzili, że jeszcze nie opanowali powietrza Anglii, więc zmienili taktykę. Całą swą powietrzną potęgę, cały napór swej Luftwaffe rzucili na jeden cel. Brytyjskie myślistwo. Należało je raz na zawsze wyplenić z korzeniem. Przez pełne dwa tygodnie, pod koniec sierpnia i na początku września, Bombowce ich szalały przeciw angielskim lotniskom, podczas gdy niemieccy myśliwcy starali się wytępić przeciwnika w powietrzu. Lecz przeciwnik wciąż się bronił. Hitlerowcy, upojeni butą, tego nie rozumieli. Obwieścili już światu swe zwycięstwo, że Anglię zgnietli, że opór jej złamali, a tymczasem co dzień od nowa na ich spotkanie zrywały się z ziemi brytyjskie eskadry, Niezgniecione, niezłamane, śmiałe, odpierały ciosy, szarpały wroga i zadawały mu rany trzykrotnie liczniejsze niż same ponosiły. Była to walka uporczywa i nadludzka z brutalną przemocą, a jednak co dzień nacierające fale rozbijały się o twardy granit brytyjski. Hitlerowcy nie przewidywali, że jest tak twardy. W owym czasie dnia 5 września Dywizjon 303 odniósł chwalebne zwycięstwo. Na ogólną liczbę 39 niemieckich samolotów strąconych tego dnia zestrzelił 8, sam ponosząc stratę tylko jednej maszyny, przy czym raniony myśliwiec ocalał. Częste zwycięstwa polskich myśliwców wzbudziły w tych dniach wątpliwości dowódcy lotniska w Nordholt. Grup kapitana pułkownika Stanley'a Vincenta posądzał Polaków o machlojki o przesadę w raportach o powietrznych zwycięstwach. Cichym wichrzycielem w tej sprawie był niezawodnie major Ronald Kelet, brytyjski dowódca dywizjonu 303, niezbyt chętny swym Polakom. Grup captain Vincent, chcąc osobiście przekonać się o stanie rzeczy, Wzbił się owego dnia 5 września w powietrze równocześnie z dywizjonem 303 i miał szczęście. Zachwycony był naocznym świadkiem brawury i szatańskiej sprawności polskich myśliwców. W dziewięć maszyn, bo tego dnia tylko tyle mogło wystartować, dywizjon 303 rzetelnie rozbił wyprawę Junkersów, strącając trzy bombowce, a gdy w tym momencie nadleciała chmara Messerschmittów z odsieczą i tę rozgromiono przykładnie, Niszcząc cztery maszyny. Wszyscy Polacy wrócili żywi na ziemię, stracili tylko jednego halikena. Nie dość tego, Wincent widział jeszcze, jak jeden z Polaków, sierżant Kazimierz Winsze, uratował majora keleta. Kelet znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie na skutek ostrego ataku Schmidta, ale zanim ten zdążył zgładzić Anglika, sierżant Winsze, widząc majora w opałach, błyskawicznie dorwał się do Niemca. I rozerwał go ogniem w kawałki według relacji eugeniusza Banaszyka. Good heavens! zawołał Wincent, gdy wkrótce wylądował na lotnisku Nordholt. Oni są naprawdę tacy. To wspaniali szaleńcy. Następny dzień, szósty września, w planach niemieckich, miał być sądnym dniem dla myślistwa brytyjskiego i miał roznieść je całkowicie. Od samego rana Luftwaffe przybywała w jeszcze większej niż dotychczas liczbie i użyła nowego sposobu, nader niebezpiecznego dla obrońców Anglii. Myśliwcy jej nie tylko towarzyszyli bombowcom jako osłona, lecz niezależnie od nich zasiali całe niebo patrolującymi dwójkami, tworząc żywy pomost od brzegu kanału daleko w głąb kraju. Niebo wyglądało jak akwarium z wieloma rybkami. Oświadczył później jeden z myśliwców walczących tego dnia. Dywizjon 303 wystartował o godzinie 8:45 przed południem, znowu tylko z dziewięcioma maszynami. Radio z Ziemi, jak zwykle, wyznaczyło kierunek lotu południowy wschód. Po przebyciu połowy drogi między Londynem a Wybrzeżem myśliwcy zauważyli owo niepokojące zjawisko niezliczone patrole Messerschmittów szły dwójkami bardzo wysoko, na pułapie nieosiągalnym dla harikenów. Niektóre z nich krążyły w jednym miejscu, inne, zataczające esy, posuwały się ku północy w głąb Anglii. Z ziemi nie było ich wcale widać na tej wysokości, natomiast obecność ich zdradzały białe smugi powietrzne, jakie samoloty pozostawiały za sobą. Na niebie czystym jak kryształ smug było coraz więcej i w końcu wyglądało to, jak gdyby niewidzialny pająk zarzucał na cały kraj olbrzymią, złowieszczą pajęczynę. Groźny pająk naprawdę gotował zasadzkę. Dywizjon 303 pomimo obecności przerażającego wroga nad nim leciał w nakazanym kierunku. Wytężał całą swą czujność, pilnując góry i tył. Leciał bardzo niewygodnie, pod samo słońce oślepiające oczy. Trudno było śledzić, co działo się przodzie. Unosiła się tam mleczna, zamglona poświata, pełna słonecznych połysków, zaczajonych tajemnic i niespodzianek. W pewnej chwili z tej białej zasłony wyłoniło się zgrupowanie nieprzyjacielskich bombowców. Sunęło w kierunku Londynu i właśnie mijało Polaków o jakie dwa tysiące metrów na prawo. Miało za sobą osłonę z Messerschmittów, którą w tej chwili atakował dywizjon Spitfire'ów. Dogodna sposobność. Dowódca polskiego dywizjonu bez namysłu zdecydował się na natarcie i zataczając skręt w prawo rzucił się na pełnym gazie w stronę bombowców. Dywizjon cały szedł za nim. Daleko nie zaszedł. Z góry spadła szarańcza. Jak wściekłe psygończe zleciały się nagle Messerschmitty z przodu, z tyłu, z boków. Z potrójną przewagą wysokości, szybkości i słońca, w dodatku do czwartej przewagi przytłaczającej ilości, zaatakowały dziewięciu myśliwców. Atak był druzgocący. Zaraz na pierwszy ogień poszedł samolot majora Zdzisława Krasnodębskiego, dowódcy dywizjonu. Sam major, jeden z najznakomitszych myśliwców polskich, ciężko poparzony, ratował się spadochronem. Wartość bojowa myśliwca ujawniała się nie tylko w ataku, lecz również i w obronie. Przede wszystkim w obronie. Podczas gdy każdy żołnierz lądowy miał ziemię i łatwy sposób ukrycia się przed pociskami wroga, myśliwiec na wysokości sześciu tysięcy metrów nie miał dokoła siebie nic prócz pustego powietrza. Ratował go jedynie błyskawiczny manewr i wyjątkowa, nadprzyrodzona przytomność umysłu. Gwałtowny atak Messerschmittów w tak dogodnych dla nich warunkach powinien był zniszczyć w pierwszym uderzeniu wszystkich dziewięciu myśliwców. Zniszczył tylko jednego. Reszta wyrwała się karkołomnymi wywrotami z kleszczy i już w następnej sekundzie wytrąciła wrogowi przewagę zaskoczenia. Jego pociski biły w próżnię. Zawrzała walka. Wywiązały się pojedynki. Powstał nieopisany chaos. Dywizjon 303 wyszczerzył swe zęby bojowego wygi i wysunął zadzieżyste pazury. Nie dał się sprzątnąć od razu. Porucznik Witold Urbanowicz, który niedawno przybył do 303 z brytyjskiego dywizjonu 145, na widok zbliżającego się żółtego pyska Messerschmitta odruchowo ściągnął drążek startowy i ostro skręcił samolot, a w oczach pociemniało lotnikowi. Przeszyła go bolesna świadomość, że w chwili tej słabości zestrzeli go nieprzyjaciel. Nie zestrzelił. Po odzyskaniu przytomności urbanowicz ujrzał Schmidta przed sobą nurkującego. Rzucił się na niego. Krążyli dokoła siebie raz, jeszcze raz. Coraz węziej, coraz drapieżniej. Za trzecią rundą urbanowicz dotarł do ogona przeciwnika i strzelił z odległości sześćdziesięciu metrów. Pierwszy palący się messerschmitt wypadł z walki. Sierżant Stefan Karubin, mały zawzięty Karubin, sprzątał tymczasem drugiego Schmidta a widząc poniżej trzy bombowce, Heinkle trzy spikował na nie. Obsypał je gradem pocisków i maszynę z prawego boku strącił w płomieniach, lecz w tej chwili sam trafiony pociskiem armatki musiał ratować się wywrotem. Raniony w nogę i udo, z potłuczonymi zegarami, z wyrwanym bokiem kabiny i poszarpanym skrzydłem, żałosny inwalida, jednak cało wylądował gdzieś na łąkach południowego kętu. Zanim go rozkrupali, odgryzał się walecznie. Sierżant Wunsze pędził na pomoc spitfajerowi, który leciał prosto, jakby nie wiedział o tym, że na ogonie siedział mu Messer Schmidt i grzał do niego jak do tarczy. Wunsze dopadł u przeciwnika, który po dwóch seriach polaka wykręcił się przez plecy niby w kurczu i z dymem walił w dół. O chwilę za późno. Spitfajer również dymił a pilot jego wyskakiwał z kabiny. Tymczasem z różnych stron nieba zlatywały się wciąż nowe Messerschmitty. Prawdziwa zgraja głodnych szakali wężących pewny żer. Wszystkie jak zapamiętały pędziły w to jedno miejsce. Było ich w końcu przeszło sto. Było ich tak wiele, że w zgiełku przeszkadzały same sobie. Harikenów i Spitfire'ów, które jeszcze pozostały, nie stać już było na normalną walkę. Wykonywały tylko same obronne uniki, wykręcały się rozpaczliwie, jak piskorze, lecz wysmykując się jednym innym, wpadały pod karabiny. Ale nawet w takich tarapatach nie traciły ducha. Oto porucznikowi Fericiowi, samemu ściganemu, nawinął się na celownik lekkomyślny Messer Schmidt, jak wymarzony obraz, dłuższa seria. Czarne krzyże się paliły. W powstałym zamieszaniu Ferić pikował kamieniem i szczęśliwie odgryzał się nieprzyjacielowi. Gorzej powiodło się brytyjskiemu kapitanowi, Atolowi Forbesowi z 303. On także zwalił jednego Messerschmitta, lecz sam roztrzaskany musiał skakać na spadochronie. Minęło natężenie walki. Dramat się kończył. Umknęły z pułapki ostatnie harikeny i Spitfajery. W powietrzu pozostały same Messerschmitty, lecz i one, wyczerpane walką, czym prędzej wracały do Francji na resztkach paliwa. Pustoszały przestworza, warkot znikał. Cisza znów nastała nad wzgórzami, Wildu i Doliną Kętu. Na ziemi dopalało się kilkanaście samolotów. Z ospałą cierpliwością wciąż jeszcze opadało kilka spadochronów, jak wielkie pieczarki z nieba. Dywizjon 303 poniósł tego dnia dotkliwe straty. Na dziewięć maszyn miał pięć zniszczonych, a czterech myśliwców było rannych. Zabity żaden. Natomiast maszyn lub dwafe, Dywizjon strącił siedem. Lecz nie w tym leżało jego zwycięstwo. Zasługą jego było to, że w dniu, w którym hitlerowcy sądzili, że zadadzą ostateczny cios brytyjskiemu myślistwu, polski dywizjon stawieniem hardego czoła i zaciekłym oporem ściągnął na siebie większą część niemieckiego impetu i skierował go w próżnię. Dywizjon 303 pospołu z dywizjonem Spitwajerów spełnił poniekąd rolę Winkelrida. Zamiary wroga znów spaliły na panewce. Zgrupowanie nieprzyjacielskich bombowców, które Polakom uciekło z przednosa, szło dalej już ze słabą osłoną. Do celu nie dotarło. Brytyjskie dowództwo rzuciło na nie głębiej w Anglii inne dywizjony myśliwców, które łatwo rozbiły jego szyki. Spadochroniarze wylądowali wreszcie na pobojowisku. Na niebie nie było już innych znaków po walce, jak tylko białe smugi. A i one powoli rozpływały się w błękicie. Bezwładnie rozpadała się pajęczyna, jakby nikł symbol groźnego pająka. Niebo nad Anglią było znów pogodne. Dywizjon 303 otrzymał tego dnia od generała Sikorskiego następujący list. Londyn dnia 6 września 1940 przekazuję dywizjonowi nr 303 gratulacje z powodu wspaniałego dnia walki życzenia te przesłał na moje ręce minister lotnictwa pan archibald Sinclair obok słów jego królewskiej mości zawartych w odpowiedzi króla Jerzego VI skierowanych do prezydenta Rzeczypospolitej jest to drugie z kolei uznanie wielkich zalet bojowych, jakimi wyróżniają się lotnicy polscy. Walcząc od niedawna rycersko obok sławnych kolegów brytyjskich, poszczycić się już dzisiaj mogą poważnymi sukcesami. Ich czyny są jedyną godną Polaka odpowiedzią na ostatnie kłamstwa niecnej propagandy niemieckiej. Naczelny Wódz Sikorski. Owe gratulacje i uznanie ze strony najwyższych czynników brytyjskich były nie tylko wiernym odblaskiem entuzjastycznego podniecenia, jakim zapałała cała Wielka Brytania do polskich myśliwców, tak skutecznie broniących ziemi brytyjskiej, lecz miały i głębszy, bardziej polityczny cel. Chodziło o podniesienie morale narodu brytyjskiego, przez pokazanie mu, że w walce z Hitlerem nie jest sam. I że polscy sojusznicy wierzą w ostateczne zwycięstwo Brytanii. W tych ciężkich dla Brytyjczyków dniach nawet takie źródła otuchy miały swą ważną wymowę. Więc dzień 6 września 1940 i następujące po nim dwa tygodnie nazwać można okresem szczytowej koniunktury życzliwości dla Polaków na Wyspach Brytyjskich. W tym gorącym dla myśliwstwa brytyjskiego okresie, kiedy dzień w dzień srożyły się gwałtowne walki nad Anglią, opustoszałe po zestrzeleniu majora krasnodębskiego stanowisko polskiego dowódcy Dywizjonu 303 wymagało natychmiastowego obsadzenia. Wicemarszałek brytyjskiego lotnictwa, Kate Park, dowódca jedenastej grupy myśliwskiej, nie wahał się ani chwili. Znał dobrze swych pilotów. Wiedział komu zaufać. Dowódcą 303 mianował porucznika Witolda Urbanowicza, dotychczasowego zastępcę Krasnodębskiego. Jak słuszny był to wybór, wykazały następne dni. Urbanowicz odznaczył się jako kapitalny dowódca i jako as nad asami pogromca wroga. A liści Rubens, siedziba sztabu polskich sił zbrojnych w Londynie, był innego zdania. Miał w biurze swego kandydata na dowódcę 303. Chciał swemu człowiekowi przysporzyć laurów, więc z zapleców generała Sikorskiego boczył się na nominację urbanowicza i intrygował. Generał Ujejski, szef polskiego lotnictwa w Wielkiej Brytanii, założył protest, ale na szczęście był to głos wołającego na puszczy. Życie pędziło jak oszalałe naprzód. Zawięty wróg nieustannie nalatywał na Anglię i w tym dramatycznym ścieraniu się potęg głos Ujejskiego, na szczęście powtarzam, okazał się daremnym gęganiem. Tłusta przekąska. Dorniery. Cały dzień 7 września był ciepły, jasny i pogodny i upływał w blasku słońca. Dopiero po południu o godzinie czwartej minut trzydzieści dwie spadł grom. Bombowce Luftwaffe dorwały się do Londynu. Miasto jak zwykle od niepamiętnych czasów poddawało się błogiej sielance weekendu. Była to sobota. Na wschodnich przedmieściach biedota ludzka odpoczywała w swych slamsach, dzieci bawiły się na ulicach, tysiączne tłumy uczestniczyły w różnych meczach i wyścigach psów. O czwartej trzydzieści na południowo-wschodnim nieboskłonie pojawiły się w powietrzu pierwsze białe bukieciki, wybuchy pocisków artylerii przeciwlotniczej. Owe bukieciki wyrastały coraz bliżej, postępowały jak huragan, syreny zawyły, huk baterii potężniał, wzmagał się szum dziesiątków samolotów i nagle runął z góry potok klęski i śmierci. Waliły jak grat bomby burzące i bomby zapalające. Na spichrze, na mieszkania, na dzieci, na zbiorniki, na ogródki, na doki, na pieski wyścigowe, na gazownie. Waliły się i waliły. Zdawało się bez końca. Wciąż waliły, jakby zmieść miały z powierzchni ziemi cały wschód Londynu. Wybuchały zbiorniki. Paliły się doki. Płonęły spichrze, ginęli ludzie. Lotnicy z czarnymi krzyżami zapewne śmiali się z góry do tego piekła szatańskim śmiechem. Ponosiła ich radość, że oto nareszcie w samo dumne serce znienawidzonego imperium mogą wbijać krwawe pchnięcia za jasnego dnia, bezczelnie i bezkarnie. I jednocześnie rozpierała ich pewność zwycięzców, że brytyjskie lotnictwo już nie istnieje. Bo czyżby istniejąc, Pozwoliło im dolecieć do samego Londynu za dnia? W najlepszym porządku? W istocie. Bombowcem było ich około czterdzieści. Leciały w zwartym szyku trójkowym, a nad nimi tyleż samo unosiło się osłony z Messerschmittów 109. Nie ma czego ukrywać. Był to czarny dzień Londynu i czarny dzień dowództwa brytyjskiego myślistwa, które w tym dniu okazało zadziwiającą nieudolność. Nie umiało w czas powstrzymać nalotu. Dywizjon 303 poderwano z lotniska późno, na kilka minut przed bombardowaniem Londynu i natychmiast skierowano na północ do miasta. Stamtąd kursem południowo-wschodnim zwrócono go w stronę doków nad Tamizą. Już z daleka myśliwcy ujrzeli dymki artylerii, a po chwili przed sobą z prawej strony Zgrupowanie bombowców Luftwaffe szło znacznie niżej niż dywizjon, natomiast towarzyszące mu Messerschmitty znacznie wyżej. Właśnie bombowce zbliżające się od południa do Tamizy rzucały bomby na jej przybrzeże, po czym pędziły dalej, na północ poprzez rzekę. Polscy myśliwcy sądzili, że kapitan Forbes, prowadzący ich tego dnia jako dowódca brytyjski, Natychmiast skieruje dywizjon w prawo, wprost na wroga i gwałtownym atakiem przerwie mu, jeśli to jeszcze możliwe, bombardowanie doków. Lecz to nie nastąpiło. Forbes, nie widząc dokładnie nieprzyjaciela i kierunku jego lotu, zgapił się i prowadził dalej po dotychczasowej linii. Przeszedł przed nosem wyprawy bombowej o jakieś dwa tysiące metrów i lecąc wciąż prosto, zaczął się od niej oddalać. Chwila była krytyczna. Jeszcze kilkanaście sekund w tym kierunku, a dywizjon straciłby bezpowrotnie okazję do ataku. Inicjatywę i dowództwo objął porucznik Paszkiewicz, dowódca drugiego klucza. Myśliwiec doświadczony i żołnierz równie wzorowy jak energiczny. Kiwając skrzydłami na znak dla idących za nim myśliwców, Paszkiewicz ze swym kluczem wyrwał się zdecydowanie z szyku, skręcił w prawo i równocześnie znurkował. Bombowce były niżej o kilkaset metrów i już prawie w tyle za dywizjonem. Natychmiast za Paszkiewiczem szurnęli porucznicy Henneberg i Urbanowicz z trzecim i czwartym kluczem i tak samo jak on skręcili. Pierwszy klucz kapitana Forbesa na szczęście w czas spostrzegł manewr towarzyszy i zawrócił, ciągnąc teraz jako ostatni za innymi. Podczas gdy dywizjon szerokim łukiem oskrzydlał niemieckie bombowce, Rozgrywał się wysoko nad nim odmienny, wstępny akt bojowy, niezmiernie ważny i korzystny dla dalszej akcji Polaków. Mianowicie kilka sekund temu inny dywizjon, harikenów, zleciał jak z nieba i ostro zaatakował osłonę wyprawy bombowej. Tym sposobem związał od razu większą część Messerschmittów, pozbawiając bombowce skutecznej obrony myśliwskiej. Bombowce były to Dorniery 215. Idąc trójkami blisko siebie, tworzyły zwartą masę, by łatwiej wzajemnie się obronić. Owa powietrzna reduta przedstawiała pozornie wielką siłę ognia. Około stu dwudziestu karabinów maszynowych, lecz wobec jednego dywizjonu myśliwców, szaleńców akrobatyki i czartów kąśliwości, cała ta kupa bombowców była ociężała i bezbronna jak żółw przewrócony na plecy. Zrobiła się straszna siekanina. Rąbanie na całego, prócie całej wyprawy. Masakra jakich mało w dziejach walk powietrznych. Pierwszy dopadł klucz Paszkiewicza. Dopadł do ostatnich bombowców. Klucz Urbanowicza wżarł się w prawy bok nieprzyjaciela. Klucz Heneberga wżarł się w jego lewy bok. Klucz kapitana Forbesa uderzył w przednie szyki. Wzięli wroga ze wszystkich stron. Dwanaście wściekłych szerszeni o zabójczym żądle. Dwanaście napiętych ogarów szarpiących cielsko odyńca. Rozszarpali cielsko. Pierwszy dornier zaraz na wstępie buchnął płomieniem od pocisków porucznika Waszkiewicza. Z lewej strony sierżant Szaposznikow ściął drugiego dorniera. Tymczasem z prawej strony trzeciego sierżant Stefan Wojtowicz. Czwarty bombowiec zaatakowany przez podporucznika Łokuciewskiego pękł jak bańka. Piątego skosił podporucznik Jan Zumbach. Potem dwóch myśliwców z pierwszego klucza, kanadyjczyk Forbes i Kazimierz Daszewski, równocześnie zrąbali dwa dorniery. A tymczasem urbanowicz zapalił nowego bombowca. Paszkiewicz zatłukł swą drugą ofiarę i Wojtowicz strącał także swego drugiego. Odbyło się to wszystko niezmiernie szybko, sprawnie, niemalże z wdziękiem. Sportowo. Dorniery spadały z powietrza jak kuropatwy ze stada, niektóre w dubletach. Odbyło się tak szybko, że dopiero teraz na pomoc zlatywały z góry Messerschmitty, niezwiązane dotychczas w walce z harikenami. Przyleciały za późno. Rozgrom bombowców był dokonany. Wyprawa rozbita. Który z dornierów jeszcze cały rwał co siłku Francji, pojedynczo, dwójkami, chyłkiem, jak popadło. Wszystkie w popłochu na oślep. Już lotnicy z czarnymi krzyżami nie chichotali. Zastygły im śmiechy. Podpalacze przedmieść Londynu sami ginęli w płomieniach własnych maszyn. Rozbitków uciekających przez wschodnią Anglię wyłapywały i niszczyły inne harikeny i spitwajery. Niektórzy myśliwcy z 303 walczyli jeszcze z messerszmitami. Porucznik Heneberg strącił jednego Messerschmitta 109, sierżant Szaposznikow drugiego, porucznik Marian Pisarek trzeciego. Przy tym trzecim Pisarek miał pecha. Zestrzelono mu maszynę i myśliwiec musiał skakać na spadochronie. Wyskakując, zahaczył się lewym trzewikiem o brzeg kabiny i długi czas leciał z samolotem, wisząc głową na dół. Wreszcie wyrwał nogę z trzewika i szczęśliwie wylądował w skarpetce. Wtedy się zawstydził. W skarpetce była dziura. Podporucznik Jan Zumbach był w dywizjonie ostatnim, który zestrzelił bombowca. Swego drugiego w tej walce. Było to już w chwili ogólnej paniki. Oślepły Dormier sam wlasł Zumbachowi w karabiny na dwadzieścia metrów. Po serii wybuchł z niego tak długi warkocz ognia, że myśliwiec przerażony o swą maszynę, jak piorun skręcił w bok. Stracił przytomność i odzyskał ją dopiero cztery tysiące metrów niżej, blisko nad płonącym przedmieściem. Zbudził się w sam czas. W tej walce dywizjon 303 zestrzelił czternaście maszyn pewnych i cztery prawdopodobne. Strat własnych poniósł dwie maszyny, jednego rannego i... i jeden trzewik. Inne dywizjony RAF-u strąciły tego dnia ogółem 61 maszyn, same tracąc dwadzieścia. Artyleria przeciwlotnicza spisała się wspaniale. Zniszczyła 28 maszyn. Był to jej najlepszy w tej wojnie wynik. Porucznik Urbanowicz, widząc, że napływały nowe fale niemieckich bombowców, wylądował na pierwszym napotkanym lotnisku na wschód od Londynu by pośpiesznie uzupełnić amunicję i paliwo. Na lotnisku zastał pustkę. Przekołował z jego jednej strony na drugą. Pustka. Ponad palącymi się przedmieściami buchały czarne kłęby dymu, zaciemniając pół nieba. Z lotniska wyglądało to groźnie, jak gdyby płonął cały Londyn. Gdzieś w pobliżu biła nieustannie artyleria, tworząc zaporę ogniową. Trochę dalej słychać było wybuchy bomb. Walka dokoła wciąż trwała. Wtem zjawił się angielski kapral i poprosił uprzejmie urbanowicza, by poszedł do schronu. W schronie myśliwiec zastał kilku jeszcze żołnierzy, obsługę pobliskiego stanowiska karabinów maszynowych. Była właśnie godzina piąta po południu, pora podwieczorku. Żołnierze spokojnie pili herbatę i flegmatycznie gabędząc, palili papierosy. Nic na świecie nie obchodziło ich w tej chwili prócz herbaty. Była to przecież godzina piąta. Do you like a nice cup of tea? zapytał miły kapral i nie czekając na odpowiedź poczęstował gościa herbatą. Niedaleko padła bomba wstrząsająca powietrzem nawet w schronie. Ho, ho! zerknął kapral z uśmiechem do myśliwca i dalej smarował sobie dokładnie i z lubością chleb dżemem. Urbanowicz nie wytrzymał. W nerwach miał jeszcze wrzawy walki, którą kwadrans temu stoczył. Flegma owego Five O'Clock wydała mu się koszmarną sielanką. Wrzasnął do poczciwego kaprala, by at once, immediately zaprowadził go do ludzi, którzy mają amunicję i paliwo. Kapral wytrzeszczył zdziwione oczy. Posłusznie zaprowadził. Ci ludzie także pili herbatę w schronie. Lecz dali Urbanowiczowi czego potrzebował. Gdy następnie myśliwiec wzbijał się w powietrze, wydało mu się, że wyrywa się z dziwacznego snu. U góry poczuł się lepiej we własnym żywiole. Złagodniał, poweselał, lecz wciąż szumiało mu w uszach natrętnie. Enajska nice tea? Na wysokości dwudziestu tysięcy stóp, wszedł na szlak nieprzyjacielskich bombowców. Wtedy otrząsnął się zupełnie ochłonął. Był znów sobą. Zaśmiał się z kaprala. I zrozumiał, jak olśnienie, jak prawdę tej wyspy. Takiemu narodowi spalą się zapewne wszystkie londyńskie domy. I wtedy nawet nie straci spokoju. I kto wie, czy właśnie tą niebywałą niewzruszonością nie wygra wojny Bull Podporucznik Kazimierz Daszewski, czyli Długi Joe, jak go przyzwali koledzy, był właściwie zagadką. Krył w sobie różne niespodzianki i ludzie w sądach o nim łatwo się mylili. Omylił się angielski marynarz i był bezczelny, bo widział wychudzonego lotnika o nieśmiałym, łagodnym uśmiechu. A Joe? nie pozwolił sobie odebrać dziewczyny w tańcu i trącił marynarza w szczękę. Srogi nokaut rozłożył intruza, który teraz zrozumiał, że nieśmiały uśmiech Daszewskiego nie wykluczał rogatej duszy i stalowych mięśni. Łagodny jego uśmiech i bardzo jasne, bardzo pogodne oczy kryły w sobie jeszcze inną niespodziankę, bo nikt by nie przypuszczał, że Daszewski przeszedł za życia... Męki piekła. Owego wrześniowego dnia rąbaniny dornierów i on strącił bombowca. W zamieszaniu, jakie następnie powstało, ścigał uciekającego wroga aż nad Dover, lecz tu przyszła kryska na matyska. Otoczony meser dostał pociskiem z działka lotniczego. Dostał dobrze. Gdy huk rozległ się w kabinie, szrapnel wyrwał mu wielkie kawały mięsa z uda biodra i ramienia. Myśliwca przeszył ból tak przejmujący, że od razu sparaliżował mu całą prawą stronę ciała. Jednocześnie gorący glikol lunął mu w twarz i poparzył ją. Kabinę wypełnił duszący dym. Pomimo wstrząsu instynkt Daszewskiego pracował jasno. — Wyrwać się z pola obstrzału! Wyrwać się! — Jak? — okazało się — że samolot był postrzelony tak samo jak Daszewski. Stery nie działały, były zerwane. Drążek sterowy posuwał się luźno. A tymczasem nastąpiła groźna rzecz. Samolot wpadł w korkociąg. Ruch wirowy obryzgiwał całą kabinę krwią i co gorsza jakby rozrywał na wszystkie strony mózg rannego. Jednak należało działać i to szybko. Samolot świdrem pędził w dół. Za kilka sekund musiała nastąpić katastrofa. Pozostał jedyny ratunek, skakać. Daszewski otworzył kabinę, lecz nie mógł z niej się wydostać. Był zbyt słaby. Wduszał go wiatr do środka, wpychały go metalowe drzwiczki. Daszewski walczył jak oszalały. Ostatecznie rozpaczliwym wysiłkiem lewej, zdrowej ręki wygramolił się na brzeg, lecz tu zatrzymała go nowa przeszkoda, mianowicie przewody, radiowy i tlenowy, przyczepione do kominiarki na głowie. Myśliwiec był nimi uwiązany do samolotu. Daszewski szamotał się, jak zwiesznał więzi. Z okaleczonego ciała dobywał ostatnich sił. Wreszcie udało się. Zerwał przewody. Wyleciał w powietrze. Wtedy powstały w jego myśli dwa uczucia. Zdziwienia i obawy. Zdziwienia, że wylatując nie uderzył o ster samolotu. O co łatwo w korkociągu. Obawy, że nad nim były Messerschmitty. Wróg miał zwyczaj strzelania do nieprzyjacielskich spadochroniarzy. Wiele czarnych krzyży kręciło się w pobliżu. Daszewski miał się na baczności. Nie otwierał spadochronu. Spadał w dziwnym położeniu, plecami do dołu, twarzą do góry. Nie widział ziemi. Przy tym nadal leciał w korkociągu, zataczając ciałem zawrotne młyńce. Młyńce niebawem zaczęły się nieco odchylać i wówczas Daszewski dostrzegł na brzegu wirującego nieba skrawki ziemi. Lecz był to tylko jej horyzont. I Daszewski wciąż nie wiedział, jak blisko jest ziemia pod nim. Nagle ogarnął go paroksys niepokoju. A może ziemia jest niedaleko? Kiedy wyskakiwał? Jak długo spadał? Minuty czy tylko ułamki sekundy? Daszewski spadał jak bezwładna kula. Starał się odwrócić głowę, by spojrzeć w dół. Nie mógł. Zaczął liczyć. Raz, dwa. Lecz ustał. Rozleciały mu się liczby. Myśli rozwiały się jak dym. Zresztą po co liczyć? Nie widział ziemi i strach przed zderzeniem męczył go coraz potworniej. Messerschmitty już nie istniały. Istniała tylko przepaść pełna coraz bliższej grozy. Dość! Dość spadania! Otworzyć spadochron! Lecz spadochron otwierał się prawą ręką. Pociągnięciem rękojeści. Daszewski nie mógł ruszać prawą ręką. Była od rany sparaliżowana. Nie mógł otworzyć spadochronu. Próbował lewą daremnie, lewą nie dosięgał. Śmierć zajrzała mu w oczy blisko. Wyraziście, lecz Daszewski nie chciał się poddać. Wybuchał nowym spazmem walki chciał żyć zaczął szarpać lewą ręką jak w konwulsjach, żyć, otworzyć spadochron. To były konwulsje. Gwałtowny spadek z siedmiu tysięcy metrów na tej wysokości zestrzelono go i raptowna zmiana ciśnienia powietrza rozdzierały mu prawie płuca. Daszewski czuł, że mu głowa pęknie. Lewa ręka wykonywała nieustannie, bezwiednie, ruchy i nagle w jakimś skurczu natknął się na metal. Rękojeść. W istocie była to rękojeść spadochronu. Wyszarpał ją. Posłyszał nagle przeciągły szum poza plecami. Plecak się opróżniał, spadochron się rozwijał. Myśliwiec zrozumiał, że jest ocalony. Gdy spadochron rozwarł się cały i utworzył kopułę, szarpnął ostro ciałem Daszewskiego i postawił je w pozycji normalnej, głową do góry. Szarpnięcie spowodowało nowy ból, tak przeszywający, że lotnik myślał, iż oszaleje. Ciało jego wisiało na pasach przechodzących akurat przez zranione biodro i dlatego tak dolegało. Okropne męczarnie wzmagały się z każdą chwilą. Nie było na to rady. Pomimo cierpień Daszewski nie tracił przytomności. Przeciwnie. Powiew wiatru go orzeźwiał. I to było najstraszniejsze. W końcu lotnik nie mógł tego znieść. Chciał rozluźnić pasy. Byłoby to samobójstwem. Na szczęście nie miał dostatecznych sił, by zamiar wykonać. Spadał dalej i cierpiał. Spadochron rozwinął się na wysokości około dwóch tysięcy metrów. Wiek upływał, tak Daszewskiemu się wydawało, a ziemia wcale się nie zbliżała. Wiatr zaczął go wypychać ku morzu. Lotnik wisiał już nad wodą, lecz to nowe niebezpieczeństwo mało go poruszało. Później znacznie niżej przeciwny wiatr zawrócił go ku brzegowi. Wylądował nareszcie w pobliżu jakiejś wsi. Spadochron wlugł go i obtłukiwał po twardych grudach zoranej ziemi, lecz lotnik był już zupełnie zobojętniały na udręki po poprzednich przeżyciach i zapewne też po utracie krwi. Usłyszał ludzkie głosy. Gonili go. Złapali za nogi, Złapali za nogi i tak go przytrzymali. Nowe katusze, bo był jak na madejowym łożu. W jedną stronę ciągnęli ludzie za obolałą nogę, w drugą stronę ciągnął spadochron. Widząc nieznany mundur, miał na sobie mundur z Francji i na szywki polskie, wołali: German! i obchodzili się szorstko. No, German! Polisz! bronił się Daszewski słabym głosem i starał się pozyskać ich bladym uśmiechem. Gdy w końcu wyjaśniły się sprawy przynależności narodowej i ściągnięto krnąbrny spadochron na ziemię, powstały nowe tarapaty, mianowicie, jak odczepić od niego lotnika. Nikt z ludzi nie umiał otworzyć sprzączki spadochronu, a on nie mógł im pokazać. Manipulowali, kombinowali, szarpali. Daszewski znieruchomiały, cierpiał. Oni się biedzili. Wreszcie po kwadransie namysłów rozcięli pasy nożem. Prostym, starym sposobem na gordyjski węzeł. Zanim przyjechał ambulans, bandażowali mu nogę. Byli gorliwi i przyjaźni. I podczas gdy jedni nakładali bandaże, inni go przytrzymywali, by się nie rzucał. Pewien hołm gwardzista, chłopisko jak tur, trzymał mocno jego prawe ramię właśnie tam, gdzie była rana... I nieświadomie sprawiał nowe tortury. Daszewski zaklinał go, błagał. Nieledwie się modlił i odchodził od zmysłów. Przy tym zapomniał angielskiego języka i szeptał po polsku. — Puść w ramię, przyjacielu! Puść w ramię, sakramencka cholero! Ramie! Aniele, ramię. Lecz bez skutku. Gdy gwardziście ręce zalały się krwią, zajrzał pod strzępy rękawa, dopiero się zorientował, zdumiał i puścił. Powiedział dobrodusznie Och, I'm so sorry. Gdy Daszewskiego wkładali do ambulansu, zapadł w głęboki sen. Pewnie stracił przytomność. Po trzech i pół miesiącach wyszedł ze szpitala. Ubyło mu ciała. Lecz rany się zagoiły. Pozostała dawna krzepa w mięśniach i duch pozostał. Daszewski był znów w powietrzu i polował na bombowce i Meserszmity. Lecz co najdziwniejsze w nim i co najbardziej uderzało, to jego oczy i jego uśmiech. Daszewski miał w oczach wciąż słońce, a w uśmiechu dziecięcą radość. Bolesne przeżycia i kilkutygodniowa gorączka nie załamały go. Nie pozostawiły żadnych złych śladów. Po prostu Daszewski nadal zachował wewnętrzną pogodę. Jego niepokonana żywotność była wzruszająca i czasem patrząc na to, nieugięte chłopie z nadwisły, odnosiło się wrażenie, że Daszewski był więcej niż dziarskim myśliwcem. Że Daszewski to symbol czegoś niezniszczalnego, że jego ból i blizny, i słoneczne oczy, i uśmiech to rzeczywiście symbole zwycięskiego, choć w ranach narodu. Uśmiech poprzez krew. W tyle za dowódcą klucza, jako trzeci myśliwiec, leciał podporucznik Jan Zumbach. Stanowił osłonę klucza i zataczając w powietrzu skręty pilnował góry i tył, by nieprzyjaciel nie zaskoczył. Miał czego pilnować. Diabelnie wiele uwijało się schmidtów Oprócz grupy niemieckich myśliwców walczących już z halikanami widniały na tle całego nieba pojedyncze sylwetki wroga, tu tam wyżej, jeszcze wyżej. Najbliższe nie dalej niż tysiąc metrów od Zumbacha. Anglii wcale nie było widać. Zakrywała ją zwarta, nieprzerwana chmura. Nad chmurą lecieli myśliwcy, jak nad puszystym dywanem, na który fantastycznie świeciło wrześniowe słońce. Czarodziejskość dywanu i zupełne oderwanie się od widzialnego świata narzuciło nagle Zumbachowi dziwaczną myśl, że wszystko dokoła to jakby tylko obraz z baśni, że tu, zawzięty pościg wroga, tam u góry zażarta bitwa myśliwców to nic, tylko czary. Czary! zawołał głośno Zumbach w swej kabinie i śmiał się z siebie samego. Zumbach był trzeźwym myśliwcem i nie uznawał rozmarzenia. Wtem uwagę jego przykuła niepokojąca zmiana. Znikł samolot dowódcy klucza. Zumbach stracił go przed chwilą z oczu. W chwili, gdy wykonywał ubezpieczający skręt, w powietrzu unosiły się tu i ówdzie kłębki mgieł, jak rzadkie krzaki na pustyni. Za taką zasłoną znikł mu dowódca. Lecz teraz o. znów się pokazał, trochę wyżej, niż był poprzednio. Jakie pięćset metrów na wprost przed Zumbachem. Tak, to na pewno jego dowódca, stwierdził z ulgą myśliwiec. Dodał gazu i łatwo dopędził. Zbliżywszy się na kilkadziesiąt metrów, zmniejszył szybkość, by automatycznie dołączyć na skrzydła dowódcy, gdy nagle uderzyło go niezwykłe spostrzeżenie. Samolot przed nim miał przy stateczniku sterowym dwa zastrzały. Drewniane podpórki, a powinien być, jak wszystkie inne harikeny, bez zastrzału. Zumbach wytrzeszczył oczy. Miał przecież dobre polskie oczy. I widział wyraźnie. Dwa zastrzały. Co to u licha? Myśliwiec leciał w samym ogonie podejrzanej zjawy, więc by przyjrzeć jej się lepiej, odszedł nieco w bok. Wtedy w oczach mu pociemniało. Samolot miał na boku żółte, poziome pasy i miał czarny krzyż. Krzyż to Messerschmitt 109. Zumbach aż się zjeżył, aż przygarbił. Nieco z góry, z boku, bez odkładania poprawki, Żygnął w przeciwnika gęstą serią. Na tę odległość pociski pruły jak ostry topór. Z Messerschmitta poleciały tylko żałosne wióry, a część jednego skrzydła zupełnie odpadła. Buchając dymem, samolot zwalił się w dół i zanim zginął w chmurach, był cały w płomieniu. Zumbach odprowadzał go błyszczącym wzrokiem. Czary! szeptał trochę zdumiony i znowu śmiał się. Tym razem ze zwycięstwa. Już się zbierał, by szukać znów dowódcy, gdy z znienacka ze spóźnioną odsieczą spadł na niego z góry nowy Messerschmitt. Zumbach właśnie zataczał koło i to go uratowało. Wszystkie pociski wroga mijały go z boku. Widać było tylko ich przelatujące smugi. Lotnik zerwał się, jak oparzony. Skręcił w górę. By związać się w walce kołowej. Lecz przeciwnik nie głupi. Nie dał się związać. Korzystając z przewagi swej szybkości nurkował, lecz potem raptownie się wzbijał i wciąż pozostawał u góry nad głową Zumbacha. Stamtąd od nowa pikował strzelając. Tak dziobał raz po raz jak rozjuszony ptak. Zumbach gwałtownie zwężał swe skręty. Była to jedyna jego obrona. Pociski waliły w próżnię. Obok. Straszliwa zawziętość ogarnęła walczących. Wiedzieli, jednemu z nich śmierć. Przewagę miał tamten, strzelał. Zumbach strzelać nie mógł, bronił się. Lecz kołując, pociągnął maszynę powoli w górę. Z nieludzkim wysiłkiem zbliżał się do wroga, miał świadomość, że zginie, jeżeli wnetnie wejdzie na jego pułap i nie narzuci mu równej walki. Wtem, o zgrozą. Do Messerschmitt'a dołączył się drugi Messerschmitt, i nagle obydwa samoloty zmieniły taktykę. Nie atakowały. Leciały teraz w koło, tak samo jak Zumbach, jeno wyżej nad nim. Wyglądało to, jak gdyby go tylko pilnowały. W istocie pilnowały. I wciąż nie koniec. Ukazały się jeszcze dwa nowe Messerschmitty. Zniknęły z oczu, lecz pozostały w pobliżu i coś knuły. Razem było ich teraz cztery. Tego za wiele. Zumbach nie myślał już o walce. Jedynie uciekać, ratować życie. Uciekał w dół, do zbawiennych chmur. Spojrzał w dół i struchlał. Tam pod nim, tuż nad chmurami, krążył Messerschmitt. Piąty. Odcinał mu odwrót. Zumbach, choć to chłopak, był na schwał i żołnierz nieulękły, jednak w tej chwili otoczony i wzięty jak w kleszcze nie mógł stłumić uczucia strachu. Ciarki leciały mu po plecach. Lecz myśliwiec miał stalowe nerwy i mózg jego ani na chwilę nie przestawał pracować. Porzucił myśl, pozornie tak ponętną, zwalenia się w gwałtownym nurkowaniu na łeb na szyję do chmur. Jakkolwiek nie były niżej niż pięćset metrów, doświadczony myśliwiec wiedział, że zanim dopadłby obłoków, Messerschmitty z góry weszłyby mu na ogon i zestrzeliły go pierwszą serią. Zumbach wybrał inną drogę. Jedyną, chociaż wymagającą nadludzkiego opanowania nerwów. Nie wiał piorunem, tylko ciągle krążąc, obniżał nieznacznie swój lot ku chmurom. Zumbach to wytrawny myśliwiec. Mocno panował nad drążkiem sterowym i nad nerwami. Wtem nagle się wyjaśniło, co robiła druga dwójka Messerschmittów. Gdy poprzednio zniknęła z oczu, poleciała wysoko w górę i oto od słońca z najdogodniejszej strony zaatakowała harikena. Najpierw rzucił się jeden z nich, strzelił, chybił, a gdy wyprowadzał maszynę z lotu nurkowego, by znów wzbić się pod słońce, drugi szedł jego śladem. Zumbach zrozumiał ich chytry plan. Podczas gdy trzy meserszmity, dwa u góry, jeden na dole pilnowały każdego jego ruchu, by nie wymknął się z pułapki. Dwa pozostałe przeprowadzały spokojne ataki i podając go sobie z ręki do ręki, starały się zadać mu ostateczny cios. Druga seria pocisków na szczęście także chybiła. Również i trzecia. Zumbach tymczasem zeszedł już znacznie na dół i znajdował się tuż w niebezpiecznym pobliżu, nad piątym Messerschmittem. Wtem zaszła rzecz niespodziewana. Przewracająca zupełnie kota w miechu. Cudaczny wybryk zmienności losu zgotował myśliwcom nieprawdopodobną niespodziankę. Przy czwartym ataku pocisknie przyjacielskie znów przeleciały nad głową myśliwca i sunęły dalej w dół, w bezpośrednie sąsiedztwo piątego Messerschmitta. Tenże nie orientując się skąd pochodziły smugi i sądząc zapewne, że to atak na niego jakiegoś innego harikena przybyłego na pomoc, nagle przeraził się i wywrotem dał nura ku chmurom. Dalsze wypadki nastąpiły po sobie jak błyskawice. Zumbach uczynił to samo co przeciwnik. Znurkował. Był na linii Messerschmitt'a, mniej niż sto metrów od niego. Odruchowo wziął go na cel, nacisnął spust. Trafił, Messerschmitt poderwał się i zjechał bezwładnie na skrzydle do chmur. Zumbach wpadł za nim. Wpadł w chmury. Wyrwał się z matni. Był ocalony. Był odurzony, rozdygotany, Lecz żywy. Rozdygotane od walki były również przyrządy jego maszyny. Nie działały ani kompasy, ani sztuczne horyzonty. Gdy Jan Zumbach w kwadrans później lądował na swym lotnisku wśród uradowanych przyjaciół, poprosił zaraz o papierosa i o szklankę wody. Koledzy z niepokojem patrzyli na jego spieczone usta. Miał w ich kątach krople zakrzepłej krwi. Lecz Zumbach uśmiechał się do swych przyjaciół, poprzez krew. Chmura Minęły czasy, gdy chmury były dla człowieka czymś dalekim i nieuchwytnym, i tylko źródłem marzeń lub troską rolnika, czy malarskim natchnieniem. Dziś nabrały innej wagi, wtargnęły głęboko w ludzkie życie, stały się ważnym czynnikiem ludzkiego losu. Dla lotnika, a zwłaszcza dla myśliwca, chmury były tym, czym on dziś gęste puszcze dla pioniera dalekich krajów. Czasem groźbą zasadzki, czasem błogosławieństwem ocalenia. Dawna romantyka fenimorów, kuperów, była zielona i rosła na powierzchni ziemi. Dzisiejsza romantyka była biała i kłębiła się pod niebem. Susem w chmury. Podporucznik Jan Zumbach uratował swe życie. Dziwnym trafem kilkanaście kilometrów dalej, o tej samej godzinie, inny myśliwiec z 303, sierżant Kazimierz Winsze, doznał podobnej przygody. I jego napadło kilka Messerschmittów i on również bronił się od ich pocisków gwałtownymi skrętami. Lecz zanim wróg zdołał zorganizować skuteczną nagonkę, Winsze wyrwał mu się spod karabinów i uciekł do chmury. Niestety była to tylko jedna chmura, olbrzymia, lecz oderwana jak wyspa od innych obłoków. Kulisty kumulus o średnicy półtora kilometrowej, z góry i od dołu spłaszczony. Myśliwiec schował się w nim dobrze. Był tu zupełnie bezpieczny od prześladowców. Doznał ulgi. Otoczyła go jakby jasnoszara wata, tak gęsta, że nie mógł widzieć nawet końców własnych skrzydeł. Leciał teraz na ślepo, polegając jedynie na przyrządach nawigacyjnych. Trzymał się wciąż na tej samej wysokości i zataczał w środku chmury koła o średnicy mniej więcej kilometrowej. Gdy po kilku kręgach ochłonął ze wzruszeń przebytej walki, zaczął na zimno myśleć. Ucieczka w chmury, w bok lub w górę była niemożliwa, gdyż wiedział, że są tam Messerschmitty. Jedyna możliwość pozostawała ku dołowi. I winsze nie zwlekał. Miał już mało paliwa. Podajczy na pół godziny lotu, więc musiał działać. Drążek sterowy wysunął do przodu i natychmiast poczuł skutki nurkowania. Zwiększony pęd wciskał jego plecy do tyłu. Myśliwiec wszedł w niższe warstwy obłoku, gdzie było nieco ciemniej, i potem nagle uderzył go jak obuchem jaskrawy potok światła. Samolot wypadł z chmury. Niestety i tu pod obłokiem czuwały messerschmitty. Było ich kilka, pięć czy sześć, i właśnie strzelały do czegoś niedaleko w chmurze. Widocznie oprócz winszego był tam jeszcze ktoś inny. Myśliwiec nie zdołał oddalić się nawet o sto metrów, gdy spostrzegł obok swej maszyny wirujące smugi. Już strzelali do niego zrozumiał, nie tędy droga. Wyrwał samolot z nurkowania, wciągnął go do góry. Przy tym krew odpłynęła mu z głowy i mrok opadł na oczy. Lecz myśliwiec nie puścił steru i szczęśliwie wrócił do osłony. Był znów w chmurze. Tymczasem w chmurze jakby mu oczy wkłuto. W przyjaznej chmurze. Lecz przyjaźń jej miała dla myśliwca cierpki posmak. Bo myśliwiec był jak ptak. Musiał patrzeć daleko. Musiał widzieć, dokąd leci jego żywioł. Przestrzeń. Tymczasem w chmurze jakby mu oczy wykłuto. Było to nieznośne uczucie tym nieznośniejsze, że gdzieś w niebezpiecznym pobliżu latał drugi samolot, również na oślep. Dwóch przyjaciół odbywało jakiś koszmarny pojedynek amerykański i w ćmie groziło sobie wzajemnie śmiercią. Sierżant Winsze był bardzo młody młodszy niż wszyscy jego koledzy. W życiu marzył o wielkich lotach o zwycięskich walkach, a jeżeli czasem myślał o śmierci, to o chwalebnej, nie takiej jak tu, od własnego kolegi, głupiej i przypadkowej, śmiesznej i sromotnej. A poza tym, był jak nędzna mysz, która, złapana do klatki, chroniła się od pazurów kocich czychających dokoła. Ucieczki spróbował jeszcze raz, nie z dołu, lecz wyżej, z boku, i znowu pech. Wychodząc z chmury wpadł wprost na dwa Messerschmitty. Nagły wywrót przez plecy i szur z powrotem do chmury. Tamci nie zdążyli nawet strzelać. Więc ponownie nie udało się i ponownie ratowała go chmura. Myśliwiec latał w niej dokoła. Wciąż dokoła. Leciał również i czas. Upływały sekundy, minuty. Paliwa było coraz mniej i coraz mniej nadziei. Chociaż ukrywał go przyjazny obłok, Myśliwiec czuł się w nim coraz gorzej. Obłok to makabryczny przyjaciel, bo przyjaciel i zarazem wróg. W młodej, żołnierskiej duszy nie mogła pomieścić się taka dwoistość, że to przyjaciel, a zarazem wróg. Sierżant zaczynał się bać. Coś się w nim rozszczepiało. Nerwy. Widział pędzący ku sobie samolot owego drugiego, jak dawni żeglarze widzieli latającego Holendra. Ów upiorny samolot zjawiał się raz po raz przed nim w kłębowiskach mgły i natychmiast się rozwiewał. Złuda to? Czy prawdziwy samolot? Myśliwiec nie wiedział, lecz wiedział, że to było straszne. Włosy jeżyły mu się na głowie. Obłok już nie był przyjacielem był przerażający. Napawał grozą, mącił myśli. Lotnik czuł jedno. Uciekać z tej duszącej ślepoty, dopóki jeszcze czas. Wyrwać się w otwartą przestrzeń, widzieć niebo i szeroki świat, błogi świat, pilota. Inaczej puści ten drążek i wybuchnie spazmem. Inaczej opadnie go obłęd. Ów obłęd, który często ogarniał pionierów zbłąkanych na bezdrożach leśnej dżungli. Myśliwiec bronił się od upiora. Uciekał. Już nie skręcał maszyny. Leciał prosto. Przebił brzeg chmury. Wyskoczył w słońce. Nikogo nie widział przed sobą. W bok nie patrzył. Był oślepiony. Sunął na wprost. Błysk nadziei, że się uda. Nagle zdradliwy trzask i straszny wybuch gorąca z maszyny. Chociaż ognia nie widział, myśliwiec wiedział. Silnik się palił. Trafili go. Jednak trafili. Równocześnie gorąca oliwa chlusnęła w jego twarz. Od skwaru zrobiło mu się słabo. Był bliski omdlenia. Zerwał pasy wiążące go do kabiny. Jeszcze miał na tyle przytomności, by podciągnąć samolot w górę i zamknąć gaz. Otworzył kabinę. Wdarł się wiatr orzeźwiający jak chłodna woda. Jeszcze jeden wysiłek dźwignięcia się i już resztę wiatr sam zrobił, wyrwał go z kabiny. Natychmiast po wyskoczeniu lotnik popełnił wielkie głupstwo. Otworzył spadochron. Powinien był czekać, lecz za późno się spostrzegł i po chwili z lekkim hukiem rozwarła się kopuła. Zbyt blisko wroga. Był to wróg, który uznawał tylko prawo dżungli w najbrutalniejszej jego formie: zabijać bezwzględnie, tępić, choćby bezbronnego. Tępić właśnie bezbronnego. Sierżant wisząc bezwładnie na pasach spoglądał w górę i wyraźnie spostrzegł dwa zbliżające się do niego Messerschmitty. Przyjął to jako nieuchronne następstwo swego błędu. Był dziwnie obojętny i zapadł w stan łagodnego omdlenia. Widocznie działały tak brak tlenu na tej wysokości i poprzednie przeżycia w gorącej kabinie. Po dwóch minutach przyszedł do siebie wciąż spadał żył i sierżant Winsze żyć będzie zjawiły się w pobliżu trzy spitfajery pokrzyżowały zakusy messerschmittów odpędziły wroga i oto osłaniały lot spadochroniarza myśliwiec opadał bezpiecznie ku ziemi i ku nowemu życiu to jednak była przyjazna chmura trzeba było może ufać jej i wytrwać do ostatka Nieszczęście przyszło wtedy, gdy między człowiekiem a przychylnością chmury wtargnęły do duszy ludzkiej szkodliwe moce, lęk, bo tam u dołu w przestworzach było zupełnie tak samo jak na Ziemi. Przyjaźń. Nawet przyjaźń między człowiekiem a przyrodą opierała się na odwiecznych prawach zaufania. Najliczniejsze zwycięstwo. Najbliższe siedem dni może zadecydować o losach całej wojny. Nigdy nie było bardziej krytycznego tygodnia w dziejach świata. Jeżeli chodzi o Niemców, to ich zagadnienie jest jasne. Albo teraz, albo nigdy, pisał J. L. Gerwin w londyńskim obserwerze. O tygodniu, który rozpoczął się dnia 7 września 1900 czterdziestego, pierwszym wściekłym atakiem Luftwaffe na Londyn. Pierwszym atakiem. Drugi nastąpił tej samej nocy, z siódmego na ósmy września. I obok starych łun, jeszcze nie wygasłych, wybuchły nowe pożary. I odtąd tak noc w noc hordy wyjących bombowców, bezkarne w ciemności napływały na stolicę. Cel ich był jasny. Poszarpać żywotne arterie ludzkiego kolosa. Rozprężyć dziewięciomilionową masę, zamienić ją w głodną, zbuntowaną tłuszczę i w ten sposób zmusić rząd brytyjski do kapitulacji. Jakiekolwiek wizje pieścił sztab Hitlera o zniszczeniu Londynu, kalkulował źle. Nie liczył się właśnie z czynnikiem ogromu tego ludzkiego mrowiska i poza tym, jak już często, okazał się złym psychologiem. Zabicie kilkuset cywilnych mieszkańców, a z biegiem czasu kilku tysięcy, oraz zrujnowanie stu kilkudziesięciu ulic, było właściwie kroplą w morzu pozostałych ulic i milionów istot ludzkich. Londyn, olbrzymi, nieruchawy, krzepki zarówno, wzbierający gniewem, jak i zdrowym humorem, uparty Londyn co rano strzepywał sobie pył z ramion, i podejmował spokojnie swój business as usual. W okresie owych dotkliwych nocnych nalotów Luftwaffe nie zaniedbywała również i dziennych ataków, wiedząc, że tylko dzienne zwycięstwo może naprawdę rozstrzygnąć bitwę o Brytanię. Po bolesnych cięgach otrzymanych w sobotę, dnia 7 września, nieprzyjaciel w niedzielę za dnia ucichł, jakby lecząc swe szczerby. Za to w poniedziałek uderzył od nowa. Tracąc znów sporo maszyn, dwie, żadnych korzyści nie odniósł. Następnego dnia znowu panował zaczajony spokój. Po czym nadeszła gorąca środa 11 września. Wywiad brytyjski już od kilku dni obserwował gorączkowe a tajemnicze przygotowania po tamtej stronie kanału. Wróg ściągał barki i koncentrował wojska. Zanosiło się na coś poważnego. Wszystko wskazywało na bliski zamiar wielkiej inwazji na Anglię. Zbliżała się decydująca godzina. Prawdopodobnie, by przyspieszyć tę godzinę, Luftwaffe wykonała dnia 11 września ostry atak powietrzny, jeden z najgwałtowniejszych w dotychczasowej kampanii. Około czwartej godziny po południu kilka mniejszych zgrupowań wtargnęło na wyspę z różnych stron z widocznym celem. Jak się niebawem okazało, zmylenia uwagi Brytyjczyków. Bo tymczasem kilka minut później nadeszła główna wyprawa i zmierzała w prostej linii na Londyn. Była to istna armada. Składała się z około 60 bombowców. Heinkley 111 i Dornierów 215, których osłaniało z góry z tyłu około 40 Messerschmittów 110. Nad tymi zaś jeszcze wyżej i z tyłu 50 Messerschmittów 109. Z tą silną osłoną najeźdźcy postanowili przebić się swymi bombowcami do samego Londynu. Nie przebili się w całości. Pomimo fortelu i potęgi rozszarpano bombowce po drodze. Dywizjon trzy odniósł tego dnia swe najliczniejsze zwycięstwo. Bodaj czy nierekordowe dla całego rafu, strącając w sile dwunastu maszyn w ciągu niespełna kwadransa siedemnaście niemieckich samolotów. Dywizjon szedł właśnie w kierunku południowo-wschodnim, prowadzony przez radio z ziemi naprzeciw bombowcom i ujrzał je przed sobą w chwili, gdy były już mniej więcej 20 kilometrów w głębi Anglii. Dywizjon leciał wyżej niż bombowce, lecz poniżej Messerschmittów. Sytuacja była wysoce drażliwa i po prawdzie istniała tylko jedna rozumna decyzja. Uderzyć na nieprzyjacielską osłonę i starać się ją związać. Tym bardziej, że inny dywizjon myśliwski, angielski, w tej samej chwili zjawił się na widowni nieco niżej i już szedł ku bombowcom, by im zatarasować drogę. Lecz brytyjski kapitan Forbes, dowódca pierwszego klucza, zarazem prowadzący tego dnia cały dywizjon, postanowił inaczej. Uderzyć również na bombowce, pomimo szalonego ryzyka defilady pod dziewięćdziesięcioma Messerschmittami. Gdy pierwszy klucz, a za nim następne skręciły w stronę bombowców i zbliżały się do nich na pełnym gazie, nastąpiło to, czego należało się obawiać. Z góry zleciały Messerschmitty. Lecz zanim mogły zaatakować kapitana Forbesa i jego dwóch bocznych, rzucił się przeciw nim drugi klucz z porucznikiem Paszkiewiczem na czele, osłaniając przed nich towarzyszy jakby podniesionym ramieniem. Paszkiewicz, jeden ze znakomitszych myśliwców, a przy tym wspaniały towarzysz broni i człowiek charakteru, wnik zorientowawszy się, naprawił błąd dowódcy. Między jego trójką a kilkunastoma Messerschmittami wywiązała się zażarta kotłowanina. Skorzystał z tego chaosu nie tylko pierwszy czołowy klucz, lecz i trzeci porucznika Arsena Cebrzyńskiego, który bokiem wyminął walczących i niezaczepiony popędził ku bombowcom w ślad za kapitanem Forbesem. Tymczasem znurkowały nowe Messerschmitty, lecz wziął je na siebie ostatni klucz czwarty porucznika Henneberga. Tak powstał jeden z najbardziej wstrząsających fragmentów wojny. Sześciu myśliwców, walcząc rozpaczliwie o swe życie, zajadliwością swą jakby potrajając swe siły, powstrzymywało druzgocącą przewagę wroga. W normalnych warunkach powinni byli natychmiast ulec rozszarpani wstrzępy. Tymczasem nie ich, lecz oni szarpali wroga. I to było najdziwniejsze. Tak skutecznie paraliżowali szyki Messerschmittów, że stwarzali nieprzebytą zaporę, pod którą drugich sześciu myśliwców mogło wpaść z impetem na wrogie bombowce. A równocześnie na czoło bombowców zwalił się cały świeży dywizjon dwunastu angielskich myśliwców, przybyłych przed chwilą. Wyprawa bombowców, wzięta w dwa ognie, nie wytrzymała uderzenia. Nie dlatego, żeby poniosła wielkie straty. Strat było stosunkowo mało. Co prawda, kapitan Forbes zaraz na wstępie zestrzelił Dorniera, sierżant Michał Brzozowski zrąbał hańkla, sierżant Józef Franciszek innego hańkla, a z przodu Anglicy zapalili również dwa czy trzy bombowce lecz nie straty zaważyły. Zadecydowało przerażenie wroga. Ufny w przytłaczającą przewagę swej osłony, nie liczył się z taką zuchwałością myśliwców przeciwnika. Zaskoczenie jego było zupełne. Uległ wstrząsowi, stracił głowę. Zaczął wypróżniać się pośpiesznie z ładunku bomb, tak samo jak to czynią wystraszone sępy z zawartością swych żołądków. Zrywając szyki, bombowce zaczęły uciekać jak furiaty, niektóre w stronę Francji, inne na oślep w stronę Irlandii. I chociaż w następnej chwili Messerschmitty z góry przyszły z pomocą, by odegnać diabelne harikeny, i odegnały harikeny, żadna moc nie zdołałaby już zatrzymać wszczętej paniki bombowców. Panika była ogólna i niepohamowana. Wielka wyprawa Luftwaffe rozpadła się w bezwładne części, jak ciało trędowatego. Dokonała tego, nie tylko brawura osiemnastu harikenów atakujących bezpośrednio bombowce, lecz przede wszystkim owych sześciu myśliwców Paszkiewicza i Heneberga, którzy przez kilkadziesiąt sekund, decydujących dla bitwy sekund, wstrzymywali i dezorganizowali całą nieprzyjacielską osłonę. Rezolutne postanowienie porucznika Paszkiewicza, by we właściwej chwili uderzyć na Messerschmitty i śmiałe wykonanie tej decyzji, były jak ziarnka piasku rzucone w tryby olbrzymiej maszynerii. Rozprzęgły jej koła. Po rozbiciu wyprawy, w tym samym jej unieszkodliwieniu, nastąpił drugi, końcowy okres walki, mianowicie pościg i tępienie uciekającego wroga. W pogoni brały udział już także i inne brytyjskie dywizjony, jak również tych sześciu myśliwców, którzy dotychczas walczyli z osłoną przeciwnika i jakimś cudem wszyscy szczęśliwie wyrywali się z uścisku Messerschmittów. Była to osobliwa pogoń, bo wobec kilkakrotnej z początku przewagi we myśliwcy nie zawsze wiedzieli, kto kogo ściga. I były to heroiczne zmagania. Na rozległej połaci kraju, od Londynu aż po brzegi kanału, Polski myśliwiec jeszcze raz składał dowody swego niezwalczonego męstwa, twardej zawziętości i sprawności niepowszedniego pilota. Szalał, budził podziw i zwyciężał. Słał pola szczątkami wszystkich rodzajów nieprzyjacielskich maszyn, jakie wtedy były nad Anglią. Niszczył Heinkle, Dorniery, Messerschmitty 109 i Messerschmitty 110. Dwóch myśliwców z 303 strąciło po jednym samolocie. Sześciu po dwa samoloty. Siódmy miał trzy na rozkładzie. Sierżantowi Szaposznikowowi udał się prawdziwy dublet. Dopędził z tyłu dwa Messerschmitty 110 lecące blisko siebie. Zestrzelił najpierw obydwóch tylnych strzelców, a potem nie przerywając ognia zmiótł prawie równocześnie obydwie maszyny. Inne dywizjony brytyjskie które tymczasem przybyły, miały także niezłe żniwo. Dwóch Polaków w tych walkach zginęło. Ginęli jak bohaterowie. Pierwszy porucznik Cebrzyński. W chwili, gdy na czele swego klucza nacierał na bombowce, ściągnął na siebie krzyżowy ogień niemieckich strzelców i, ugodzony w głowę, poległ na miejscu. Drugi sierżant Stefan Wojtowicz. Kilka minut później, zaatakowany przez dziewięć meserszmitów, bronił się jak żbik. Wróg, pomimo przewagi, nie mógł go przyłapać, a całej ludności miasteczka Bidzinszil, przyglądającej się walce, z przejęcia zamierały serca. Dwie nieprzyjacielskie maszyny zniweczył, zanim reszta go pokonała, przeszywając pociskami jak Rzeszoto. Walka polskiego sierżanta przeszła w angielskim miasteczku. Do legendy. Myśliwcy z 303 zniszczyli, jak już wspomniałem, 17 maszyn, czyli przeszło jedną czwartą liczby 61 samolotów strąconych tego dnia przez inne dywizjony RAF-u. Ściganie przeciwnika nie było łatwe. O zajadłości walk świadczył wielki, w porównaniu z innymi dniami, odsetek strat brytyjskich. 24 maszyny i 17 poległych myśliwców. Tak zakończył się walną klęską dzień hitlerowskich nadziei. Dzień najbardziej krytycznego tygodnia w dziejach świata. I dzień nowej chwały dywizjonu 303. Garstka myśliwców, owych sławnych, czercilowskich niewielu, znów dzielnie spełniła swe zadanie. Nieprzyjacielskie barki inwazyjne czekały daremnie na rozkaz. A tej nocy. Gdy jak zwykle niemieckie bombowce pod osłoną ciemności zbliżały się do Londynu, doznały nowej niespodzianki. Zaskoczyła je mordercza zapora huraganowa artylerii przeciwlotniczej. Nagle setki dział zionęły ogniem. Żadnej bomby nie zdołano spuścić na Londyn. Stolica po raz pierwszy od kilku nocy spała spokojnie. Wróg tańczy taniec śmierci. Myśliwi, doświadczeni myśliwi, znający knieje i obyczaje zwierzyny, wiedzą, na których ścieżkach się zasadzić. Myśliwcy ci na Harikenach i Spitfireach, tak samo znali szlaki swej ludzkiej zwierzyny i wiedzieli, gdzie ją najłatwiej przydybać. Nad brzegiem kanału, gdy zwierzyna zmęczona powracała z mniej lub więcej nieudanej wyprawy z Anglii do Francji, myśliwcy z Dywizjonu 303 po wykonaniu swego zadania w zespole lubili pędzić nad brzeg kanału i tu czatować. Był to przyjemny i pożyteczny sport, w ich dywizjonowym żargonie nazywał się metodą Franciszka. Tak też postąpił podporucznik Tolo Łokuciewski owego sławetnego dnia 11 września, kiedy to 303 strącił 17 nieprzyjacielskich samolotów. Tolo należał do dzielnej szóstki, która wiązała i powstrzymywała tak skutecznie całą chmarę Messerschmittów. Lecz w walce z jakimś Adolfkiem Łokuciewskim miał ciężką przewagę. Oddalił się od dywizjonu i gdy wreszcie zestrzelił, był już niedaleko kanału. Wracać do nich nie miał po co. Rozproszyli się po całym niebie. Więc było nie było, zaczaił się w pobliżu wybrzeża. Było warto. Po kilku minutach patrolowania zamajaczyła w oddali sylwetka Dorniera 215, ciągnącego z głębi Anglii. Bombowiec był znacznie niżej niż samolot Tola i szedł prosto na niego. Myśliwiec zaświał się i twarz jego, a miał twarz jak młoda dziewczyna, rozpromieniała ze szczęścia. Samotny bombowiec stanowił dla Harikena prawie że pewny łup. Pierwszy atak z góry, z przodu, przy stromym nurkowaniu nie odniósł żadnego skutku. Widocznie Łokuciewski chybił w trudnej do celowania pozycji. Po wyminięciu Dorniera myśliwiec wyciągnął swą maszynę do góry, zrobił skręt na plecy i teraz natarł na nieprzyjaciela dogodniej. Z tyłu, z boku. Najpierw przejechał się ogniem po jego kadłubie i zagłuszył tylnego strzelca. Bombowiec tymczasem usiłował ratować się rozpaczliwym skrętem. Daremnie. Już Łokuciewski wsadził mu kilka celnych serii w prawy silnik. Silnik zaczął kopcić zrazu słabo, potem coraz mocniej. A potem nastąpiła rzecz wprawiająca myśliwca w struchlałe zdumienie. I w niemy zachwyt. Wróg zaczął wykonywać swój taniec śmierci. Jakąś pisaną woltami na niebie pieśń łabędzią. Jakiś menuet porażonego śmiertelnie obłąkańca. Najpierw Dornier poszedł w górę. Wzlotem ku niebu, gracjozo, largando, niby patetyczna ucieczka od ziemskich przypadłości. Jego lotowi w górę nie było jakby końca. Im wyżej się wznosił, tym trudniej leciał, aż wreszcie gdzieś, na niewidzialnym szczycie, cały rozpęd zwiotczał. Bombowiec przystanął w teatralnym geście zwątpienia. Chwila? i zaczął staczać się w dół na lewym skrzydle stakato opacznie już wyraźnie mdlejący potem ze skrzydła przechylił się miękko i bezwładnie na czoło i przeszedł w prostopadłą pikę stał się wyrazem opętanego szaleństwa gdy pędząc w dół ku ziemi pisał swój wyrok śmierci tak zlatywał gwałtownie kilka tysięcy stóp w kilku sekundach, lecz jeszcze nie do końca. W połowie spadku do Ziemi wyszedł z nurkowania i skręcając w bok uniknął śmierci. Po linii jakiejś tajemniczej hiperboli wzbił się znów w górę, jak gdyby z nowym zapasem życia i energii, a że miał nieprawdopodobny rozmach, wzbijał się od nowa na nieprawdopodobną wysokość, leciał niby na jakąś podniebną górę, niby na groteskowy wierzchołek i wierzchołek i samolot pełne niewymiernego patosu. Łokuciewski śledził ewolucję bombowca z zapartym oddechem. Myśliwi mają silnie rozwinięty zmysł piękna w ruchu. Akrobatyka powietrzna jest przecież zasadą ich broni. Ich akrobatyka zaś to właściwie taniec. To nieustanna improwizacja wdzięku, którego są wyraźnie świadomi. Więc Łokuciewski patrzył na niebywałe widowisko najpierw z podziwem, potem z rosnącym uniesieniem. Już dawno nie strzelał. Strzelać nie potrzebował. Odskoczył w bok i tylko pilnował. Wchłaniał oczyma urodę niesamowitych ruchów i smakował ich dziki żar. Lecz trwało to tylko chwilę. Łukuciewski powrócił do swej żołnierskiej duszy, a zachwyt jego przemieniał się w inną rozkosz, żołnierską rozkosz. Oto pyszny wróg, który tu przybyłby niszczyć i zabijać, a on wszędzie niszczył i zabijał i w Polsce i gdzie indziej. Wyniosły wróg teraz stańczył przed nim polskim myśliwcem, błędny taniec o obezwładnionej czarownicy. Wróg, bezsilny w swej wściekłości i w swym przerażeniu, szamotał się i już nie mógł zerwać niewidzialnych sieci, w którego spętano. Zdawało mu się w zarozumiałości, że świat rozszarpie i wszystkich podepce, a oto sam był jak zwierz na uwięzi. Oto dzika bestia ugodzona śmiertelnym harpunem, trzymana na magicznej linie, nie mogła się wyrwać, tańczyła jak wariat, i tak w nieprzytomnym tańcu mimowolny hołd składała swemu zwycięzcy. Łokuciewski domyślał się, co zaszło. Nie tylko uszkodził silnik bombowca, lecz zapewne zranił ciężko pilota, który dzierżąc nadal ster w kurczowych dłoniach konwulsję swej agonii Przelewał na cały samolot. Łokuciewski nie spuszczał Dorniera z oczu i chociaż różne refleksje zapalały jego wyobraźnię, kciuk jego spoczywał niezmiennie nad spustem karabinów maszynowych, gotów rzucić na szale nową serię pocisków. Lecz nie było potrzeba. Był to ostatni taniec wroga, jego końcowy wzlot. Po dojściu w górze ponownie do punktu martwego. Bombowiec cofnął się ze ślizgiem na ogon i wpadł w korkociąg plecowy. Był to jeszcze jeden taniec z wysokiego nieba w pionową przepaść. Był to długi różaniec zawrotnych piruetów i wreszcie nieprzyjaciel dobiegł swego końca. Samolot jego kilkaset metrów od lądu uderzył twardo o wodę. Skaptował i zatonął wraz z całą załogą. Morze zamknęło się nad nim, jak teatralna kurtyna. Z odległych krain wierni Mahometa ciągną pielgrzymką do Mekki i po drodze tańczą. Jeszcze dalsza niż do Mekki i jeszcze żmudniejsza była droga Polaków do Polski. Była kręta, zawiła, wielotorowa, ciernista, chlubna i również usłana częstym tańcem. Tańcem śmierci. A gdzieś na jednym z tysięcznych zakrętów tej drogi sterczało jak biały kamień przydrożny skaliste wybrzeże kanału angielskiego, Niemy świadek powietrznych tanów i niezwalczonego pociągu polskich myśliwców Do metody Franciszka. Sierżant Franciszek Dzielny Czech. Uf, zuchwały Czech wyrodził się ze swego narodu. Nie był stateczny i nie był układny. Właściwie wyrodził się ze wszystkich ludzi naszego wieku. Miał bujność romantyków, żar średniowiecza i był jak wulkan wyrzucający lawę nie tam, dokąd ludzie przywykli, że wyrzuca. Miał swe własne zbocza i swe własne chody. Takich ludzi jest dziś mało. Tacy ludzie albo giną jako zbrodniarze, albo zostają bohaterami. Józef Franciszek stał się bohaterem. Gdy hitlerowcy w marcu 1939 roku wkraczali do Pragi, on, czeski sierżant pilot, był jednym z owej dzielnej garstki, która przeciw gwałtowi czynnie zaprotestowała. Porwał samolot i poleciał do Polski. Uczynił to przeciw swym władzom, przeciw ogółowi i zdrowemu rozumowi. Mógł był przecież żyć nadal skromnie i spokojnie, jak tylu innych w protektoracie. Lecz on nie chciał żyć spokojnie, chciał walczyć, musiał walczyć. Jego żywiołowa indywidualność i rogata natura nie mogła pomieścić się w ramach zaborczego totalizmu i hitlerowskiej niewoli. Więc Franciszek, wierny sobie, odleciał do kraju przyszłych walk i odtąd swój los połączył z losami Polaków. Przechodził całą ich gehennę. Tragiczny wrzesień i drogę do Zaleszczyk. Rumunię i bałkańską Odyseję. Morze Śródziemne i Francję. Wciąż między nimi, wciąż jeden z nich. Nie tylko pobratymiec i nie tylko współsłowianin, lecz jak i oni zawzięty desperat. Były to najsilniejsze więzy. Razem z Polakami szukał rozpaczliwie nowej broni przeciw wspólnemu wrogowi i szukał nowego pola bitew. To ich łączyło. Znalazł jedno i drugie we Francji. Niestety, jak wiadomo, krótkotrwały ogień francuski ledwo zapłonął, zgasł lecz w tym krótkim czasie zabłysnął inny płomień, słaby Franciszka płomień niegasnący. Czech pokazał, kim jest, kapitalnym pilotem i pokazał, jak umie zestrzeliwać nieprzyjaciół. W powietrznych walkach nad Belgią i Szampanią strącił dziesięć maszyn Luftwaffe w ciągu trzech tygodni. Potem nastąpił upadek Francji, Znów wytrącenie broni z rąk i znów desperackie jej szukanie. Więc Bordeaux, Zatoka Biskajska, Anglia. W Anglii losy sprzęgły Franciszka z Dywizjonem 303 już raz na zawsze na życie i na śmierć a przede wszystkim na zwycięskie boje. Brał wybitny udział we wszystkich większych bitwach Dywizjonu. Począwszy od drugiego września, co drugi, trzeci dzień odnosił zwycięstwa i zawsze rozkładał to jednego, to dwóch, czasem trzech wrogów w ciągu jednego startu. Nigdy prawie nie wracał bez wyniku. Jakiś triumfalny pochód zwycięstw od lotu do lotu. Któregoś dnia, było to w początkach walk, zaszedł nieprzyjemny zgrzyt. Dowódca klucza, w którym leciał Franciszek, nie zginął tylko o włos z winy sierżanta. Podczas ataku na kilka Messerschmittów dowódca stwierdził z osłupieniem w ostatniej chwili, że z boku nie było Franciszka, który ni stąd ni zowąd opuścił szyk i gdzieś się zawieruszył. Pokrzyżowało to cały plan ataku i zmusiło resztę klucza do gwałtownego wycofania się z niebezpieczeństwa. Gdy Franciszek wrócił z tego lotu do bazy, okazało się, że po odłączeniu się od klucza zestrzelił w pobliżu kanału dwa nieprzyjacielskie samoloty. Lecz gdy w dniach następnych powtarzały się podobne ucieczki z szyku, rzecz nabrała niepokojącej wagi. Karność w zespole jest nieodzowną podstawą powietrznej walki. Dowódca, obojętnie, klucza dywizjonu czy skrzydła, musi bezwzględnie polegać na swych myśliwcach lecących za nim, ażeby wykonać w zespole polecone zadanie. Inaczej nie ma zwycięstwa. Inaczej grozi rozprężenie i nieład kupy. Franciszek wprowadzał nieład. Po nowym odskoku, zawezwany do raportu przed oblicze Urbanowicza, który wtedy był polskim dowódcą Dywizjonu 303, Franciszek stanął przed przełożonym wyprężony jak struna. On zawsze stawał jak struna: był przystojnym, młodym mężczyzną o śmiałym oku i ujmującej twarzy. Tłumaczył swe postępowanie tak. Ujrzał daleko z boku skurczy byka z czarnymi krzyżami i nie mógł wytrzymać. Musiał podskoczyć. Porwało go, omotało go. Podskoczył i zestrzelił. Panie kolego, oświadczył urbanowicz swym spokojnym, chociaż przenikliwym jak stal głosem: Dywizjon jest naprawdę rad, że ma tak świetnego myśliwca. Lecz przy tym nie zapominajmy o jednym że jesteśmy żołnierzami, jako tacy mamy spełnić swój obowiązek. Stanowczo proszę. Nie wolno opuszczać szyku przed walką. Rozkaz, panie kapitanie. Brzmiało to szczerze i w istocie Franciszek był wtedy szczery. Przez dwa dni wszystko odbywało się w najlepszym porządku. Potem diabeł znów się wmieszał i Franciszek powrócił do starego nałogu. Na wysokości piętnastu tysięcy stóp ogarniał go niepokój. Na wysokości osiemnastu tysięcy stóp sierżant ulegał pokusie. Znikał i spieszył nad kanał. Nad kanałem miał raj. Czyhał tam na wrogów, którzy byli w głębi Anglii i tędy musieli powracać. Powracali przeważnie rozbici, często postrzelani, zawsze na resztkach paliwa. Łatwo ich było tu wyłapywać i dobijać. Angielskie wybrzeże kanału stawało się dla nich prawdziwym progiem śmierci. Metoda Franciszka, jak nazywano w dywizjonie owo polowanie nad brzegiem kanału, miała wielu amatorów wśród Polaków i Brytyjczyków z innych dywizjonów. Ale była między nimi a Franciszkiem pewna różnica. Podczas gdy ci myśliwcy pędzili nad kanał dopiero po walce i po wykonaniu bojowego zadania, Franciszek, Choć często walczył, jak oni, u ich boku, jednak częściej, nie chcąc stracić czasu, rwał nad wybrzeże zaraz po wzbiciu się w powietrze. Była to jego mania, jego cichy szał. Niezwyciężona choroba, nieodparta pasja. W grę wchodziła nie tylko ambicja pokonania jak największej ilości wrogów. Tkwiło to głębiej, w samej strukturze duchowej Franciszka. Kompan dobry przy kieliszku. Kolega uczynny w każdej okazji, kochanek dla dziewczyn czuły i szczodry. W powietrzu musiał wyżywać się sam, sam jeden. Tam nie uznawał towarzystwa, nie znosił skrępowania, zrywał więzy. Był u góry, jak bywają, wielkie orły, samotny, drapieżny i zazdrosny o przestrzeń. Nie chciał dzielić z nikim powietrza ani zwycięstw. Postępowanie Franciszka podkopywało oczywiście karność dywizjonu. Był to coraz trudniejszy problem dla dowództwa. Czyżby usunąć z dywizjonu tak znakomitego asa, przysparzającego formacji tyle chwały? Wyraźnie zanosiło się na tę ostateczność, gdyby w końcu dowództwo nie powzięło decyzji. Iście Salomonowej, tak rozumnej i tak zarazem wielkodusznej. Czeskiego sierżanta Polacy uznali za gościa dywizjonu. Gościowi pozwalano na niejedną swobodę. Dodatnie skutki tej mądrej decyzji ujawniły się natychmiast. Myśliwcy koledzy odetchnęli z ulgą. A Franciszek? Franciszek zareagował na swój sposób. Następnego dnia sprzątnął trzy nieprzyjacielskie maszyny. Znane stało się jego oświadczenie, gdy pewnego razu lądował przymusowo na którymś z lotnisk południowej Anglii. Powiedział do nadbiegających Anglików: Aem polisz! Franciszek nie był odstępcą narodowym i zawsze czuł się Czechem. Wypowiadając powyższe słowa, podkreślał tylko swą istotną przynależność do polskiego dywizjonu i stwierdzał dobitnie, że jest duszą i ciałem z Polakami. I rzeczywiście, był z nimi sercem i duszą. Ich temperament odpowiadał najlepiej jego wybujałej naturze. Anglicy, dla których był jakąś na pół legendarną zjawą, zachwycali się nim i czynili wszelkie starania, by ściągnąć go do swych dywizjonów. Na nic. Franciszka nie nęciły widoki przywilejów ani awansu. Chciał być między Polakami w ich sławnym już Dywizjonie 303 i rzecz zdumiewająca – nie pociągał go nawet tworzący się czeski dywizjon myśliwski. Franciszek, ma się rozumieć, był niezrównanym pilotem i strzelcem. Że posiadał przy tym wyjątkową przytomność umysłu i błyskotliwość działania świadczyło zajście, jakiemu przyglądało się całe lotnisko angielskie. Kiedyś w czasie walki nad Kentem Przygrzał tak siarczyście jakiemuś Messerschmittowi 110, że przeciwnik dał znaki, że chce poddać się i wylądować na pobliskim lotnisku. Wobec tego Franciszek przestał strzelać. Messerschmitt opuścił podwozie i schodził nad samolotnisko. Lecz był to tylko podstęp. W chwili, gdy Messerschmitt kołami dotykał już prawie ziemi, dał nagle pełnego gazu i zerwał się w górę jak sprężyna. Niedaleko uciekł. W tej samej nieledwie chwili otrzymał tak celną serię pocisków od Franciszka, że spadł jak ścięty kłos i rozbił się jeszcze na samym lotnisku. Nowe ogniwo do słaby dzielnego sierżanta. Pod koniec września coś zaczęło się psuć w systemie nerwowym Franciszka. Rozstrój jego przybierał dziwaczną formę. Myśliwiec bał się ziemi. Latał wiele, więcej niż dotychczas, gdyż tylko w powietrzu czuł się bezpieczny. Na ziemi bywał przewrażliwiony. W czasie nocnych nalotów niemieckich zrywał się na lada odgłos syreny i pierwszy pędził do schronu on, który dawniej śmiał się z takich środków bezpieczeństwa. Nowa mania chwyciła go równie mocno jak wszystkie poprzednie i było w tym rzeczywiście coś wstrząsającego godnego najgłębszego współczucia. Junak, który z niesłychaną brawurą i z najzimniejszą krwią rzucał się w powietrzu na wroga, wracając w chwilę później do swej bazy, bał się ziemi. Bał się coraz bardziej, jak gdyby ziemia była demonem mszczącym się na człowieku za to, że tak bezgranicznie ukochał powietrze. W duszy pełnej namiętnych impulsów, w duszy niezwykłego myśliwca, rodziła się tragedia, której epilog, nastąpił nie za długo, dnia ósmego października. W owym dniu Franciszek, wracając z bojowego lotu, zaczepił nieopatrznie skrzydłem okopiec w czasie wykręcania tradycyjnej beczki i rozbijając maszynę, zginął na miejscu. Działo się to ponoć przed domem jego Bogdanki, mieszkającej w Reislip w pobliżu lotniska Nordhold. Tak zginął od ziemi, jak się tego obawiał jeden z najwybitniejszych asów tej wojny. Sierżant Józef Franciszek, który strącił 27 maszyn nieprzyjacielskich, 10 we Francji, 17 w Anglii. Kawaler Croix de Guerre, Distinguished Flying Medal, Krzyża Walecznych i Virtuti Militari. Niezłomny Czech, który po upadku swej ojczyzny szukał oparcia w Polsce. Czołowy myśliwiec czeski, który tylko w gronie polskich myśliwców walczyć chciał i walczył. On i oni pokazali na najważniejszym odcinku życia, bo w rozstrzygającej walce z zawziętym wrogiem, jak Polak z Czechem mogą stanąć z połem, ramię przy ramieniu, czynnie i zwycięsko. Pokazali to już na długo przedtem, zanim zielony stół dyplomatów wykreślił zręby przyjaźni polsko-czeskiej. Szare korzenie bujnych kwiatów Jeżeli by otworzyć duszę polskiego myśliwca i zajrzeć do jej głębi, znalazłoby się w niej wiele uczucia nie tylko i nie zawsze do kolegi myśliwca, Mimo, że łączyły ich wspólna walka i wspólny los życia. Zawsze natomiast zobaczyłoby się najtroskliwszą miłość i szczere przywiązanie do szarej grupy żołnierzyków noszących ogólne miano ziemnej obsługi Dywizjonu Myśliwskiego. Im mechanikom oddał myśliwiec swe najtajniejsze uczucia. Im zawdzięczał prawie więcej niż koledze pilotowi. Bo i życie, i zwycięstwa, i swą chwałę, i swe bezgraniczne zaufanie do samolotu. Gdy myśliwiec leżał w pogotowiu bojowym, rozwalony na tapczanie, ubrany już do lotu w kombinezon pilota i w kamizelkę Maywest i drzewiąc oczekiwał telefonicznego rozkazu do startu, był wtedy dziwnie spokojny i odpoczywał w beztrosce. Tam u góry czekało go groźne, niezmierzone, nieznane. Lecz myśliwiec nie bał się go i był spokojny, bo był silny. Silny świadomością, że gdy odpoczywał, dokoła jego samolotu działo się wielkie misterium pieczołowitości i obowiązku. Nieustanna opieka mechaników. W chwili startu mechanicy dostarczali mu maszynę, na której polegać mógł bezwzględnie, nieomylnie i wiara ta, w niezawodność broni, stawała się rękojmią jego zwycięstwa. Gdy myśliwiec wracał z walki, a miał powodzenie, obwieszczał swym mechanikom radosną nowinę z uchwałą beczką wykręconą nad ich głowami. To był dla nich znak jakoby hołd. Gdy w chwilę później samolot kołował, dla nich przeznaczony był podniesiony kciuk i roześmiana twarz myśliwca. Im przypadały jego pierwsze wrażenia z walki i rzecz dziwna, ich to rozpierały największa duma, zadowolenie i szczęście. Jak gdyby sami odnieśli zwycięstwo. Mieli rację. Zwycięstwo odniósł ich samolot, ich ręką naprawiany, ich dotykiem wypieszczony. Myśliwca i mechaników przenikało jedno wspólne, głębokie uczucie. On i oni kochali zapamiętale swój samolot, lecz ich kochanie nie było jednakie. Podczas gdy mechanicy wszystko w tej miłości dawali, nic w zamian nie biorąc, on myśliwiec przeciwnie. Wszystko brał, tylko brał. Porywał samolot jak pannę w górę, promieniał zwycięstwami, zbierał laury. Był jak okazały kwiat, albo pomętny owoc, który budził głośny podziw i dla którego były pieśni zaszczyty słońca. Oni mechanicy. Byli jak skromne korzenie tego kwiatu, niezbędnie potrzebne co prawda do jego rozkwitu, lecz zacienione, bez promieni i bez zaszczytów. Po prostu szare korzenie. Nie było chyba innego rodzaju broni, w którym by tyle znaczyły owe szare korzenie jak w lotnictwie. Gdy myśliwiec po dokonanym locie wychodził z maszyny, już wcale nie troszczył się o jej losy aż do następnego startu i rzucał ją jak gdyby w ramiona mechaników. Teraz przychodziła na nich kolej, ich hymn, ich wysiłek, ich ochocza, a jakże odpowiedzialna służba. Bo nie tylko trzeba było jak najszybciej uzupełnić amunicję, napełnić zbiorniki benzyny, oliwy, glikolu, wymienić butle tlenowe, wsadzić nowe akumulatory, nasycić prądem elektrycznym przyrządy pokładowe. To jeszcze nie wszystko. Skomplikowany zwierz mógł być chory. Przed chwilą wykonał w powietrzu straszliwe wolty. W karkołomnym wysiłku wyprężał swe stalowe mięśnie. Może się oberwał. Miewał, jak ludzie, swe ukryte choroby, zdradzieckie, niebezpieczne, gorsze niż otwarte rany, zadane pociskami wroga. Więc mechanik rzucał się na samolot z całą pasją swej troskliwości i badał. Opukiwał, obmacywał, węszył, słuchał i wnikał, rzekłbyś niezwykły żołnierz, szeregowiec czy kapral lecz lekarz specjalista chorób metalowych, świadomy tego, że od jego zręczności i spełnienia obowiązków zależały zarówno życie pilota, jak i zwycięski wynik jego następnej walki. Obok polskiego myśliwca, który zadziwił świat swą dzielnością, stanął godnie polski mechanik. Niedościgniony w swej zręczności, o niebo zdolniejszy od wielu obcych mechaników, zadawał kłam legendzie, że Polak, to wyłącznie dobry rolnik. A tymczasem już stary Henry Ford, podkreślając zmysł wynalazczości Polaków, wychwalał ich jako najinteligentniejszych mechaników w swych zakładach. Nie mylił się. I teraz także zdali egzamin życia. Przedzierali się jak inni polscy żołnierze przez granice, przeszli epizod francuski, przybyli do Anglii. Tutaj już po trzech tygodniach zjawisko fantastyczne. Poznali na wskroś tajemnicę Harikena i dokonywali na nim wszelkich zabiegów, jak gdyby na wieloletnim znajomym. Był to fakt niezbity, zresztą wyraźnie potwierdzany przez myśliwców, że wspaniałe zwycięstwa we wrześniu 1940 roku dywizjon 303 zawdzięczał w wielkiej mierze swym mechanikom. Ich śmiałości, rozwadze, sprawności, poświęceniu. Bywały ciężkie uszkodzenia samolotów, wymagające odesłania maszyn do fabryk, a jednak naprawiane w warsztacie dywizjonu. Przy innej normalnej obsłudze dywizjon już w połowie, mniej więcej września, przestałby walczyć z braku maszyn. 303. Ani na chwilę nie przestał walczyć. Co więcej, pomimo prawie codziennych walk, zawsze startował od nowa w pełnym składzie dwunastu maszyn. Stąd także rekordy dywizjonu, z wyjątkiem tylko czterech wypadków. W dwóch z nich wypuścił dziewięć samolotów, w jednym sześć. Czwarty wypadek to w sławnym dniu piętnastego września. W owym dniu w pierwszym starcie wyruszyło dwanaście maszyn, w drugim starcie dziewięć, w trzecim pod koniec dnia zaledwie cztery maszyny. Podczas tego trzeciego lotu już nie napotykano nieprzyjaciela nad Anglią. Luftwaffe była rozgromiona. Lecz wieczorem po zwycięskim dniu samoloty dywizjonu przedstawiały żałosny obraz zniszczenia. Dziewięć maszyn było niezdatnych do lotu. Miały przeróżne skaleczenia, postrzelanych kilka sterów rozbite chłodnice glikolu, zerwane linki sterowe, podziławione skrzydła i maski silnikowe, a nawet śmigłom porządnie się dostało. Któryś z samolotów miał naderwane skrzydło z podłużnicą przy przejściu do kadłuba. Szkody przekraczające wyraźnie siły dywizjonowego warsztatu, a jednak mechanicy nie stracili otuchy. Na lotnisku mniemano, że na zajutrz nieprzyjaciel powróci z jeszcze większą potęgą. Mechanicy zrozumieli, ile od nich teraz zależało. Zabrali się do dzieła. Pracowali całą noc, bez rozkazu. W takich chwilach rozkazy były zbędne. Chodziło już nie o ich osobistą ambicję, chodziło o samo istnienie dywizjonu. Ponosiła ich Gorączka natchnienia. Mieli skrzydła u rąk. I dokonali. Rzecz nieprawdopodobna, na ludzki rozum niepojęta, stała się. Świtaniem 16 września znów 12 maszyn było gotowych do bojowego startu. Dzień chwały brytyjskich i polskich myśliwców był również Dniem Chwały Polskich Mechaników. Ich kierownik, porucznik inżynier Jurkiewicz, był znakomitym konstruktorem w dawnych polskich zakładach lotniczych. Charakter czysty jak łza, człowiek dusza, niezwykle uczynny dla każdego, o ujmującej serdeczności, a przy tym wybitny fachowiec i fanatyk pracobitości. Gorzał w nim nieustający płomień. Zapał jego, nie znał zmęczenia. Taki człowiek miał wszelkie właściwości, by porwać ludzi do czynu i porywał. Trudno ująć zasługi inżyniera Dziurkiewicza dla dywizjonu 303. Były tak wielkie, że niepomierne. Trudno wyobrazić sobie zwycięski 303 bez niego i bez takich mechaników. A jednak, jednak mechanicy to szare, w kąt wciśnięte korzenie. Żołnierze, lecz jakby pośredniejszego gatunku. Przed wojną na mechanika lotnictwa gotów był patrzeć przez ramię lada zadufany w sobie, a nieorientujący się piechur czy ułan, czy artylerzysta. Dziś już inaczej patrzał. Wojna nauczyła go szanować mechanika. Zmienił swe poglądy, lecz nie zmienił się wciąż jeszcze duch przepisów wojskowych, a według ich staroświetczyzny mechanicy to żołnierze jakby drugiego rzędu. Za ich służbę mechanika żadnych zaszczytnych odznaczeń. Zamknięte były przed nimi wirtuti militari i krzyż walecznych. Klauzula tych dekoracji wyraźnie podkreślała, że żołnierz otrzymywał je za czyny w obliczu wroga. Tymczasem, jak wiadomo, lotniska musiały leżeć z daleka od frontu walki, jeżeli miały wykonać z powodzeniem swoje bojowe zadanie. A więc wielotysięczna armia mechaników, każdy dywizjon miał 150 do 200 żołnierzy obsługi ziemnej, nie spełniała i nigdy spełnić nie mogła tego podstawowego warunku i nie miała prawa do odznaczeń. W jakimś tragicznym splocie nieporozumień nie miała tego żołnierskiego prawa, pomimo że właśnie od niej rzeszy mechaników zależały wyniki rozstrzygających bitew i zależało, śmiało można to powiedzieć, Ostateczne zwycięstwo w tej gigantycznej wojnie. Lecz nie dla nich mechaników były krzyże. Chyba, że w karygodnym zaniedbaniu inni popełnili błędy i dopuścili wroga do lotniska. Chyba wtedy, gdy nad lotniskiem przypadkowo pojawił się nieprzyjacielski bombowiec i zrzucił bomby na mechaników. Wtedy tak. Zadość stało się warunkom. Wtedy za niestracenie głowy w kilkusekundowym chaosie. Tak, odznaczenia. Natomiast za nieustanne poświęcenie i znój. Za sprawność morderczej broni. Za istotny udział w decydujących zwycięstwach. Nic. Odznaczenia wojskowe, nie tylko polskie, lecz wszystkich armii, Powstawały w owych czasach, kiedy jeszcze szabla dosłownie decydowała i gdy wojny wygrywało się jedynie wyłącznie w heroicznym starciu wręcz z wrogiem, pierś o pierś. Jakkolwiek w dzisiejszej wojnie owo starcie wręcz pozostało nadal ważnym czynnikiem zwycięstwa, nie było przecież jedynym. Doszły inne czynniki, również ważne i nieodzowne. Front bojowy uszykował się dziś w głąb nieznaną dawnym sztabom. Wtargnął wnieśnione dawniej dziedziny. Rozwalił skostniałe bożyszcza starych pojęć o wojnie i nawet pojęcie cnoty wojskowej uległo tak samo jak i dzisiejsza strategia rewolucyjnym przemianom. Dawniej liczyło się jedynie dynamiczne męstwo wyładowujące się właśnie w starciu pierś o pierś. Dziś w totalnej wojnie, w której między piersią a piersią stawały tysiące ton żelaza, a poza tym nowe, straszliwe arsenały broni psychicznej, dziś równie ważne, jeżeli nieważniejsze dla ostatecznego wyniku, było potencjalne męstwo ukryte męstwo wojennej machiny zaplecza. Nikt nie odmawiał prawa do najwyższej zasługi wojskowej oficerom zwycięskiego sztabu, jeśli ich praca, Przyczyniła się do klęski wroga, mimo iż pracę swą wykonywali daleko poza właściwym frontem walki. Tak samo było i z mechanikami lotnictwa. Ich praca, mimo że za właściwym frontem spełniana, przyczyniała się istotnie, najbardziej istotnie, do klęski wroga. I nie tylko praca ich, lecz praca całej obsługi ziemnej. Potrzeba się było z tym raz na zawsze pogodzić. Dywizjon Myśliwski dzięki swej fenomenalnej zwrotności i potędze ognia miał skuteczniejszą siłę uderzeniową niż miała ją jakakolwiek brygada piechoty w 1914 roku. Jeżeli Dywizjon 303 sprawił swymi zwycięstwami, że w istocie, jak powiedział generał Sikorski, imię polskiego żołnierza dźwięczało donośnie i godnie na całym świecie, to dlatego, że wszyscy, Wszyscy w tym dywizjonie spełniali swój obowiązek z jakąś niebywałą ofiarnością. Że do zwycięstw myśliwców przyczyniali się walnie zarówno mechanicy, jak i ów adjutant, opiekuńczym tatą zwany, jak i lekarz, dr Zygmunt Wodecki, swych ranionych myśliwców zgarniający z całej południowej Anglii, jak i kapitan Geisztoft, pełniący odpowiedzialną służbę Operacyjnej radiolokacji. Im wszystkim należała się najgłębsza wdzięczność, należały się najwyższe odznaczenia, wymagały tego i honor wojska, i najprostsze ludzkie poczucie sprawiedliwości. Lotnik bez lęku i skazy. Często się słyszało, że ostatnia wojna w powietrzu nie stwarzała wybitnych asów, że to była wyłącznie wojna zespołów. Owszem, wojna zespołów. W 1940 roku ławą walczyły dziesiątki samolotów, w późniejszym okresie wzbijały się setki, a jeszcze później, pod koniec wojny, rozstrzygały już tysiące maszyn. Owszem, wszystkie walki powietrzne rozpoczynały się zespołem. Lecz już w następnej chwili starcia szyki szły w rozsypkę. Poszczególni myśliwcy nacierali na poszczególne bombowce czy na myśliwców, powiedziałbyś, pierś o pierś. I następowała rzecz jak gdyby paradoksalna. Najnowocześniejsza broń, samolot, nawracała do taktyki średniowiecza i w szeregu heroicznych pojedynków rozstrzygała wynik walki. Tu w powietrzu zwyciężała najtęższa indywidualność obojętne Sierżanta czy pułkownika. Przy życiu pozostawała najsprężystsza jednostka. I w tych najbardziej osobistych zmaganiach wybijały się najtwardsze jednostki asy. Niektórzy myśliwcy dywizjonu 303 jak Heneberg, Paszkiewicz, Zumbach, Fericz, Łokuciewski, Daszewski, Szaposznikow, Karubin, Franciszek. To bezsprzecznie asy. Ich liczne zwycięstwa to nie przypadek. I nie przypadek, że najwybitniejszym z nich był Witold Urbanowicz. Zwycięzca w siedemnastu spotkaniach z wrogiem. Kto go osobiście znał, stawał przed jakąś zagadką. Nie sposób było ująć Urbanowicza w utarte kanony. Wyrywał się z ludzkiego doświadczenia. Wszystko u niego było jak u innych myśliwców: mocna postawa i energiczna twarz i czyste oko, a jednak wyczuwało się, że to jeszcze nie wszystko. Wyczuwało się coś z koła nowego jakiś nienapotkany dotychczas rys ludzki, bez przeszłości, bez porównań. A potem nagle przychodziło, jakby olśnienie metal tak. Było to wyraźnie upersonifikowanie metalu. To nerwowa stal. Błysk w jego jasnych oczach, dosadny dźwięk jego słów, rzeźkość jego ruchów. To jakby aluminium, lekkie a mocne, które, przybierając duszę i ciało, stworzyć musiało właśnie taki, a nie inny wyraz życia. Nie dziw, że Urbanowicz i samolot stanowili tak zgraną ze sobą spójnie. Był jak większość myśliwców Dywizjonu 303, żołnierzem służby czynnej, kapitanem wojsk polskich, a skwadroliderem, czyli majorem w armii brytyjskiej. Miał w 1940 lat 34. Jako żołnierz zapisał jedną z najchwalebniejszych kart spełnionego obowiązku w ponurym wrześniu 1939 roku. Będąc instruktorem i wychowawcą w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa, po wybuchu wojny dostał rozkaz przedarcia się ze swym plutonem, pięćdziesięciu podchorążych, do Rumunii, dla przeszkolenia ich tam na francuskich maszynach. Wraz z plutonem przekroczył granicę 17 września, lecz po ulokowaniu swych żołnierzy w bezpiecznym miejscu sam natychmiast wrócił do Polski, by walczyć. Był to niestety już koniec. Dostał się do niewoli. Tejże nocy uciekł, przekroczył znów granicę i dogonił po trzydniowej nieobecności swych podchorążych. Następne tygodnie to Odyseja forteli kluczeń, aresztowań i ucieczek. bezustannych ucieczek, skomplikowanej strategii, której duszą wciąż był Urbanowicz, aż w końcu udała mu się rzecz niemal cudowna. Wszystkich swych żołnierzy załadował szczęśliwie w lukach na statku w Konstancy popłynęli do Syrii, stamtąd do Francji i tu Urbanowicz, przykładny dowódca i niezmordowany opiekun, władzom polskim oddał prawie w komplecie swój oddział, przedstawiający najcenniejszy materiał bojowy. Należał więc Urbanowicz do dowódców, którzy w owych ciężkich czasach, z sercem i z obowiązkowością, opiekowali się swym żołnierzem. W styczniu 1940 roku posłano go do Brytanii. Pierwszego wroga zestrzelił w połowie sierpnia tegoż roku, należąc wtedy jeszcze do jednego z brytyjskich dywizjonów. W owym dniu zgłosił się do lotu na Ochotnika i leciał jako trzynasty na końcu dywizjonu, ubezpieczając od tyłu swych towarzyszy. Było to nad morzem, w pobliżu Portsmouth. Nieprzyjaciel był już przed nimi nad portem, gdy Urbanowicz spostrzegł poza sobą cztery Messerschmitty, trzy z prawej strony, jeden z lewej, Doganiające dywizjon z dwóch stron od tyłu. Wtedy po raz pierwszy w obliczu wroga myśliwiec złożył dowody, jak trafnie umiał decydować w trudnej sytuacji i jak błyskawicznie działać. Złe pociągnięcie mogłoby wówczas skończyć się fatalnie dla niego i dla dywizjonu. Urbanowicz tymczasem podjął jedyną kapitalną myśl. Rzucił się najpierw naprzeciw trzem Messerschmittom tak gwałtownie, że przeraził ich i rozbił całą trójkę, po czym ostrym skrętem uderzył na czwartego, który nie przyjąwszy walki wolał uciekać. Nastąpił pościg pełen szaleństwa. Punktem kulminacyjnym była chwila, gdy przeciwnik wpadł w grupę kilkudziesięciu kołujących powoli Messerschmittów, a Urbanowicz za nim. Odbyło się to tak piorunująco, że nikt nie zdążył Polaka zaczepić i już obydwaj byli poza tym mrowiskiem. Uciekający wszystko wyczyniał, by się uwolnić od prześladowcy, lecz daremnie. Dosięgły go wreszcie pociski z harikena i zwaliły do morza. Już owa pierwsza walka uwypukliła wszystkie zalety urbanowicza, którymi zasłynął w dalszych triumfach. Trafność decyzji, szybkość reakcji, odwagę i zaciekłość. Krótko potem myśliwiec wszedł w skład dywizjonu 303, a po ciężkim poparzeniu jego dowódcy, majora Krasnodębskiego, w dniu 5 września Urbanowicz stanął na czele dywizjonu. Wtedy właśnie 303 rozpędzał się do swych wielkich lotów, a wraz z nim i Urbanowicz zdobywał swe laury. Więcej nawet, gdy w drugiej połowie września Luftwaffe wyraźnie osłabła i objawy zmęczenia widoczne były po obydwóch stronach, Wtedy dopiero Urbanowicz rozwijał najszerzej swe skrzydła i ujawniał niezwykłą wytrwałość właśnie ów aluminiowy hart. I jeszcze coś innego. Drapieżność jak gdyby mitycznego ptaka. W trzech dniach, w bliskich od siebie odstępach, strącił dziewięć niemieckich maszyn. Zwłaszcza ostatni dzień, 30 września, obfitował w epickie momenty. Nad południowym Kętem Urbanowicz podówczas poprowadził dywizjon przeciw trzydziestu nieprzyjacielskim bombowcom i rozbił ich zgrupowanie. Sam zaatakował Dorniera 215, który lekko dymiąc, czmychnął do chmury. Nastąpił pościg niby gra w chowanego i Dornier tak umiejętnie wykorzystywał różne chmurki, że coraz bardziej oddalał się od myśliwca. Nad kanałem wpadli w szeroki pas czystego powietrza i tam dopiero myśliwiec szybko zbliżył się do postrzelonego przeciwnika. Lecz niedaleko ujrzał dwa meser szmity lecące również do Francji i jakkolwiek znalazły się tu przypadkowo, obecność ich uniemożliwiała Urbanowiczowi wykończenie bombowca. Więc najpierw zbliżył się z tyłu do myśliwców, nic nie przeczuwających, na odległość kilkudziesięciu metrów umyślnie tak blisko, by nie mogli go bezpośrednio atakować. Długą serią pocisków zapalił przedni samolot i zanim drugi się spostrzegł, również trafiony spadł już do morza. Droga do bombowca była otwarta. Tymczasem Dornier zbliżył się do wybrzeża francuskiego i obniżył swój lot. Urbanowicz za nim. Lecz na razie nie strzelał, obawiając się, że nie starczy mu amunicji. Jedynie trzymał się wciąż blisko przeciwnika, wyrywającego na wsze strony w rozpaczliwych, zygzakowatych unikach. Tylny strzelec bombowca milczał, widocznie już poprzednio unieszkodliwiony. Dornier w panice zeszedł do lotu koszącego i chciał wylądować na jakimś polu. Wtedy krótka seria z harikena. Bombowiec lądując rozbił się o ziemię i stanął w płomieniu. Tak zginął z ręki Urbanowicza trzeci w kilku minutach wróg. A w ogóle jego siedemnasty. Gdy w kilka dni później dywizjon odszedł na bardziej odległe wypoczynkowe lotnisko Anglii, pełni dla Urbanowicza uznania, nie chcieli z nim się rozstawać nawet na ten czas przejściowy, i zatrudnili go w swym dowództwie grupy myśliwskiej. Nie ulega wątpliwości, że Urbanowicz przedstawiał krystalizujący się typ nowego żołnierza. Z żołnierską, uczciwą żarliwością Wchłaniał w siebie istotę metalu i stwarzał nowy stop, zdrowy, tęgi, zdobywczy, aby najmniej niewyzbyty cech ludzkich. Unerwione aluminium, w którym biło żywe ludzkie serce. Dlatego Urbanowicz stanowił tak ciekawy typ człowieka nowoczesnej techniki i dlatego może Anglicy wyczuwając to, tak o niego zabiegali. I nie tylko Anglicy. Angielki. Również. Mit Messerschmitta 110 W pierwszych miesiącach wojny hitlerowcy przez umiejętne filtry swej propagandy wpajali skutecznie w umysły zatrwożonego świata i nie mniej zaniepokojonych aliantów, że mają w zanadrzu nową, straszliwą niespodziankę dla przeciwnika w postaci supersamolotu, szczytu wynalazczości, maszyny nad maszynami. Coś w rodzaju Messerschmitta 109. Lecz o jeszcze wyższym pułapie, jeszcze większej szybkości i uzbrojeniu tak potężnym, że niszcząc każdego wroga, samo było w zasadzie niezniszczalne. W kampanii wrześniowej mało pojawiło się tych maszyn, również niewiele w kampanii francuskiej. Więc alianci nie mogli sobie jasno zdać sprawy, co to zać. Wiedzieli tylko, że ów Messerschmitt 110, jak się nazywała niebezpieczna bestia, był maszyną dwusilnikową o dużym uzbrojeniu i posiadał tylnego strzelca. Dopiero w bitwie o Brytanię Luftwaffe rzuciła w powietrze większą ilość Messerschmittów-110 i odkryła swe karty. Całun tajemniczości opadł i okazało się, że diabeł nie jest tak bardzo czarny, jak go hitlerowcy malowali. Zwłaszcza po unieszkodliwieniu tylnego strzelca, co dziwnie łatwo się działo, można było diabła chwycić za rogi, i cisnąć o ziemię. Lecz dopiero szczególne zdarzenie pewnego wrześniowego dnia całkiem rozwiało wybujałą aureolę i sława Mitu prysła jak mydlana bańka. Owego dnia Dywizjon 303 napotkał nad wschodnią częścią Saseksu zgrupowanie trzydziestu nieprzyjacielskich bombowców Heinkli 111, sunących w kierunku stolicy pod silną osłoną Messerschmittów 109. Pierwsze polskie klucze doszły do ataku na bombowce, lecz nadlatujące z góry Messerschmitty, których było około 70, dały się Polakom dotkliwie we znaki. Wynikła zażarta walka. Na szczęście przybyły inne brytyjskie dywizjony i wspólny ich wysiłek powstrzymał nieprzyjaciela. Urbanowicz, tego dnia dowodzący ostatnim kluczem dywizjonu, zaatakowany przez kilka Messerschmittów naraz, Wyrwał się z opałów zawadiackimi wywrotami i gdy potem maszynę wyprostował, znalazł się sam z daleka od wrzaby. Z jednej strony widział wyprawę niemiecką, od której się szczęśliwie odczepił, z drugiej natomiast strony, jakieś dwa tysiące metrów od siebie w kierunku zachodnim, spostrzegł zdumiewające zjawisko. Długi, nieskończenie długi tasiemiec samolotów lecących jeden za drugim, gęsiego z południa w stronę Londynu. Była to jakaś nowa wyprawa nieprzyjacielska, idąca równolegle do pierwszej. Składała się z samych maszyn dwusilnikowych, z daleka przypominających Urbanowiczowi sylwetki bombowców nurkujących. Lecz zbliżywszy się, myśliwiec stwierdził, że to same Messerschmitty 110. Było ich przeszło czterdzieści i najwidoczniej miały na celu ściągnięcie na siebie uwagi brytyjskich myśliwców, by wyprawie Heinckli Ułatwić w tym czasie przedarcie się do Londynu. Gdy w pobliżu urbanowicza znalazło się kilka brytyjskich myśliwców, wszyscy kupą przypuścili atak na czoło nieprzyjaciela. Żywy łańcuch Messerschmittów 110, nie wdając się w walkę, natychmiast skręcił w lewo i zwinął się w zamknięte koło. Nastawił jeża. Messerschmity szły w tym kole wszystkie na jednym poziomie, tworząc olbrzymią redutę powietrzną, Władającą silnym ogniem na wszystkie strony. Nie sposób było się zbliżyć. Urbanowicz i brytyjscy myśliwcy krążyli nad przeciwnikiem, bezradnie wypatrując szczeliny w latającej fortecy. Kilku z nich dopadało koła to tu, to tam, polując krótkimi seriami pocisków i odskakiwało. Z małym pożytkiem. Dwie własne maszyny, halikeny, zaczęły dymić i poszły ku ziemi. Koło tymczasem toczyło się nadal nienaruszone, spokojne, wyzywające. Pyszałkowaty w swej pewności siebie obraz hitlerowskiej buty, jakiś bezczelny wieniec urągający niebu Anglii. Urbanowicz wnet zrozumiał, że chaotyczne szarpanie wroga niczego nie zdziała. Tymczasem nadeciało więcej brytyjskich myśliwców, było ich już prawie dwudziestu. Urbanowicz przymknął gaz swej maszyny i pokiwał skrzydłami. Pięciu myśliwców zareagowało i przyłączyło się do niego. Z góry od strony słońca zwalili się z połem na najbliższy odcinek koła z tak dobrym skutkiem, że trzy Messerschmitty wypadły z obwodu. Natychmiast dostały się w obroty innych harikenów. Dwa z nich od razu na miejscu zestrzelono. Trzeci uciekał z dwoma spitwajerami na ogonie. Szóstka atakujących halikenów rozpadła się. Urbanowicz wzleciał znów ponad nieprzyjacielskie koło i chciał po raz drugi zorganizować atak, lecz już nie zdążył. Z góry uderzyły na niego dwa Messerschmitty 109, przybyłe właśnie z odsieczą. Myśliwiec ujrzał nagle godzące w niego żółte pyski i zły rój niebieskawych smug, i gwałtownym wywrotem uchylił się od pocisków, tak gwałtownym, że zapadł w półmrok, i podczas gdy drążyła go świadomość niebezpieczeństwa, świadomość wciąż w nim żywa, oczy jego były nieżywe, nic nie widziały, a głowa bezwładnie opadała do tyłu. Straszliwe uczucie bezsilności w tej najważniejszej chwili i walki było koszmarem, który na zawsze pozostał w nerwach myśliwca. W chwilę później Urbanowicz odzyskał wzrok, i widział pod sobą około sześciuset metrów dalej messerschmitta. Lecz tylko jednego. Drugi gdzieś się zawieruszył. Przeciwnik wyszedł z nurkowania i wzbijał się. Najdogodniejsza to dla urbanowicza sposobność. Gaz, doskok, czerwone światło celownika, nacisk, kciuka, skręt wroga, znów kciuk, znów skręt. Korkociąg tamtego. Stał się. Kilkanaście sekund temu wróg był człowiekiem żywym, zdrowym i pewnym zwycięstwa. A oto, rozbite o ziemię, nie żył. Nawet już zupełnie nie istniał. W niezliczone strzępy rozpadło się jego ciało. W swych nieobliczalnych przeskokach, z najbujniejszej formy życia do nicości, przeżywali lotnicy jakąś demoniczną wielkość. Jakąś przerażającą wzniosłość. Urbanowicz wspiął się znów w górę i wrócił do koła Messerschmittów. W czasie jego nieobecności zaszły zmiany. W kole, które wciąż się kręciło na tym samym miejscu, dymiło już kilka maszyn, a ponieważ pozostawały nadal w kręgu, lecąc wolniej niż inne maszyny, tworzyły przed sobą luki. Źle wróżyło to nieprzyjacielowi. Już koło jego nie było gładkie, pękała jego spoistość. Już zuchwalej dogryzały harikeny. Czasem zbyt zuchwale. Oto Urbanowicz widział właśnie brytyjskiego myśliwca, który za blisko się zaawanturował. Zestrzelony. Ratował się z padochronem. Lecz nie wpłynęło to na przebieg dramatu. Harikenów przybywało coraz więcej. Obręcz dokoła Messerschmittów 110 była coraz silniejsza. Każda nowa minuta ciężko przechylała wagę. Jeden z Messerschmittów nie wytrzymał nerwowo, mimo że był jeszcze nietknięty. Nagłym skrętem wyrwał się z koła, uciekał, uciekał w stronę Francji, akurat w ramiona Urbanowicza. Dwa Harikeny pogoniły za nim. Urbanowicz będąc bliżej rzucił się między uciekającego, a Harikeny, że nie mogły strzelać i sam zaatakował. Raz z tyłu z góry, po czym po wyjściu z nurkowania i wzbiciu się, drugi raz z tyłu z góry. Wciąż przy tym pilnie bacząc, by halikenom przecinać drogę do przeciwnika. To był jego wróg. Naraz Messerschmitt skręcił do walki. Urbanowicz, wyprysnąwszy w górę, przerzucił samolot przez plecy i w trzecim ataku zasypał celnymi pociskami lewy silnik i kabinę przeciwnika. Messerschmitt jak zmyty znurkował do lotu koszącego. Czwarty atak Urbanowicza rozbił go nareszcie o ziemię. Na oczach dwóch upartych harrykenów nieustępliwie czyhających na swój uśmiech losu. Nie było uśmiechu. Nie odbili łupu. Polak sam załatwił się z przeciwnikiem. Gdy w trójkę wrócili do koła, zastali w powietrzu już tylko połowę Messerschmittów, około dwudziestu, w tym kilka kopcących. I wciąż kręciły się, jak w obłędzie. Reszta wykruszona z obiegu, zestrzelona, leżała szczątkami w dole na ziemi. Messerschmitty 110 nie tylko nie spełniły swego zadania odwrócenia uwagi od wyprawy bombowej, którą tymczasem rozbito, lecz same wpadły w potrzask na własną zgubę. Nie pomogły podwójne silniki ani tylni strzelcy. Gdzie w przódy była pycha, nastała nędza i kręska. W pewnym momencie, jak zmurszały pień, zapadło się całe koło, zwienne koło fortuny. Resztki Messerschmittów Wyłapywano skrzętnie i łatwo jak króliki. Zrobiła się ucieszna gonitwa. Nastąpił siarczysty pogrom i w tym ochoczym taliho rozpłynął się smętnie i bez glorii mit Messerschmitta 110. W środku Europy wyrosła jak niszczący wulkan złowieszcza góra drapieżnej stali i potężnych mitów. Zadaniem ostatniej wojny było rozwalić tę górę, zdławić jej drapieżność, skruszyć jej stal i rozbroić jej mity, rozwiać mity. Historia mierzyć będzie postęp tej wojny okresami, w których padały wszelkiego rodzaju mity. Jednym z pierwszych był mit Messerschmitta 110. Podstępy. Groteskowość ostatniego kataklizmu tkwiła zapewne w tym, że najbrutalniejszy instynkt barbarzyństwa podporządkował sobie najwspanialsze wyniki wiedzy i technicznego postępu. Schmidt 109 był to rzeczywiście wykwit techniki i cacko ludzkiej wynalazczości, ale zaraz obok niego rodził się w powietrzu jakiś nieprawdopodobny zgrzyt i ponury symbol. Bo gdy owo cudo techniki zawodziło i zwykła śmierć zagrażała, pilot na Meserszmicie jakby nagle cofał się do jaskiniowego prymitywu. Wpadał w mroki puszczy i sięgał do wypróbowanego arsenału irokeskich wojowników. Naiwna przebiegłość Indianina miała w tych tarapatach zastąpić wszelkie wyrafinowane zdobycze zbrojnej techniki. Messerschmitt Schmidt 109 chciał zaatakować z tyłu z góry dowódcę polskiego klucza, porucznika Henneberga, ale zaniechał zamiaru, widząc, że podporucznik Jan Zumbach przylatywał Hennebergowi z pomocą, więc przeciwnik tylko przesunął się ponad Polakami, i następnie przed ich nosem zatoczył szeroki skręt, jakby przyglądając im się z bezczelną zuchwałością. Dufny w swą przewagę wysokości, Licząc na bliskość innych Messerschmittów, był zbyt pewny siebie i nie doceniał karabinów przeciwnika. Zumbach podciągnął trochę maszyny i z odległości 250 metrów puścił z wielką poprawką serię pocisków przed meserszmita. Nieprzyjaciel przeleciał przez pole śmierci. Zadymił i natychmiast, jak zlotkowana kuropatwa, wpadł w korkociąg. Leciał beznadziejnie ku ziemi. Ofiara swej lekkomyślności. Good luck, pomyślał z humorem zwycięzca i notował sobie w duchu piątego nieprzyjaciela, zestrzelonego w ciągu ostatniego tygodnia. Myśliwiec dołączył już do dowódcy klucza, gdy rzucił jeszcze jedno przypadkowe spojrzenie w stronę spalającego wroga i zdębiał. Zumbach to as myśliwców, ale przy tym gorąca, wybuchowa natura. Zaklął szpetnie. Tysiąc metrów poniżej przeciwnik, rzekomo strącony, wyprowadził maszynę z korkociągu i leciał dalej normalnie po prostej linii, co sił uciekając w stronę Francji. Nawet nie dymił! Filutek! W głosie myśliwca była złowróżbna czułość. Nurkując, myśliwiec rozpędził się za jadle i szybko dogonił uciekającego. Gdy przeciwnik zauważył pościg, wpadł znowu w korkociąg. Jakiś niepoprawny lubownik korkociągów. Lecz teraz Zumbacha nie wykpił. Myśliwiec uczepił się twardo toru Messerschmitta i szedł razem z nim na dół, co chwila prażąc ogniem. Zumbach nie widział żadnych skutków swych pocisków. Trafić w samolot w korkociągu to właściwie przypadek i strzelał z coraz większą furią. Zeszli tak z wysokości sześciu tysięcy metrów na trzy tysiące. Naraz myśliwiec się ocknął i oprzytomniał. Toż to głupstwo! Postępując tak dalej, mógł wystrzelać wszystkie naboje i nie trafić w ogóle, a przeciwnie, wtedy łatwo się stać samemu łupem nieprzyjaciela. Naiwny pozornie podstęp wroga był wciąganiem myśliwca w zdradliwą zasadzkę. Więc Zumbach przestał strzelać. Szedł za Messerschmittem nieustępliwy i niemy jak cień, i pilnował. Był teraz bardzo spokojny. Wiedział, że dla tamtego nie ma ucieczki, bo musi albo wyjść z korkociągu, albo rozbić się o ziemię. A skoro wyjdzie z korkociągu? Dzień był zasadniczo słoneczny. Lecz tu i tam, na różnych wysokościach, płynęły kłęby chmur, jak białe wyspy. Małe obłoczki unosiły się również kilkaset metrów nad ziemią, i gdy Zumbach i jego przeciwnik spadali w ich pobliżu. Meser Schmidt wykonał nagle ostry zwrot i wyrwał się z korkociągu. Czy chciał chwycić się chmur jak ostatniej deski ratunku? Nie ma na to odpowiedzi. I nikt nigdy już nie odpowie. Gdy Meser Schmidt wyprostował swój lot, odezwały się natychmiast karabiny Zumbacha. Na to przeciwnik wykręcił niespodziewanie beczkę, zdumiewający bezcelowy manewr. Często stosowany przez pilotów Luftwaffe w chwili niebezpieczeństwa. Aż myśliwiec musiał poderwać maszynę, by się nie zderzyć. Wykonał ostry wywrót przez plecy i zleciał z boku znów na ogon przeciwnika. Czarny Krzyż tym razem nie wykazywał już dowcipu ani ochoty do walki. Zumbach posłał w niego jeszcze kilka serii i dobił go sumiennie, po prostu, jak dobija się wściekłego psa. Cały w płomieniach, Schmidt poszedł w dół już naprawdę. Już bez udawania i bez podstępu. Był to mały fragment gigantycznej wojny, drobny epizod, jakich legion. Przebiegłość Messerschmitta nie pomogła. Jego podstęp zawiódł. Gdy przyjdzie płacić za potworne zbrodnie barbarzyństwa i okrucieństwa dokonywane podczas tej wojny na bliźnim człowieku, czy zbrodniarze nie będą usiłowali się wymigać od odpowiedzialności nową przebiegłością? Czy stać będzie przenikliwych i roztropnych oczu, by dostrzec ich podstęp? Byli to chłopcy cudowni, ci z Kościuszkowskiego Dywizjonu 303, Dywizjonu Warszawskiego, zdrowi, jędrni, krzepcy, przystojni. Nie dziw, że leciały na nich dziewczyny, bo już się rozniosło. To nie tylko zwycięzcy myśliwcy, nie tylko egzotyczni obrońcy angielskiego hołmu, lecz jakieś nieprawdopodobne zuchy, okrutnie cięte na krasę niewieścią. Wiedziały o tym oczarowane dziewczyny z nordholckiego O'Chardu, wiedziały i wychwintne panie londyńskiego Berkeley czy do Chesteru. Bogata Lady Smith Bingham, matka opiekunka polskiego dywizjonu, urządziła dla myśliwców koktajl party w Dochesterze. Sprosiła co najpiękniejsze panie z londyńskiego towarzystwa. Przyszły jak jasne, szlachetne kwiaty, by poznać sławnych lotników. One i oni tańczyli, uśmiechali się, pili, byli weseli, byli szczęśliwi, zakochiwali się nie tym kochaniem, który jest brzemienne jak los, lecz tym, który jest jak barwny motyl. Ależ to niezrównani tancerze. Teraz rozumiem ich powodzenie u kobiet, stwierdzał ze sportowym uznaniem zażywny markis Donegal. I choć mówił, że rozumie, po nie rozumiał sedna rzeczy. Jedna z powabnych ladies, młoda wdówka, po kilku koktajlach straciła angielską powściągliwość — i uwzięła się na Jana Zumbacha. Prawiła mu słodkie, dobre słówka, oceniała dodatnio szerokość jego polskich barków i mówiła mu wesoło: I like you, Jan. Lubię cię, Janie. A Zumbachowi zaświeciły się oczy wilkiem, bo to zbereźnik z nich największy wyszeptał: I love you too. Ja ciebie także kocham. Lecz potem nagle coś zepsuło angielską sielankę. Z winy samego zumbacha. Ni stąd ni zowąd ostygł. Widocznie wypił za wiele. Coś mu się przywidziało. Jakaś zjawa przez mógł, jakieś dalekie wspomnienie. Ujrzał inne oczy, habrowe. Ujrzał inne usta, wiśniowe. I był to ktoś inny niż Lady. Zosia, a może Jadzie albo Marysia, chociaż z pewnością była to Zosia, i słyszał najwyraźniej, najwyraźniej słyszał jej daleki głos, pełen pieszczoty i tęsknoty. Czy pamiętasz mnie, Jasiu? Gdy myśliwiec ją tak usłyszał i ujrzał nagle oczami duszy, ostygł i już za nic na świecie. Nie mógłby pięknej lady powiedzieć zuchwale I love you bo serce polskie serce to dziwna rzecz Może włóczyć się po całym świecie może upadać na rozdrożach uzbrajać się w pancerz zapomnienia może upajać się blaskiem obcego nieba aż oto z i chytrze zgotuje sobie samemu podstęp i wpadnie we własną sieć i ujrzy uśmiechniętą z daleka Zosię Albo przytulną strzechę, albo samotną mazowiecką sosnę. Inny to będzie podstęp niż podstęp wroga w Messerschmittie i niż podstęp ludzi nikczemnych, wzajemnie się zwalczających. Będzie to uczciwy, rzewny, dobroczynny podstęp ludzkiego serca. Owa koktajl party odbywała się już dawno podczas pamiętnych dni Battle of Britain. Kiedy to Dywizjon 303 z lotniska w Northolt bronił skrzydłami swymi Londynu. Od tego czasu wiele się zmieniło w składzie Dywizjonu. Większość tych wspaniałych lotników poległa. Lecz Zumbach żył. Brał udział we wszystkich ofensywach frontu zachodniego i w żadnej nie odniósł kontuzji. Tylko czasem miał osobliwe przywidzenia. Gdy na swej maszynie wzbijał się w powietrze, w duszy widział na chwilę oczy jakiejś dziewczyny. Nie wiedział jakiej. Zosi, może Wandzi, może Stasi. Można było kpić sobie z niewinnych zabobonów i wiary w talizmany, ale w tych upartych, a dobrych oczach polskiej dziewczyny coś jednak musiało być. Coś, co dziwnie, niemal cudem, Jana Zumbacha chroniło i nie imały się go ani pociski wroga. Ani inne złe przypadłości wojny. Losy się ważą. Angielski wrzesień 1940 roku był wciąż dziwnie pogodny i gorący. Niebo pełne lazurowej szczodrobliwości. Dnie wschodziły jakby uśmiechnięte. I taki był dzień owej decydującej niedzieli, 15 września. Gdy świt rozwiał nocne mgły, pojawiły się na niebie lekkie, niskie chmurki, płynące przez cały dzień jak białe łabędzie, i od ich blasku słońce świeciło na Anglii jeszcze jaśniej niż w inne dni. Jakiś dzień łaskawy i rozmarzony, aż trudno było uwierzyć, że na tak bukolicznym tle rozegrał się najbardziej porywczy dramat ludzkości, że w tych pastelowych ramach zawisł groźny obraz, najzawziętszych zmagań i najgwałtowniejszych rozstrzygnięć. Tego dnia sztab hitlerowski postanowił rozstrzygnąć wojnę na Zachodzie. Sześć tygodni już trwał powietrzny atak na Anglię. Sześćdziesiąt dziennych walnych wypraw bombowych biło bez ustanku w jej ośrodki oporu. Luftwaffe poniosła co prawda w tych uderzeniach ogromne straty, bo około 1650 maszyn, lecz była pewna, że znacznie poważniejsze straty zadała przeciwnikowi. Nie miała żadnych wątpliwości, że Raf walczy resztkami sił i że zrozpaczona ludność Anglii gotuje rewolucję. Było to jednym z fatalnych obliczeń hitlerowców w tej wojnie. Ponosiły ich pobożne życzenia i ślepa pycha. Jednak jakkolwiek mylnie oceniali sytuację przeciwnika, swą własną potęgę znali doskonale. Dwieście pełnych dywizji, zwycięskich, nieodpartych, kruszących dotychczas każdego wroga, każdą przeszkodę, czekało niecierpliwie na znak inwazji. Stłoczone nad brzegiem kanału angielskiego, pałały rządzą nowego podboju. Oddziały uderzeniowe, załadowane już na barki, patrzyły chciwie na białe skały Kętu. Owej niedzieli, wypatrując tylko pierwszej wyrwy, jakiej miało dokonać lotnictwo niemieckie. Wszystko, losy tego dnia i losy wojny, zależało od tej wyprawy i od powodzenia lotników z czarnymi krzyżami. Nie sposób dokładnie ustalić, ile maszyn Luftwaffe puściła w tym dniu na Anglię. Niektórzy podawali ich ilość na przeszło tysiąc, lecz to chyba przesada. Prawdopodobnie było ich około 650 do 700. Przychodziły w kilku falach, z których dwie były najsilniejsze. Pierwsza w południe, druga w trzy godziny później pierwsze klucze Messerschmittów zarysowały się na niebie krótko po godzinie dziewiątej przed południem w wielkim wachlarzu od północnych brzegów ujścia tamizy aż do Dungeness na południu Kentu. były to patrole niezbyt silne i miały zapewne na celu wymacanie przeciwnika, zwabienie go w powietrze i zdezorientowanie lecz dowództwo brytyjskiego myślistwa przejrzawszy rychło zamysły nieprzyjaciela nie dało wywieść się w powietrze Nagle około 11.00 przed południem pojawiło się więcej Messerschmittów, jedno i dwusilnikowych. Szły bardzo wysoko i na pełnym gazie, pozostawiając za sobą białe smugi powietrzne. Owe białe pasma, widok spowszechniały nad dolinami Kentu, dziś nie taiły swej brutalnej groźby. Przecinały niebo jak wrogie strzały skierowane wszystkie w jedno serce. Londyn. Mimo, że był to już poważny nalot kilku dywizjonów, Brytyjskie dowództwo nie przywiązało do nich zbytnej wagi i stawiając tylko słaby opór, pozwoliło im zapędzić się w głąb Anglii. Po prostu przepuściło je. Decyzja najtrafniejsza i jakby już z góry narzucająca wypadkom dalszy ich korzystny przebieg. Bitwa, która rozgorzała kilka minut później, dała nowy dowód wysokich przymiotów, jakie posiadali brytyjscy i sprzymierzeni myśliwcy. I równocześnie uwypukliła zdolność brytyjskiego dowództwa. Było ono jakby nieobecne tydzień temu, gdy w dniu 7 września dopuściło wroga za dnia do doków londyńskich. Dziś natomiast nad całą akcją panował wyraźny mózg sztabu: czujny, zdecydowany. Ani na chwilę nie utracił inicjatywy. Świetnie rozbudowana sieć podsłuchu i radiolokacji dostarczała mu dokładnych wiadomości o wrogu. Bez przerwy trzymał w swym ręku, na swym stole operacyjnym, wszystkie nieprzyjacielskie formacje. Rzucał na nie kolejno swe myśliwskie dywizjony, mądrze, przemyślnie, precyzyjnie. Miał jasny plan obrony, i każda nowa sytuacja bitwy spotykała się z natychmiastową odprawą. Gdzieś w Anglii, w podziemiach centrali operacyjnej, koncentrował się w ciągu pół godziny, jak gdyby cały geniusz sztabu brytyjskiego i swą wolę zwycięstwa przelewał w skrzydła myśliwskich samolotów. W kilka minut po wsiąknięciu w głąb Anglii przedniej straży nieprzyjacielskich myśliwców, w okolicach Dowru rozległ się od nowa szum silników, tym razem głębszy i przenikliwszy. Niebawem od wschodu pokryła niebo silna wyprawa bombowa blisko czterdzieści bombowców, przeważnie Hańkli, eskortowanych przez podwójną mniej więcej liczbę Messerschmittów. Zaraz po przebyciu przez wyprawę pasa wybrzeża rzuciło się na nią kilka nielicznych, dwa do trzech dywizjonów Spitfajerów rzekłbyś zjadliwe pieski. Atak ich był tak ostry, że w zupełności odniósł skutek pożądany przez brytyjskie dowództwo. Spitfajery wciągnęły do walki większą ilość Messerschmittów, i bombowce leciały dalej, pod osłabioną już osłoną. Jakieś czterdzieści kilometrów głębiej. W połowie drogi między Wybrzeżem a Londynem bombowce natrafiły na nową, silniejszą zaporę harikenów, tworzących jak gdyby drugą, główną linię oporu. Tu impet Luftwaffe się załamał. Wyprawa, zmuszona do przyjęcia walki, rozbiła się na wiele części. Tym samym przestała istnieć jako czynna jednostka uderzeniowa. Po prostu rozpadła się w kilkudziesięciu pojedynkach i poniosła klęskę. Lecz okazało się, że i Heinkle były tylko wstępem do dalszej akcji, gdyż w niespełna pięć minut później nadleciało nowe, znacznie silniejsze zgrupowanie. Było w nim przeszło sto 150 niemieckich maszyn, w tym więcej niż jedna trzecia bombowców. Spadły na Anglię jak potężny młot. Teraz dopiero nadeszła rozstrzygająca chwila. Bezpośrednie najistotniejsze niebezpieczeństwo zawisło nad krajem podczas gdy zadaniem dotychczasowych fal było tylko walczyć, wiązać i wyczerpywać brytyjskie lotnictwo, w mniemaniu sztabu hitlerowskiego osłabione do ostatnich granic sześciotygodniową bitwą, nowy nalot miał dokonać ostatecznego opanowania powietrza nad Anglią chociażby na krótko, na kilka kwadransów chociażby tyle, by stworzyć klin dla następnych inwazyjnych formacji. Olbrzymia wyprawa przeszła przez wybrzeże jak huragan. Nikt jej nie zaczepiał. Były w powietrzu spitfajery, lecz wciąż tłukły się z Messerschmittami. Huragan zmierzał prosto na Londyn. Na wysokości miasteczka Mayston wpadł w rejon, w którym toczyła się wielomilowa bitwa poprzedniego nalotu z Harikanami. Nie mieszał się do niej, dążył dalej. Już mijał walczący, gdy nagle ku zdumieniu najeźców. Pojawiły się przed nimi świeże dywizjony brytyjskich myśliwców. Zaskoczenie było przykre. Lecz wyprawa miała rozpęd tak nieprzeparty, że jakkolwiek Brytyjczycy przeszywali jej szyki niby zabójczymi sztyletami, zdołali powstrzymać i związać tylko część napastników. Reszta blisko 150 maszyn parła dalej. Dosięgła Londynu. Maszyny Luftwaffe zawarczały nad miastem, gdy Big Ben uroczyście wybijał południe. Było wśród nich wiele bombowców, lecz szkód wielkich nie wyrządziły, nie zdążyły. Właśnie w sam czas napłynęło kilka nowych myśliwskich dywizjonów, ściągniętych z dalszych okolic Anglii. Wśród nich znajdował się polski Dywizjon 303. Stanowiły jakby trzecią, ostatnią linię obrony, i pod naporem jej rozpaczliwych ciosów wróg się rozleciał. Rozbity na szereg pojedynczych walk, ratował się ucieczką, wracał rozbity. Nawała zszczezła. Zwyciężyło alianckie myśliwstwo. Rozłupało formację wroga. Na rozległym niebie od Londynu aż do brzegów kanału toczyła się najdziwniejsza w dziejach ludzkich bitwa. Srożyło się dwieście zabziętych pojedynków. Widok nieopisanego piękna i odmętu grozy. Brytyjscy i alianccy myśliwcy wiedzieli, o co walczyli. Walczyli jak lwy. Nie wiadomo, jakie skutki, zapewne fatalne, miałoby pojawienie się w tych kilkunastu minutach nowej, świeżej wyprawy nieprzyjacielskiej. Dwadzieścia jeden brytyjskich dywizjonów już walczyło. Wielu rezerw widocznie w pobliżu nie było, skoro trzeba było sięgać po pomoc z dalszych stron. Lecz dowództwo hitlerowskie nie zdobyło się na nowy atak. Skuliło się. Zaniemogło. Osłupiałe zapewne niespodziewanie twardą odprawą paraliżującą wszystkie jego kalkulacje. Więc olbrzymi płomień nad Anglią, niepodsycany świeżym wkładem, wypalał się sam w sobie. Dywizjon 303 w tej ważnej bitwie wspaniale walczył. Nową okrył się chwałą, chociaż z początku zanosiło się niepomyślnie. Tego dnia prowadził go kanadyjski kapitan Kent, myśliwiec odważny, lecz młody i niezbyt doświadczony. Gdy Kent, lecąc w dwanaście maszyn, ujrzał nad Tonbridge, zgrupowanie około dwudziestu Messerschmittów idących w stronę Londynu, dał się skusić ich ponętnym widokiem i puścił się wraz z dywizjonem w pogoń. Niestety Messerschmitty pędziły szybko i trudno było je doścignąć. Lecz Kent uwziął się i ścigał. Messerschmitty skręciły nieznacznie ku północy. Wywabiły dywizjon nad ujście Tamizy i potem, zakręcając olbrzymie koło, Wróciły znów w okolice Tonbridge. Tak wiedziony za nos dywizjon nie tylko strwonił kilkanaście cennych minut, lecz co gorsza, goniąc, rozciągnął się na długiej przestrzeni i stracił łączność zarówno z wrogiem, jak i między własnymi kluczami. Gdy wszedł ponownie w rejon walk, był rozbity na cztery oddzielne trójki. Okoliczność fatalna, ale przecież właśnie w tych trudnych warunkach uwydatniała się jeszcze raz niezwykła, indywidualna sprawność polskich myśliwców. Tak więc pierwszy klucz kapitana Kenta, zabrnąwszy aż po Dungeness nad kanał, zuchwale zaatakował kilkanaście Messerschmittów. Dwaj boczni kapitana, porucznik Felić i sierżant Andruszkow, zestrzelili dwie maszyny z ich środka, po czym ratując się desperacko od grożącej zagłady, dali zbawczego nura w pobliskie mury. Nic im się nie stało. Drugi klucz porucznika Henneberga, prąd w stronę spostrzeżonej wyprawy Dornierów, Zaatakowany przez Messerschmitt'y, wywrotami rozleciał się na wszystkie strony. Przy tej okazji Jan Zumbach zniszczył podstępnego Messerschmitt'a, który chciał się wycyganić korkociągiem. Tymczasem Henneberg rzucił się sam jeden na bombowce, lecące na domiar złego pod silną osłoną i jedną długą serią pocisków zapalił pierwszego z boku dorniera. Od nadlatujących Messerschmitt'ów oderwał się rezolutnym nurkiem pod bombowce, po czym wkrótce napadł na cztery nowe Messerschmity i jednego z nich strącił. Sam uszedł cało. Trzeci klucz porucznika Paszkiewicza, podobnie zaskoczony przez kilka Messerschmitów, rozpadł się, przy czym wszakże Paszkiewicz zmusił jednego z napastników do walki kołowej i wnet go zgładził. Tymczasem podporucznik Łokuciewski, wywinąwszy się od pościgu, ujrzał z boku samotnego Messerschmita lecącego powoli, jak się okazało, na przynętę. W chwili zbliżenia się do niego i oddania strzałów napadło na myśliwca kilka Messerschmittów z góry. Jeden z ich pocisków działkowych rozbił bok kabiny i poranił srodze Łokuciewskiego. Błyskawiczna ucieczka w chmury uratowała go. Przedtem jednak myśliwiec przeżył wielką satysfakcję. Widział jak samotny Messerschmitt, który poprzednio leciał na wabia, trafiony pomimo bardzo krótkiej serii, z wielkim płomieniem walił w dół. Chociaż Hariken był szpetnie pogruchotany, i chociaż w udzie Łokuciewskiego tkwiła masa odłamków pocisku, nieugięty myśliwiec gładko doprowadził samolot do swej bazy, by maszynę oddać do fabryki, a siebie do szpitala. Dowódca czwartego klucza, porucznik Marian Pisarek, miał obok siebie sierżanta Franciszka, w pewnym momencie ulatniającego się starym zwyczajem, by gdzieś nad kanałem zestrzelić Messerschmitta 110. Pisarek natomiast zaczął ścigać Messerschmitta 109, który uciekając wykonywał cudaczne wykrętasy i zręcznie unikał pocisków. Adolfek wyśliznął się tak przebiegle, że w końcu zdołał czmychnąć do niewielkiej chmury. Pisarek wpadł za nim i oczywiście natychmiast zgubił przeciwnika z oczu. W ukryciu wróg jakby stracił dowcip i pewnie już sądził, że jest uratowany. Będąc jeszcze w chmurze, skręcił ku Francji. Pisarek, wczuwając się instynktownie w jego odruchy myślowe, Kombinował tak samo i tak samo skręcił. Po wyskoczeniu z obłoku miał Messerschmitt'a tuż przed sobą i łatwo pierwszą serią zwalił go do ziemi. W tej osobliwej walce dwóch przeciwników powzięło tę samą myśl i dlatego wróg przypłacił to życiem. Więc Dywizjon 303, jakkolwiek rozproszony, spisał się znakomicie. Swą zuchwałą walecznością. A zuchwałość i waleczność były w tym dniu cnotami najpotrzebniejszymi. Wiązał wielką siłę Messerschmittów, ułatwiając innym dywizjonom zwalczanie bombowców. I last not least osiągnął znów rekordową ilość zwycięstw. Bo będąc tylko jednym z dwudziestu brytyjskich dywizjonów walczących przecież z przykładną odwagą, sam 303 zniszczył blisko jedną szóstą część samolotów nieprzyjacielskich. Zestrzelonych przez innych myśliwców Dziewięć i pół Pół bo jednego meserszmita Z innym dywizjonem Na sześćdziesiąt i pół maszyn strąconych przez resztę rafu Rezultat zaszczytny Straty brytyjskie były nieznaczne Kilkanaście maszyn i kilku tylko zabitych Straty Polaków Jeden ranny Winston Churchill w towarzystwie swej żony śledził przebieg bitwy w centrali operacyjnej brytyjskiego dowództwa 11. grupy myśliwskiej Waxbridge. Utartym zwyczajem chciał zapalić swe legendarne cygaro, ale taktownie go poproszono, by nie palił w centrali operacyjnej. Więc tylko trzymał w ustach swe niezapalone cygaro, gdy wkrótce napięcie walki doszło do szczytu. Premier opuścił Axbridge dopiero około czwartej po południu, gdy obrona tego dnia, najważniejszego dnia bitwy o Brytanię, zadała wyraźną, druzgocącą klęskę niemieckiej Luftwaffe. Churchill był zadowolony i uśmiechnięty. I dziękował lotnikom. Brytyjscy myśliwcy oraz ich alianccy towarzysze spełnili swe zadanie. Wielka stronica dziejów obróciła się na korzyść Brytyjczyków i na korzyść całej ludzkości. Że na tej stronicy są wypisane rzetelnie polskie litery, i to bynajmniej nie na pośrednim miejscu, będzie dla Polaków powsze czasy źródłem zdrowej dumy. W tym dniu, wypada to podkreślić, obok Dywizjonu 303 brał udział w walce drugi polski Dywizjon, 302, Dywizjon Poznański. I zestrzelił również sporo. Ośmiu przeciwników. Lecz dzień 15 września jeszcze się nie skończył. Losy się rozstrzygnęły. Nie skończył się jeszcze dzień 15 września. Barki z niemieckimi dywizjonami wciąż czekały na sygnał do inwazji. Należało utorować im drogę za wszelką cenę. Obojętnie jakim kosztem. Należało złamać opór Anglii i opanować jej powietrze. Ostatni samolot zwycięży pienił się Gering. W dwie godziny po południowej klęsce Ludwafe rozległ się od nowa nad brzegami kanału warkot nieprzyjacielskich maszyn. Drugi tej niedzieli atak był równie potężny jak pierwszy. Znów przychodził w dwóch falach. Jednej po drugiej. Pierwsza była znacznie silniejsza. Była miażdżąca. Pisała na niebie najzłowróżbniejsze znaki. Skupiała wszystkie rządze krzyżackie. Niosła najdrapieżniejsze nadzieje hitlerowców. Była jak grom. O godzinie drugiej minut pięćdziesiąt poderwano dywizjon 303. Startowało już tylko dziewięć maszyn. Pierwszą eskadrę cztery maszyny prowadził angielski kapitan Kelet, Drugą pięć maszyn kapitan Urbanowicz. Po starcie nadszedł rozkaz radiowy z dołu, by kursem południowo-wschodnim wzbić się na dwadzieścia tysięcy stóp. Na wysokości ośmiu tysięcy stóp, dywizjon wszedł w gęstą warstwę chmur, korzystną może dla osłony Anglii, lecz dla myśliwców niepożądaną. Trudno było utrzymać łączność między kluczami. Myśliwcy drugiej eskadry przytulili się do samolotu Urbanowicza, prawdziwie jak pisklęta. Lot był przykry, grożący zderzeniem przy słabej widzialności. Nadmiar złego szyby zaczęły zamarzać i wnet pokryły się grubą płytą lodu. Nerwy w coraz większym napięciu, coraz łatwiej o katastrofę, aż wreszcie upragniony blask. Eskadra wyskoczyła ponad chmury. Wysokość dwadzieścia dwa tysiące stóp. Warstwa obłoków głęboka na pięć blisko kilometrów. Z wierzchu przedstawiała wspaniały widok, jakby spiętrzonych gór. Zupełne pustkowie. Myśliwcy rozglądali się daremnie za kolegami z pierwszej eskadry. Byli sami, tylko ich pięciu w tym nieskończonym morzu bieli i słońca. Reszta dywizjonu pogubiła się w chmurze. W ogóle nikogo nie było widać, ani śladu innych myśliwców, ani nieprzyjaciela. Piątka, jak stado zagubionych w przestworzach ptaków, leciała dalej w wyznaczonym kierunku, nieustannie nabierając wysokości. Wciąż wyżej, wyżej. Wnet w promieniach słońca znikł lód na szybach. Eskadra mogła patrzeć w przód. Nagle ujrzała. Daleko jakieś cztery kilometry przed nią pękały białe bukieciki. Rój pocisków artylerii przeciwlotniczej bijącej poprzez chmury. Z odległości wyglądało to jak dziecięca zabawka lecz myśliwcy czuli, że była jakaś wzruszająca nuta w tej armatniej czupurności, grzejącej na ślepo, zapalczywie, na przekór grubej chmurze. Jednocześnie widzieli z daleka cel pocisków, wyprawę bombową. Przeszło sześćdziesiąt bombowców, w zwartych piątkach leciało kilkaset metrów ponad obłokami, w kierunku na Londyn. Urbanowicz ogarnął wzrokiem ich zbitą masę. Domyślił się, że to Dorniery 215 i odruchowo, niespokojnie szukał po niebie nieprzyjacielskiej osłony. Gdzie osłona? Była! Wreszcie ją znalazł. Nieco w tyle, za bombowcami, z lewego i boku, od strony słońca, lecz dziwnie wysoko. Nieprawdopodobnie wysoko, jakieś dwa tysiące metrów powyżej Dornierów, sunęło potężne zgrupowanie około stu Messerschmittów. Mrowisko aż czarno odbijało się na niebie. Lecz dlaczego leciało tak wysoko? Doświadczony myśliwiec nie rozumiał tego. Stwierdził, że tylko luźne, nieliczne trójki Messerschmittów chodziły niżej, pod tą odległą osłoną, między nią a bombowcami. Wtem uwagę Urbanowicza ściągnęło na siebie pięć Messerschmittów 110, oddalone o niespełna sześćset metrów. Leciały w tym samym kierunku, co polska eskadra. Jeno wyżej i z boku. Ich nagła bliskość rozstrzygnęła. Urbanowicz rzucił się za nimi w pogoń. Lecz już w kilkanaście sekund później przekonał się, że to próżny trud. Jego eskadra, zmuszona wzbijać się w górę pomimo pełnego gazu, pozostawała w tyle za Messerschmittami. Jak błyskawicznie Urbanowicz decyzję popsiął, tak też ją porzucił miał już inny cel. Same bombowce. Pościg za Messerschmittami zaprowadził eskadrę w pobliżu zgrupowania bombowców. Polacy mieli je tuż przed sobą z lewej strony, kilkaset metrów niżej. Przy tym myśliwcy byli prawie bezpośrednio pod rojowiskiem Messerschmittów i Urbanowicza, zerkającego w górę, aż zatykało z napięcia. Nikt ich jeszcze nie atakował. Jakaś niebywała szansa. Messerschmitty albo ignorowały eskadrę, pięciu myśliwców, to pył wobec takiej przewagi, albo ze swej podniebnej wysokości po prostu jeszcze jej nie zauważyły. Nieprawdopodobnie szczęśliwy zbieg okoliczności rzucił oto Polaków w sam środek nieprzyjacielskiej wyprawy, nieświadomej niebezpieczeństwa. Urbanowicz nagle skręcił w lewo, do ataku. Koledzy zrozumieli. Skręcili tak samo, dołączyli do jego boków. Cała piątka zwaliła się w dół, w jednym szeregu ławą. Nurkowała na pełnym gazie, rwała z zawrotną szybkością. Tak tylko orły uderzają. To szaleńczy wyścig o zdobycie sekundy. Wciąż nad bombowcami krążyły niedaleko luźne trójki miserszmitów. Zaskoczyć je. Ubiec je w jednym migocie. Urbanowicz przy tym widział wszystko. Wiedział, że jakieś dwa tysiące metrów przed wyprawą bombową zbliżały się już dwa dywizjony brytyjskich myśliwców. Za chwilę polska eskadra nie będzie sama, lecz będzie pierwsza, była pierwsza. Atak trzy czwarte z przodu z góry, wprost od słońca, wprost na same bombowce. Bombowce szły stłoczone jak stado owiec. Z odległości 400 metrów padły pierwsze pociski. Celne i mądre. Nie koncentrowały się w długiej serii na jednym samolocie, jak to czyniły zazwyczaj, natomiast krótkimi seriami obsypywały poszczególne bombowce. Raziły tu, rąbały tam, cięły i przeskakiwały na następny cel. Biły naraz w kilkanaście maszyn i naraz cała lewa kolumna wyprawy była pod ich ostrzałem. Straszliwym ostrzałem, najskuteczniejszym i najbardziej demoralizującym. Nie wiadomo, co tak poskutkowało. Czy celność pocisków powodująca wyjątkowo liczne straty w ludziach, czy też przerażenie hitlerowskich załóg przestraszonych, iż atak nastąpił od strony słońca, skąd najmniej się spodziewały i gdzie przecież czuwać miała silna osłona Messerschmittów. Dość, że wróg stracił głowę. Zdruzgotało go uderzenie. Powstała ciżba. Wybuchła panika. Zaraz na wstępie dwa dorniery wpadły jeden na drugiego i obydwa, splecione w koszmarną masę, stoczyły się w dół. Niektóre z nich z brzegu zgrupowania uciekały wariackimi skrętami w lewo, inne ze środka uciekały w dół. W tym momencie piątka polskich myśliwców dopadła. Dwóch przeszyło wyprawę z góry do dołu i z dołu do góry. Trzech pozostawało stale ponad bombowcami. Zataczało esy, nurkowało, strzelało z góry, skręcało przez plecy, nurkowało, strzelało. Przerzucało się zawrotami z góry i znów strzelało, znów prażyło, znów grzmociło. I tak pięciu myśliwców szalejących w swym żywiole, zamienionych w ziejące furie, tworzyło historię. Rozwijało wielką wyprawę lufdwawę. Wyprawa się rozpadła. Już żadna siła nie mogła jej skleić. Nikt jej nie spoi. Panika to straszna rzecz. Już nawet bombowce z prawej kolumny, najmniej dotychczas narażone, skręcały w prawo i uciekały. Uciekały. A tu już świeże dywizjony brytyjskich myśliwców wpadały jak nowe furie i szerzyły nowe spustoszenie. Z góry uderzyły wreszcie Messerschmitty. Były za daleko, przyszły za późno. Cóż, że sierżant Brzozowski, rozsiekany na śmierć, zginął. Że sierżantowi Andruszkowowi ustrzeliły maszynę, a sierżant z niej wyskoczył. Skacząc zaś zabisnął w powietrzu na przewodzie radiowym i tak szkaradnie ciągnięty za głowę, poleciał kilometr za spadającym harikenem, zanim się nie oswobodził zerwaniem kominiarki z głowy. Cóż, że porucznika Fericia opadła chmara Messerschmittów 110. W walce kołowej Ferić zwalił jednego z nich, Potem z podziurawionym samolotem czmychnął do chmur. Zleciały się Messerschmitty. Zleciały się ze wszystkich stron. Lecz losu już nie odmieniły. Lecz bombowców od zagłady nie uchroniły. Nadlatujące jednocześnie harikeny i spitfajery spełniły swój obowiązek do ostatka, do cna. A między nimi ów szczęśliwiec, który pierwszy dorwał się do wroga. Urbanowicz. W pewnej chwili zauważył, że trzy Dorniery, korzystając z zamętu, nurkowały w otwór między chmurami i starały się zejść ku ziemi, by tam widocznie rzucić bomby. Skladały się jeden za drugim. Urbanowicz doskoczył. Latał dokoła nich jak osa, wzbijał się i pikował. Przy drugim ataku środkowy bombowiec wybuchł płomieniem. Następna seria pocisków sprzątnęła przedniego Dorniera. Trzeci niestety dał pozornie drapaka do chmur. W gdy znikał z oczu, dwa strącone bombowce, wpadały jak zestrzelone kaczki w środek ujścia tamizy. I znów jak przed trzema godzinami. Dwieście pojedynków przewalało się na niebie. Wrogowie ginęli. Padały ich maszyny. Luftwaffe ponosiła najsromotniejszą klęskę. 185 jej maszyn legło tego dnia razem w południe i po południu. Przeszło 200 innych potłuczonych. Ledwo dowlokło się do Francji. Był to cios decydujący. Gdy owego 15 września 1940 roku, po południu między godziną 3 a trzecią minut 30, niedobitki rozgromionej Luftwaffe zmykały ku Francji, wielka bitwa, zwana Bitwą o Brytanię, była rozstrzygnięta. Mało Brytyjczyków, zasiadających tego popołudnia do swej codziennej herbaty, Świadomych było wielkiego zwycięstwa, jeszcze mniej sobie uświadamiało, że owa godzina była jedną z tych nielicznych, które rozstrzygały losy tej drugiej światowej potwornej wojny. Zaczynamy poznawać Polaków. Druga połowa września jasno wykazała, że dzień piętnasty tego miesiąca był dniem kulminacyjnym bitwy o Brytanię i załamał decydująco rozpęd Luftwaffe. Po tym dniu nie mogła już okrzepnąć. Naloty jej straciły rozmach, zwiotczały, a gdy czasem jeszcze wybuchały z ostatnią desperacką zapalczywością, alianckie lotnictwo łatwo topiło je w krwi i rozbijało w gruzy. Tak na przykład w dniu 27 września Brytyjczycy znowu zniszczyli 116 maszyn niemieckich. Dywizjon 303-15. Lecz były to ostatnie porywy. Brytania ocalała, tylko wtajemniczeni wiedzieli, jak blisko była w owym miesiącu zupełnej klęski. Przecież na lądzie nie miała wtedy żadnego prawie uzbrojenia. Bitwę wygrali myśliwcy. Nie dopuścili nieprzyjacielskich hord do inwazji. W decydującym dniu, owym 15 września 1940, 21 alianckich dywizjonów, czyli mniej więcej 250 myśliwców, wzięło na siebie cały obuch hitlerowskiej furii i broniło całości frontu. Aż dziś, jeszcze po latach, samo wspomnienie dech zapiera i wydaje się to jakąś przerażającą lekkomyślnością dziejową jakimś fantastycznym paradoksem. Cienka była nić, która trzymała wtedy węzły Wielkiej Brytanii, lecz nie zerwała się. I co jeszcze ciekawsze, że nie zrywając się, wstrząsnęła sumieniem świata. Dopiero gdy tych niewielu spełniło nadludzkim niemal wyczynem swój obowiązek, przebudziła się reszta imperium i zrozumiała istotę wojny. Przebudziły się i Stany Zjednoczone. W ten czas wąziuteńki był front broniony przez owych 250, lecz jakże ważny, jak brzemienny w następstwa. Utorował drogę dla właściwego frontu stworzonego później przez cały świat. Frontu idącego od Waszyngtonu poprzez Londyn do Moskwy do Chungkingu. I dopiero uzbrojona sieć całego globu zdusić miała hydrę hitlerowską. Lecz wtedy w sierpniu i we wrześniu 1940 roku takiej sieci jeszcze nie było. Była tylko cienka, samotna nić. Było ich bardzo, bardzo niewielu. Między nimi byli i Polacy. Wśród Polaków Dywizjon 303. Wkład jego do bitwy o Brytanię w jej najważniejszym okresie wrześniowym był wspaniały i zdumiewający. 303 zestrzelił trzykrotnie więcej przeciwników niż przeciętnie każdy z innych dywizjonów alianckich. A przy tym miał trzykrotnie mniej własnych strat w stosunku do strat innych dywizjonów. W liczbach działalność wszystkich polskich myśliwców oraz Rafu we wrześniu przedstawiała się następująco. Dywizjon 303. 77 zestrzeleń przez Polaków. 17 przez Czecha Frantiszka. 14 przez trzech brytyjskich członków dywizjonu. Razem we wrześniu 108 zestrzeleń. W całej bitwie o Brytanię 1940 roku 126. Dywizjon 302. 15 zestrzeleń we wrześniu. W całej bitwie o Brytanię 16. Inni polscy myśliwcy rozproszeni po jednostkach brytyjskich. 29 zestrzeleń we wrześniu a w całej bitwie o Brytanię 77. Razem Polacy we wrześniu 1940 roku 121 zestrzeleń. Reszta królewskich sił lotniczych RAF miała 846, co stanowi stosunek zestrzeleń polskich do innych jak 1 do 7. Wypada nadmienić, że poza tym, artyleria przeciwlotnicza strąciła 131 maszyn we wrześniu. Jeszcze korzystniejszy dla Polaków stosunek wykazuje zestawienie zwycięstw w owym decydującym dniu 15 września, kiedy to powyższe dwa dywizjony, to jest 303 15 zestrzeleń i 302 8 zestrzeleń oraz inni Polacy w brytyjskich dywizjonach, miały razem 26 zestrzeleń polskich, podczas gdy reszta, to jest Brytyjczycy i inni alianci, zestrzelili 153 przeciwników. Zatem co siódmy samolot niemiecki ginął owego rozstrzygającego dnia od polskich pocisków. Nie dziw więc, że polscy myśliwcy byli na ustach wszystkich i w sercu każdego Brytyjczyka. Nie dziw, że do Dywizjonu 303 przyjeżdżał generał Sikorski, by ich dekorować, że przybywał również król brytyjski, by uściskać im dłonie i dziękować. Brytyjskie pióra, co uczciwsze, Oddawały im wtedy, w jesieni 1940 roku, cześć w publicystyce i pisały entuzjastycznie, jak na przykład George Sanders, słynny autor popularnego dziełka pod tytułem The Battle of Britain. Znakomici między nimi, myśliwcami są Polacy. Ich męstwo jest ogromne. Ich sprawność graniczy z wyczynem nadludzkim. Polacy oddali wielkie usługi. Wciąż je oddają i oddawać będą, dopóki zwycięstwo triumfalne i zupełne nie opromieni ich skrzydeł. Zaczynamy poznawać Polaków. Więc ostatecznie, jacy byli ci sławni, myśliwcy z Dywizjonu 303? Czy jacyś nadludzie? Jakaś elita? Wyszukana na pokaz dla pięknego symbolu? Jakieś cudowne dzieci, jacyś wybrańcy losu? Otóż właśnie, że nie. Byli to zwykli, zdrowi, prości chłopcy. Mieli ten sam temperament i te same zmysły, ten sam uśmiech i te same troski, co większość innych Polaków. Byli kubek w kubek podobni do tysięcy mieszkańców z Nadwisły, Warty i Bugu. Nie różnili się od tamtych niczym ani cnotą szczególną, ani przywarami. Tylko gruntownie nauczyli się swego fachu w polskiej szkole i teraz sumiennie spełniali swój obowiązek. I to było ich tajemnicą. Że sprawność i rezultaty Dywizjonu 303 w roku 1940 nie były niczym wyjątkowym i osobliwym, świadczyły podobnie doskonałe wyniki innych polskich myśliwców walczących w zespołach brytyjskich, jak również świadczyła o tym działalność bratniego Dywizjonu 302. Myśliwcy z 302 zdobyli nawet pewnego dnia rekord bo stacjonując z dala od terenów walki jednak potrafili zestrzelić 16 nieprzyjacielskich maszyn. A gdy jak w dniu 15 września dopuszczono ich raz uczciwie do wroga, zmietli w jednym dniu nie mniej niż 18 samolotów. Dzieje polskich lotników w Brytanii nie były pozbawione szokujących nieporozumień polegających na tym, że obce narody, nawet najuczciwsze, snuły o Polakach dziwnie mylne pojęcia, często wręcz fantastyczne. W lecie 1940 roku decydujące koła brytyjskiego myślistwa, w poczuciu ogromnej odpowiedzialności, jaka wtedy na nich ciążyła, miały wątpliwości co do użycia polskich myśliwców w walkach w Anglii, przypuszczając, że Polacy po dwóch poniesionych klęskach w Polsce i we Francji Stanowili materiał ludzki zdemoralizowany i niezdolny do walki na tak ważnym odcinku. Gdy Polaków mimo to dopuszczono, okazało się już w pierwszych tygodniach, jak mylna była ta ujemna ocena. Później sądzono, że polscy myśliwcy odnośli tak wielkie sukcesy, bo to szaleńcy i ryzykanci, nie szanujący swego życia. Nieporozumienie. Polaków ginęło stosunkowo znacznie mniej niż Brytyjczyków. Polacy to tylko dobrzy myśliwcy, bo taki jest ich niepowściągliwy temperament. Nieprawda. Liczne polskie załogi bombowe odznaczały się pracą wyjątkowo precyzyjną i dzielnie sekundowały swym brytyjskim kolegom. Polacy to naród wyłącznie lądowy. Nieprawda. Wypadało spojrzeć na ducha ożywiającego nasze orły, błyskawice i kromanie. Wypadało wniknąć w silny, jędrny rozpęd, jakiego nabierała polska marynarka handlowa. Dość przytaczań. Gdyby kiedyś polskich lotników zapytano, ile Wielka Brytania była im winna za ich wkład w tej wojnie i jak miała za to zapłacić. Pytanie choć brutalne, lecz bardzo ludzkie. Lotnicy szeroko otworzyliby oczy i może żachnęliby się dotknięci. Spełniali swą oczywistą powinność, jako lojalni sojusznicy przeciw wspólnemu wrogowi i zapłaty od Brytanii nie chcieli. Lecz potem po zastanowieniu się jednak zażądaliby czegoś, mianowicie zażądaliby, ażeby Brytyjczycy i inni lepiej poznali Polaków by poznali ich uczciwie, serdecznie, dokładnie, bez uprzedzeń, by poznali takich, jakimi Polacy rzeczywiście byli, a nie takich, jak ich często malowano, zniekształconych, nieprawdziwych. Wtedy na pewno Brytyjczycy odkryliby, że naród żyjący dookoła Wisły i Warty jest akurat taki sam jak wszystkie inne zdrowe i cywilizowane narody, ani nie gorszy, ani nie lepszy że przeciętny Polak to właśnie taka dusza jak przeciętny Mister Brown w Londynie, Mr. Bruce w Edynburgu czy Mr. Taylor w Chicago, że tak samo jak oni wierzy w istnienie wielkich moralnych wartości ludzkich i nie będzie umiał łamać swego słowa ani płodzić kwislingów. Tego zażądaliby polscy lotnicy w zapłacie. Uczciwego i rozumnego spojrzenia na Polaków. Ból. Podporucznik Kazimierz Daszewski, czyli długi Joe, jak go przyzwali koledzy, był właściwie zagadką. Krył w sobie różne niespodzianki i ludzie w sądach o nim łatwo się mylili. Omylił się angielski marynarz i był bezczelny, bo widział wychudzonego lotnika o nieśmiałym, łagodnym uśmiechu. A Joe nie pozwolił sobie odebrać dziewczyny w tańcu i trącił marynarza w szczękę. Srogi nokaut rozłożył intruza, który teraz zrozumiał, że nieśmiały uśmiech Daszewskiego nie wykluczał rogatej duszy i stalowych mięśni. Łagodny jego uśmiech i bardzo jasne, bardzo pogodne oczy kryły w sobie jeszcze inną niespodziankę, bo nikt by nie przypuszczał, że Daszewski przeszedł za życia męki piekła. Owego wrześniowego dnia rąbaniny dornierów i on strącił bombowca. W zamieszaniu, jakie następnie powstało, ścigał uciekającego wroga aż nad Dover, lecz tu przyszła kryska na matyska. Otoczony meser dostał pociskiem z działka lotniczego. Dostał dobrze. Gdy huk rozległ się w kabinie, szrapnel wyrwał mu wielkie kawały mięsa z uda biodra i ramienia. Myśliwca przeszył ból tak przejmujący, że od razu sparaliżował mu całą prawą stronę ciała. Jednocześnie gorący glikol lunął mu w twarz i poparzył ją. Kabinę wypełnił duszący dym. Pomimo wstrząsu instynkt Daszewskiego pracował jasno. Wyrwać się z pola obstrzału. Wyrwać się. Jak? Okazało się że samolot był postrzelony tak samo jak Daszewski. Stery nie działały, były zerwane. Drążek sterowy posuwał się luźno. A tymczasem nastąpiła groźna rzecz. Samolot wpadł w korkociąg. Ruch wirowy obryzgiwał całą kabinę krwią i co gorsza jakby rozrywał na wszystkie strony mózg rannego. Jednak należało działać i to szybko. Samolot świdrem pędził w dół. Za kilka sekund musiała nastąpić katastrofa. Pozostał jedyny ratunek, skakać. Daszewski otworzył kabinę, lecz nie mógł z niej się wydostać. Był zbyt słaby. Wduszał go wiatr do środka, wpychały go metalowe drzwiczki. Daszewski walczył jak oszalały. Ostatecznie rozpaczliwym wysiłkiem lewej, zdrowej ręki wygramolił się na brzeg, lecz tu zatrzymała go nowa przeszkoda, mianowicie przewody, radiowy i tlenowy, przyczepione do kominiarki na głowie. Myśliwiec był nimi uwiązany do samolotu. Daszewski szamotał się jak zwierz na więzi. Z okaleczonego ciała dobywał ostatnich sił, wreszcie udało się. Zerwał przewody, wyleciał w powietrze. Wtedy powstały w jego myśli dwa uczucia: zdziwienia i obawy. Zdziwienia, że wylatując nie uderzył o ster samolotu, o co łatwo w korkociągu. Obawy, że nad nim były Messerschmitty. Wróg miał zwyczaj strzelania do nieprzyjacielskich spadochroniarzy. Wiele czarnych krzyży kręciło się w pobliżu. Daszewski miał się na baczności. Nie otwierał spadochronu. Spadał w dziwnym położeniu plecami do dołu, twarzą do góry. Nie widział ziemi. Przy tym nadal leciał w korkociągu, zataczając ciałem zawrotne młyńce. Młyńce niebawem zaczęły się nieco odchylać, i wówczas Daszewski dostrzegł na brzegu wirującego nieba skrawki ziemi. Lecz był to tylko jej horyzont. I Daszewski wciąż nie wiedział, jak blisko jest ziemia pod nim. Nagle ogarnął go paroksyzm niepokoju. A może ziemia jest niedaleko? Kiedy wyskakiwał? Jak długo spadał? Minuty czy tylko ułamki sekundy? Daszewski spadał jak bezwładna kula. Starał się odwrócić głowę, by spojrzeć w dół. Nie mógł. Zaczął liczyć raz, dwa, lecz ustał. Rozleciały mu się liczby. Myśli rozwiały się jak dym. Zresztą po co liczyć? Nie widział ziemi i strach przed zderzeniem męczył go coraz potworniej. Messerschmitty już nie istniały. Istniała tylko przepaść pełna coraz bliższej grozy. Dość! Dość spadania! Otworzyć spadochron! Lecz spadochron otwierał się prawą ręką pociągnięciem rękojeści. Daszewski nie mógł ruszać prawą ręką. Była od rany sparaliżowana. Nie mógł otworzyć spadochronu. Próbował lewą, daremnie. Lewą nie dosięgał. Śmierć zajrzała mu w oczy blisko, wyraziście. Lecz Daszewski nie chciał się poddać. Wybuchał nowym spazmem walki. Chciał żyć zaczął szarpać lewą ręką jak w konwulsjach, żyć, otworzyć spadochron. To były konwulsje. Gwałtowny spadek z siedmiu tysięcy metrów na tej wysokości zestrzelono go i raptowna zmiana ciśnienia powietrza rozdzierały mu prawie płuca. Daszewski czuł, że mu głowa pęknie. Lewa ręka wykonywała nieustannie, bezwiednie, ruchy i nagle w jakimś skurczu natknął się na metal. Rękojeść. W istocie była to rękojeść spadochronu. Wyszarpał ją. Posłyszał nagle przeciągły szum poza plecami. Plecak się opróżniał. Spadochron się rozwijał. Myśliwiec zrozumiał, że jest ocalony. Gdy spadochron rozwarł się cały i utworzył kopułę, szarpnął ostro ciałem Daszewskiego i postawił je w pozycji normalnej, głową do góry. Szarpnięcie spowodowało nowy ból, tak przeszywający, że lotnik myślał, iż oszaleje. Ciało jego wisiało na pasach, przechodzących akurat przez zranione biodro, i dlatego tak dolegało. Okropne męczarnie wzmagały się z każdą chwilą. Nie było na to rady. Pomimo cierpień Daszewski nie tracił przytomności, przeciwnie. Powiew wiatru go orzeźwiał. I to było najstraszniejsze. W końcu lotnik nie mógł tego znieść. Chciał rozluźnić pasy. Byłoby to samobójstwem. Na szczęście nie miał dostatecznych sił, by zamiar wykonać. Spadał dalej i cierpiał. Spadochron rozwinął się na wysokości około dwóch tysięcy metrów. Wiek upływał, tak Daszewskiemu się wydawało, a Ziemia wcale się nie zbliżała. Wiatr zaczął go wypychać ku morzu. Lotnik wisiał już nad wodą, lecz to nowe niebezpieczeństwo mało go poruszało. Później znacznie niżej przeciwny wiatr zawrócił go ku brzegowi. Wylądował nareszcie w pobliżu jakiejś wsi. Spadochron wlugł go i obtłukiwał po twardych grudach zoranej ziemi, lecz lotnik był już zupełnie zobojętniały na udręki po poprzednich przeżyciach i zapewne też po utracie krwi. Usłyszał ludzkie głosy. Gonili go. Złapali za nogi, Złapali za nogi i tak go przytrzymali. Nowe katusze, bo był jak na madejowym łożu. W jedną stronę ciągnęli ludzie za obolałą nogę, w drugą stronę ciągnął spadochron. Widząc nieznany mundur, miał na sobie mundur z Francji i na szywki polskie, wołali: German! I obchodzili się szorstko. No, German! Polisz! bronił się Daszewski słabym głosem i starał się pozyskać ich bladym uśmiechem. Gdy w końcu wyjaśniły się sprawy przynależności narodowej i ściągnięto krnąbrny spadochron na ziemię, powstały nowe tarapaty, mianowicie, jak odczepić od niego lotnika. Nikt z ludzi nie umiał otworzyć sprzączki spadochronu, a on nie mógł im pokazać. Manipulowali, kombinowali, szarpali. Daszewski znieruchomiały, cierpiał. Oni się biedzili. Wreszcie po kwadransie namysłów rozcięli pasy nożem. Prostym, starym sposobem na gordyjski węzeł. Zanim przyjechał ambulans, bandażowali mu nogę. Byli gorliwi i przyjaźni. I podczas gdy jedni nakładali bandaże, inni go przytrzymywali, by się nie rzucał. Pewien hołm wardista chłopisko jak tur, trzymał mocno jego prawe ramię właśnie tam, gdzie była rana i nieświadomie sprawiał nowe tortury. Daszewski zaklinał go, błagał. Nieledwie się modlił i odchodził od zmysłów. Przy tym zapomniał angielskiego języka i szeptał po polsku. — Puść ramię, przyjacielu! Puść w ramię, sakramencka cholero! Ramię! Aniele, ramię! Lecz bez skutku. Gdy gwardziście ręce zalały się krwią, Zajrzał pod strzępy rękawa, dopiero się zorientował, zdumiał i puścił. Powiedział dobrodusznie. Och, I'm so sorry. Gdy Daszewskiego wkładali do ambulansu, zapadł w głęboki sen. Pewnie stracił przytomność. Po trzech i pół miesiącach wyszedł ze szpitala. Ubyło mu ciała. Lecz rany się zagoiły. Pozostała dawna krzepa w mięśniach i duch pozostał. Daszewski był znów w powietrzu i polował na bombowce i Meserszmity. Lecz co najdziwniejsze w nim i co najbardziej uderzało, to jego oczy i jego uśmiech. Daszewski miał w oczach wciąż słońce, a w uśmiechu dziecięcą radość. Bolesne przeżycia i kilkutygodniowa gorączka nie załamały go. Nie pozostawiły żadnych złych śladów. Po prostu Daszewski nadal zachował wewnętrzną pogodę. Jego niepokonana żywotność była wzruszająca i czasem patrząc na to, nieugięte chłopie z nad Wisły odnosiło się wrażenie, że Daszewski był więcej niż dziarskim myśliwcem. Że Daszewski to symbol czegoś niezniszczalnego, że jego ból i blizny, i słoneczne oczy, i uśmiech to rzeczywiście symbole zwycięskiego, choć w ranach narodu. Uśmiech poprzez krew. W tyle za dowódcą klucza, jako trzeci myśliwiec, leciał podporucznik Jan Zumbach. Stanowił osłonę klucza i zataczając w powietrzu skręty pilnował góry i tył, by nieprzyjaciel nie zaskoczył. Miał czego pilnować. Diabel niewiele uwijało się Messerschmittów. Oprócz grupy niemieckich myśliwców walczących już z Hallikenami widniały na tle całego nieba pojedyncze sylwetki wroga, tu, tam wyżej, jeszcze wyżej. Najbliższe nie dalej niż tysiąc metrów od Zumbacha. Anglii wcale nie było widać. Zakrywała ją zwarta, nieprzerwana chmura. Nad chmurą lecieli myśliwcy, jak nad puszystym dywanem, na który fantastycznie świeciło wrześniowe słońce. Czarodziejskość dywanu i zupełne oderwanie się od widzialnego świata narzuciło nagle Zumbachowi dziwaczną myśl, że wszystko dokoła to jakby tylko obraz z baśni, że tu, zawzięty pościg wroga, tam u góry zażarta bitwa myśliwców to nic, tylko czary. Czary! zawołał głośno Zumbach w swej kabinie i śmiał się z siebie samego. Zumbach był trzeźwym myśliwcem i nie uznawał rozmarzenia. Wtem uwagę jego przykuła niepokojąca zmiana. Znikł samolot dowódcy klucza. Zumbach stracił go przed chwilą z oczu. W chwili, gdy wykonywał ubezpieczający skręt, w powietrzu unosiły się tu i ówdzie kłębki mgieł jak rzadkie krzaki na pustyni. Za taką zasłoną znikł mu dowódca. Lecz teraz... o! Znów się pokazał. Trochę wyżej niż był poprzednio. Jakie pięćset metrów na wprost przed Zumbachem. — Tak, to na pewno jego dowódca — stwierdził z ulgą myśliwiec. Dodał gazu i łatwo dopędził. Zbliżywszy się na kilkadziesiąt metrów, zmniejszył szybkość, by automatycznie dołączyć na skrzydła dowódcy, gdy nagle uderzyło go niezwykłe spostrzeżenie. Samolot przed nim miał przy stateczniku sterowym dwa zastrzały. Drewniane podpórki, a powinien być, jak wszystkie inne harikeny, bez zastrzału. Zumbach wytrzeszczył oczy. Miał przecież dobre polskie oczy. I widział wyraźnie. Dwa zastrzały. Co to u Myśliwiec leciał w samym ogonie podejrzanej zjawy, więc by przyjrzeć jej się lepiej, odszedł nieco w bok. Wtedy w oczach mu pociemniało. Samolot miał na boku żółte, poziome pasy i miał czarny krzyż. Krzyż to Messerschmitt 109. Zumbach aż się zjeżył, aż przygarbił. Nieco z góry, z boku, bez odkładania poprawki, Żygnął w przeciwnika gęstą serią. Na tę odległość pociski pruły jak ostry topór. Z Messerschmitta poleciały tylko żałosne wióry, a część jednego skrzydła zupełnie odpadła. Buchając dymem, samolot zwalił się w dół i zanim zginął w chmurach, był cały w płomieniu. Zumbach odprowadzał go błyszczącym wzrokiem. Czary! szeptał trochę zdumiony i znowu śmiał się. Tym razem ze zwycięstwa. Już się zbierał, by szukać znów dowódcy, gdy z znienacka ze spóźnioną odsieczą spadł na niego z góry nowy Messerschmitt. Zumbach właśnie zataczał koło i to go uratowało. Wszystkie pociski wroga mijały go z boku. Widać było tylko ich przelatujące smugi. Lotnik zerwał się, jak oparzony. Skręcił w górę. By związać się w walce kołowej. Lecz przeciwnik nie głupi. Nie dał się związać. Korzystając z przewagi swej szybkości nurkował, lecz potem raptownie się wzbijał i wciąż pozostawał u góry, nad głową Zumbacha. Stamtąd od nowa pikował strzelając. Tak dziobał raz po raz jak rozjuszony ptak. Zumbach gwałtownie zwężał swe skręty. Była to jedyna jego obrona. Pociski waliły w próżnię. Obok. Straszliwa zawziętość ogarnęła walczących. Wiedzieli jednemu z nich śmierć. Przewagę miał tamten strzelał. Zumbach strzelać nie mógł, bronił się. Lecz kołując, pociągnął maszynę powoli w górę. Z nieludzkim wysiłkiem zbliżał się do wroga, miał świadomość, że zginie, jeżeli wnet nie wejdzie na jego pułap i nie narzuci mu równej walki. Wtem o zgrozą. Do Messerschmitt'a dołączył się drugi Messerschmitt, i nagle obydwa samoloty zmieniły taktykę. Nie atakowały. Leciały teraz w koło, tak samo jak Zumbach, jeno wyżej nad nim. Wyglądało to, jak gdyby go tylko pilnowały. W istocie pilnowały. I wciąż nie koniec. Ukazały się jeszcze dwa nowe Messerschmitty. Zniknęły z oczu, lecz pozostały w pobliżu i coś knuły. Razem było ich teraz cztery. Tego za wiele. Zumbach nie myślał już o walce. Jedynie uciekać, ratować życie. Uciekał w dół, do zbawiennych chmur. Spojrzał w dół i struchlał. Tam pod nim, tuż nad chmurami, krążył Messerschmitt. Piąty. Odcinał mu odwrót. Zumbach, choć to chłopak, był na schwał i żołnierz nieulękły, jednak w tej chwili otoczony i wzięty jak w kleszcze nie mógł stłumić uczucia strachu. Ciarki leciały mu po plecach. Lecz myśliwiec miał stalowe nerwy i mózg jego ani na chwilę nie przestawał pracować. Porzucił myśl, pozornie tak ponętną, zwalenia się w gwałtownym nurkowaniu na łeb na szyję do chmur. Jakkolwiek nie były niżej niż pięćset metrów, doświadczony myśliwiec wiedział, że zanim dopadłby obłoków, Messerschmitty z góry weszłyby mu na ogon i zestrzeliły go pierwszą serią. Zumbach wybrał inną drogę, jedyną, chociaż wymagającą nadludzkiego panowania nerwów. Nie wiał piorunem, tylko ciągle krążąc obniżał nieznacznie swój lot ku chmurom. Zumbach to wytrawny myśliwiec mocno panował nad drążkiem sterowym i nad nerwami. W ten nagle się wyjaśniło, co robiła druga dwójka Messerschmittów, gdy poprzednio zniknęła z oczu. Poleciała wysoko w górę i oto od słońca z najdogodniejszej strony zaatakowała Harikena. Najpierw rzucił się jeden z nich, strzelił, chybił, a gdy wyprowadzał maszynę z lotu nurkowego, by znów wzbić się pod słońce, drugi szedł jego śladem. Zumbach zrozumiał ich chytry plan. Podczas gdy trzy Messerschmitty, dwa u góry, jeden na dole, pilnowały każdego jego ruchu, by nie wymknął się z pułapki, dwa pozostałe przeprowadzały spokojne ataki i podając go sobie z ręki do ręki, starały się zadać mu ostateczny cios. Druga seria pocisków na szczęście także chybiła. Również i trzecia. W zumbach tymczasem zeszedł już znacznie na dół i znajdował się tuż w niebezpiecznym pobliżu, nad piątym Messerschmittem. Wtem Zaszła rzecz niespodziewana, przewracająca zupełnie kota w miechu. Cudaczny wybryk zmienności losu zgotował myśliwcom nieprawdopodobną niespodziankę. Przy czwartym ataku pociski przyjacielskie znów przeleciały nad głową myśliwca i sunęły dalej w dół, w bezpośrednie sąsiedztwo piątego Messerschmitta. Tenże, nie orientując się skąd pochodziły smugi i sądząc zapewne, że to atak na niego jakiegoś innego harikena, przybyłego na pomoc, nagle przeraził się. I wywrotem dał nura ku chmurom. Dalsze wypadki nastąpiły po sobie jak błyskawice. Zumbach uczynił to samo co przeciwnik. Znurkował. Był na linii Messerschmitt'a, mniej niż sto metrów od niego. Odruchowo wziął go na cel, nacisnął spust. Trafił, Messerschmitt poderwał się i zjechał bezwładnie na skrzydle do chmur. Zumbach wpadł za nim. Wpadł w chmury. Wyrwał się z matni. Był ocalony. Był odurzony, rozdygotany, lecz żywy. Rozdygotane od walki były również przyrządy jego maszyny. Nie działały ani kompasy, ani sztuczne horyzonty. Gdy Jan Zumbach, w kwadrans później, lądował na swym lotnisku wśród uradowanych przyjaciół, poprosił zaraz o papierosa i o szklankę wody. Koledzy z niepokojem patrzyli na jego spieczone usta. Miał w ich kątach krople zakrzepłej krwi. Lecz Zumbach uśmiechał się do swych przyjaciół, poprzez krew. Chmura Minęły czasy, gdy chmury były dla człowieka czymś dalekim i nieuchwytnym, i tylko źródłem marzeń lub troską rolnika, czy malarskim natchnieniem. Dziś nabrały innej wagi, wtargnęły głęboko w ludzkie życie stały się ważnym czynnikiem ludzkiego losu. Dla lotnika, a zwłaszcza dla myśliwca, chmury były tym, czym on dziś gęste puszcze dla pioniera dalekich krajów, czasem groźbą zasadzki, czasem błogosławieństwem ocalenia. Dawna romantyka fenimorów, kuperów była zielona i rosła na powierzchni Ziemi, dzisiejsza romantyka była biała i kłębiła się pod niebem. Susem w chmury podporucznik Jan Zumbach uratował swe życie. Dziwnym trafem kilkanaście kilometrów dalej, o tej samej godzinie, inny myśliwiec z 303, sierżant Kazimierz Winsze, doznał podobnej przygody. I jego napadło kilka Messerschmittów i on również bronił się od ich pocisków gwałtownymi skrętami. Lecz zanim wróg zdołał zorganizować skuteczną nagonkę, Winsze wyrwał mu się spod karabinów i uciekł do chmury. Niestety była to tylko jedna chmura, olbrzymia, lecz oderwana jak wyspa od innych obłoków. Kulisty kumulus o średnicy półtora kilometrowej, z góry i od dołu spłaszczony. Myśliwiec schował się w nim dobrze. Był tu zupełnie bezpieczny od prześladowców. Doznał ulgi. Otoczyła go jakby jasnoszara wata, tak gęsta, że nie mógł widzieć nawet końców własnych skrzydeł. Leciał teraz na ślepo, polegając jedynie na przyrządach nawigacyjnych. Trzymał się wciąż na tej samej wysokości i zataczał w środku chmury koła o średnicy mniej więcej kilometrowej. Gdy po kilku kręgach ochłonął ze wzruszeń przebytej walki, zaczął na zimno myśleć. Ucieczka w chmury, w bok lub w górę była niemożliwa, gdyż wiedział, że są tam Messerschmitty. Jedyna możliwość pozostawała ku dołowi. I winsze nie zwlekał. Miał już mało paliwa, podajczy na pół godziny lotu, więc musiał działać. Drążek sterowy wysunął do przodu i natychmiast poczuł skutki nurkowania. Zwiększony pęd wciskał jego plecy do tyłu. Myśliwiec wszedł w niższe warstwy obłoku, gdzie było nieco ciemniej, i potem nagle uderzył go jak obuchem jaskrawy potok światła. Samolot wypadł z chmury. Niestety. I tu, pod obłokiem, czuwały Messerschmitty. Było ich kilka, pięć czy sześć, i właśnie strzelały do czegoś niedaleko w chmurze. Widocznie oprócz winszego był tam jeszcze ktoś inny. Myśliwiec nie zdołał oddalić się nawet o sto metrów, gdy spostrzegł obok swej maszyny wirujące smugi. Już strzelali do niego. Zrozumiał, nie tędy droga. Wyrwał samolot z nurkowania. Wciągnął go do góry. Przy tym krew odpłynęła mu z głowy i mrok opadł na oczy. Lecz myśliwiec nie puścił steru i szczęśliwie wrócił do osłony. Był znów w chmurze. Tymczasem w chmurze jakby mu oczy wkłuto. W przyjaznej chmurze. Lecz przyjaźń jej miała dla myśliwca cierpki posmak, bo myśliwiec był jak ptak. Musiał patrzeć daleko. Musiał widzieć, dokąd leci jego żywioł. Przestrzeń. Tymczasem w chmurze jakby mu oczy wykłuto. Było to nieznośne uczucie, tym nieznośniejsze, że gdzieś w niebezpiecznym pobliżu latał drugi samolot, również na oślep. Dwóch przyjaciół odbywało jakiś koszmarny pojedynek amerykański i w ćmie groziło sobie wzajemnie śmiercią. Sierżant Winsze był bardzo młody, młodszy niż wszyscy jego koledzy. W życiu marzył o wielkich lotach, o zwycięskich walkach, a jeżeli czasem myślał o śmierci, to o chwalebnej, nie takiej jak tu, od własnego kolegi, głupiej i przypadkowej, śmiesznej i sromotnej. A poza tym, był jak nędzna mysz, która, złapana do klatki, chroniła się od pazurów kocich czyhających dokoła. Ucieczki spróbował jeszcze raz, nie z dołu, lecz wyżej, z boku, i znowu pech. Wychodząc z chmury wpadł wprost na dwa szmity, Nagły wywrót przez plecy i szur z powrotem do chmury. Tamci nie zdążyli nawet strzelać. Więc ponownie nie udało się i ponownie ratowała go chmura. Myśliwiec latał w niej dokoła. Wciąż dokoła. Leciał również i czas. Upływały sekundy, minuty. Paliwa było coraz mniej i coraz mniej nadziei. Chociaż ukrywał go przyjazny obłok, Myśliwiec czuł się w nim coraz gorzej. Obłok to makabryczny przyjaciel, bo przyjaciel i zarazem wróg. W młodej, żołnierskiej duszy nie mogła pomieścić się taka dwoistość, że to przyjaciel, a zarazem wróg. Sierżant zaczynał się bać. Coś się w nim rozszczepiało. Nerwy. Widział pędzący ku sobie samolot owego drugiego jak dawni żeglarze widzieli latającego holendra. ów upiorny samolot zjawiał się raz po raz przed nim w kłębowiskach mgły i natychmiast się rozwiewał. Złuda to czy prawdziwy samolot? Myśliwiec nie wiedział lecz wiedział, że to było straszne. Włosy jeżyły mu się na głowie. Obłok już nie był przyjacielem, był przerażający. Napawał grozą, mącił myśli. Lotnik czuł jedno. Uciekać z tej duszącej ślepoty, dopóki jeszcze czas. Wyrwać się w otwartą przestrzeń, widzieć niebo i szeroki świat, błogi świat, pilota. Inaczej puści ten drążek i wybuchnie spazmem. Inaczej opadnie go obłęd. Ów obłęd, który często ogarniał pionierów zbłąkanych na bezdrożach leśnej dżungli. Myśliwiec bronił się od upiora. Uciekał. Już nie skręcał maszyny, leciał prosto. Przebił brzeg chmury, wyskoczył w słońce. Nikogo nie widział przed sobą. W bok nie patrzył. Był oślepiony. Sunął na wprost. Błysk nadziei, że się uda. Nagle zdradliwy trzask i straszny wybuch gorąca z maszyny. Chociaż ognia nie widział, myśliwiec wiedział. Silnik się palił. Trafili go. Jednak trafili. Równocześnie gorąca oliwa chlusnęła w jego twarz. Od skwaru zrobiło mu się słabo. Był bliski omdlenia. Zerwał pasy wiążące go do kabiny. Jeszcze miał na tyle przytomności, by podciągnąć samolot w górę i zamknąć gaz. Otworzył kabinę. Wdarł się wiatr orzeźwiający jak chłodna woda. Jeszcze jeden wysiłek dźwignięcia się i już resztę wiatr sam zrobił. Wyrwał go z kabiny. Natychmiast po wyskoczeniu lotnik popełnił wielkie głupstwo. Otworzył spadochron. Powinien był czekać. Lecz za późno się spostrzegł i po chwili z lekkim hukiem rozwarła się kopuła. Zbyt blisko wroga. Był to wróg, który uznawał tylko prawo dżungli w najbrutalniejszej jego formie: zabijać bezwzględnie, tępić, choćby bezbronnego. Tępić właśnie bezbronnego. Sierżant wisząc bezwładnie na pasach spoglądał w górę i wyraźnie spostrzegł dwa zbliżające się do niego Messerschmitty. Przyjął to jako nieuchronne następstwo swego błędu. Był dziwnie obojętny i zapadł w stan łagodnego omdlenia. Widocznie działały tak brak tlenu na tej wysokości i poprzednie przeżycia w gorącej kabinie. Po dwóch minutach przyszedł do siebie. Wciąż spadał. Żył. I sierżant Winsze żyć będzie. Zjawiły się w pobliżu trzy spitfajery. Pokrzyżowały zakusy Messerschmittów. Odpędziły wroga i oto osłaniały lot spadochroniarza. Myśliwiec opadał bezpiecznie ku ziemi i ku nowemu życiu. To jednak była przyjazna chmura. Trzeba było może ufać jej i wytrwać do ostatka. Nieszczęście przyszło wtedy, gdy między człowiekiem a przychylnością chmury wtargnęły do duszy ludzkiej szkodliwe moce, lęk, bo tam u dołu w przestworzach było zupełnie tak samo jak na Ziemi. Przyjaźń. Nawet przyjaźń między człowiekiem a przyrodą opierała się na odwiecznych prawach zaufania. Najliczniejsze zwycięstwo. Najbliższe siedem dni może zadecydować o losach całej wojny. Nigdy nie było bardziej krytycznego tygodnia w dziejach świata. Jeżeli chodzi o Niemców, to ich zagadnienie jest jasne. Albo teraz, albo nigdy. Pisał J. L. Gerwin w londyńskim obserwerze. O tygodniu, który rozpoczął się dnia 7 września 1950 czterdziestego pierwszym wściekłym atakiem Luftwaffe na londyn pierwszym atakiem drugi nastąpił tej samej nocy z siódmego na ósmy września i obok starych łun jeszcze nie wygasłych, wybuchły nowe pożary i odtąd tak noc w noc hordy wyjących bombowców bezkarne w ciemności napływały na stolice cel ich był jasny poszarpać żywotne arterie ludzkiego kolosa Rozprężyć dziewięciomilionową masę, zamienić ją w głodną, zbuntowaną tłuszczę i w ten sposób zmusić rząd brytyjski do kapitulacji. Jakiekolwiek wizje pieścił sztab Hitlera o zniszczeniu Londynu, kalkulował źle. Nie liczył się właśnie z czynnikiem ogromu tego ludzkiego mrowiska i poza tym, jak już często, okazał się złym psychologiem zabicie kilkuset cywilnych mieszkańców a z biegiem czasu kilku tysięcy oraz zrujnowanie stu kilkudziesięciu ulic było właściwie kroplą w morzu pozostałych ulic i milionów istot ludzkich londyn olbrzymi nieruchawy krzepki zarówno wzbierający gniewem jak i zdrowym humorem uparty londyn co rano strzepywał sobie pył z ranion i podejmował spokojnie swój business as usual. W okresie owych dotkliwych nocnych nalotów Luftwaffe nie zaniedbywała również i dziennych ataków, wiedząc, że tylko dzienne zwycięstwo może naprawdę rozstrzygnąć bitwę o Brytanię. Po bolesnych cięgach otrzymanych w sobotę, dnia 7 września, nieprzyjaciel w niedzielę za dnia ucichł, jakby lecząc swe szczerby. Za to w poniedziałek uderzył od nowa. Tracąc znów sporo maszyn, 52, żadnych korzyści nie odniósł. Następnego dnia znowu panował zaczajony spokój. Po czym nadeszła gorąca środa 11 września. Wywiad brytyjski już od kilku dni obserwował gorączkowe a tajemnicze przygotowania po tamtej stronie kanału. Wróg ściągał barki i koncentrował wojska. Zanosiło się na coś poważnego. Wszystko wskazywało na bliski zamiar wielkiej inwazji na Anglię. Zbliżała się decydująca godzina. Prawdopodobnie, by przyspieszyć tę godzinę, Luftwaffe wykonała dnia 11 września ostry atak powietrzny. Jeden z najgwałtowniejszych w dotychczasowej kampanii. Około czwartej godziny po południu kilka mniejszych zgrupowań wtargnęło na wyspę z różnych stron z widocznym celem. Jak się niebawem okazało, zmylenia uwagi Brytyjczyków. Bo tymczasem kilka minut później nadeszła główna wyprawa i zmierzała w prostej linii na Londyn. Była to istna armada. Składała się z około 60 bombowców. Heinkley 111 i Dornierów 215, których osłaniało z góry z tyłu około 40 Messerschmittów 110. Nad tymi zaś jeszcze wyżej i z tyłu 50 Messerschmittów 109. Z tą silną osłoną najeźdźcy postanowili przebić się swymi bombowcami do samego Londynu. Nie przebili się w całości. Pomimo fortelu i potęgi rozszarpano bombowce po drodze. Dywizjon 303 odniósł tego dnia swe najliczniejsze zwycięstwo. Bodaj czy nierekordowe dla całego rafu, strącając w sile dwunastu maszyn w ciągu niespełna kwadransa siedemnaście niemieckich samolotów. Dywizjon szedł właśnie w kierunku południowo-wschodnim, prowadzony przez radio z ziemi naprzeciw bombowcom i ujrzał je przed sobą w chwili, gdy były już mniej więcej dwadzieścia kilometrów w głębi Anglii. Dywizjon leciał wyżej niż bombowce, lecz poniżej Messerschmittów. Sytuacja była wysoce drażliwa i po prawdzie istniała tylko jedna rozumna decyzja – uderzyć na nieprzyjacielską osłonę i starać się ją związać. Tym bardziej, że inny dywizjon myśliwski, angielski, w tej samej chwili zjawił się na widowni nieco niżej i już szedł ku bombowcom, by im zatarasować drogę. Lecz brytyjski kapitan Forbes, dowódca pierwszego klucza, zarazem prowadzący tego dnia cały dywizjon, postanowił inaczej. Uderzyć również na bombowce pomimo szalonego ryzyka defilady pod dziewięćdziesięcioma Messerschmittami. Gdy pierwszy klucz, a zanim następne skręciły w stronę bombowców i zbliżały się do nich na pełnym gazie, nastąpiło to, czego należało się obawiać. Z góry zleciały Messerschmitty. Lecz zanim mogły zaatakować kapitana Forbesa i jego dwóch bocznych, rzucił się przeciw nim drugi klucz z porucznikiem Paszkiewiczem na czele, osłaniając przednich towarzyszy jakby podniesionym ramieniem. Paszkiewicz, jeden ze znakomitszych myśliwców, a przy tym wspaniały towarzysz broni i człowiek charakteru w mig zorientowawszy się naprawił błąd dowódcy. Między jego trójką a kilkunastoma Messerschmittami wywiązała się zażarta kotłowanina. Skorzystał z tego chaosu nie tylko pierwszy czołowy klucz, lecz i trzeci porucznika Arsena Cebrzyńskiego, który bokiem wyminął walczących i niezaczepiony popędził ku bombowcom w ślad za kapitanem Forbesem. Tymczasem znurkowały nowe Messerschmitty, lecz wziął je na siebie ostatni klucz czwarty porucznika Henneberga. Tak powstał jeden z najbardziej wstrząsających fragmentów wojny. Sześciu myśliwców, walcząc rozpaczliwie o swe życie, zajadliwością swą jakby potrajając swe siły, powstrzymywało druzgocącą przewagę wroga. W normalnych warunkach powinni byli natychmiast ulec rozszarpani wstrzępy. Tymczasem nie ich, lecz oni szarpali wroga. I to było najdziwniejsze. Tak skutecznie paraliżowali szyki Messerschmittów, że stwarzali nieprzebytą zaporę, pod którą drugich sześciu myśliwców mogło wpaść z impetem na wrogie bombowce. A równocześnie na czoło bombowców zwalił się cały świeży dywizjon dwunastu angielskich myśliwców przybyłych przed chwilą. Wyprawa bombowców wzięta w dwa ognie, nie wytrzymała uderzenia. Nie dlatego, żeby poniosła wielkie straty. Strat było stosunkowo mało. Co prawda kapitan Forbes zaraz na wstępie zestrzelił Dorniera, sierżant Michał Brzozowski zrąbał hańkla, sierżant Józef Franciszek innego hańkla, a z przodu Anglicy zapalili również dwa czy trzy bombowce lecz nie straty zaważyły. Zadecydowało przerażenie wroga. Ufny, w przytłaczającą przewagę swej osłony, nie liczył się z taką zuchwałością myśliwców przeciwnika. Zaskoczenie jego było zupełne. Uległ wstrząsowi. Stracił głowę. Zaczął wypróżniać się pośpiesznie z ładunku bomb tak samo, jak to czynią wystraszone sępy z zawartością swych żołądków. Zrywając szyki, bombowce zaczęły uciekać jak furiaty. Niektóre w stronę Francji, inne na oślep w stronę Irlandii. I chociaż w następnej chwili Messerschmitty z góry przyszły z pomocą, by odegnać diabelne harikeny i odegnały harikeny, żadna moc nie zdołałaby już zatrzymać wszczętej paniki bombowców. Panika była ogólna i niepohamowana. Wielka wyprawa Luftwaffe rozpadła się w bezwładne części, jak ciało trędowatego. Dokonała tego nie tylko brawura osiemnastu harikenów atakujących bezpośrednio bombowce, lecz przede wszystkim owych sześciu myśliwców – Paszkiewicza i Heneberga, którzy przez kilkadziesiąt sekund, decydujących dla bitwy sekund, wstrzymywali i dezorganizowali całą nieprzyjacielską osłonę. Rezolutne postanowienie porucznika Paszkiewicza, by we właściwej chwili uderzyć na Messerschmitty i śmiałe wykonanie tej decyzji, były jak ziarnka piasku rzucone w tryby olbrzymiej maszynerii. Rozprzęgły jej koła. Po rozbiciu wyprawy, w tym samym jej unieszkodliwieniu, nastąpił drugi, końcowy okres walki, mianowicie pościg i tępienie uciekającego wroga. W pogoni brały udział już także i inne brytyjskie dywizjony, jak również tych sześciu myśliwców, którzy dotychczas walczyli z osłoną przeciwnika i jakimś cudem wszyscy szczęśliwie wyrywali się z uścisku Messerschmittów. Była to osobliwa pogoń, bo wobec kilkakrotnej z początku przewagi Luftwaffe myśliwcy nie zawsze wiedzieli, kto kogo ściga. I były to heroiczne zmagania. Na rozległej połaci kraju, od Londynu aż po brzegi kanału, Polski myśliwiec jeszcze raz składał dowody swego niezwalczonego męstwa, twardej zawziętości i sprawności niepowszedniego pilota. Szalał, budził podziw i zwyciężał. Słał pola szczątkami wszystkich rodzajów nieprzyjacielskich maszyn, jakie wtedy były nad Anglią. Niszczył Heinkle, Dorniery, Messerschmitty 109 i Messerschmitty 110. Dwóch myśliwców z 303 strąciło po jednym samolocie. Sześciu po dwa samoloty. Siódmy miał trzy na rozkładzie. Sierżantowi Szaposznikowowi udał się prawdziwy dublet. Dopędził z tyłu dwa Messerschmitty 110 lecące blisko siebie. Zestrzelił najpierw obydwóch tylnych strzelców, a potem nie przerywając ognia zmiótł prawie równocześnie obydwie maszyny. Inne dywizjony brytyjskie które tymczasem przybyły, miały także niezłe żniwo. Dwóch Polaków w tych walkach zginęło. Ginęli jak bohaterowie. Pierwszy porucznik Cebrzyński. W chwili, gdy na czele swego klucza nacierał na bombowce, ściągnął na siebie krzyżowy ogień niemieckich strzelców i, ugodzony w głowę, poległ na miejscu. Drugi sierżant Stefan Wojtowicz. Kilka minut później, zaatakowany przez dziewięć Meserszmitów, bronił się jak żbik. Wróg pomimo przewagi nie mógł go przyłapać, a całej ludności miasteczka Bidzinszil, przyglądającej się walce, z przejęcia zamierały serca. Dwie nieprzyjacielskie maszyny zniweczył, zanim reszta go pokonała, przeszywając pociskami jak rzeszoto. Walka polskiego sierżanta przeszła w angielskim miasteczku, do legendy. Myśliwcy z 303 zniszczyli, jak już wspomniałem, 17 maszyn, czyli przeszło jedną czwartą liczby 61 samolotów strąconych tego dnia przez inne dywizjony RAF-u. Ściganie przeciwnika nie było łatwe. O zajadłości walk świadczył wielki, w porównaniu z innymi dniami, odsetek strat brytyjskich. 24 maszyny i 17 poległych myśliwców. Tak zakończył się walną klęską dzień hitlerowskich nadziei, dzień najbardziej krytycznego tygodnia w dziejach świata. I dzień nowej chwały dywizjonu 303. Garstka myśliwców, owych sławnych, czercilowskich niewielu, znów dzielnie spełniła swe zadanie. Nieprzyjacielskie barki inwazyjne czekały daremnie na rozkaz, a tej nocy. Gdy jak zwykle niemieckie bombowce pod osłoną ciemności zbliżały się do Londynu, doznały nowej niespodzianki. Zaskoczyła je mordercza zapora huraganowa artylerii przeciwlotniczej. Nagle setki dział zionęły ogniem. Żadnej bomby nie zdołano spuścić na Londyn. Stolica po raz pierwszy od kilku nocy spała spokojnie. Wróg tańczy taniec śmierci. Myśliwi, doświadczeni myśliwi, znający knieje i obyczaje zwierzyny, wiedzą, na których ścieżkach się zasadzić. Myśliwcy ci na Harikenach i Spitfire'ach, tak samo znali szlaki swej ludzkiej zwierzyny i wiedzieli, gdzie ją najłatwiej przydybać. Nad brzegiem kanału, gdy zwierzyna zmęczona powracała z mniej lub więcej nieudanej wyprawy z Anglii do Francji, myśliwcy z Dywizjonu 303 po wykonaniu swego zadania w zespole lubili pędzić nad brzeg kanału i tu czatować. Był to przyjemny i pożyteczny sport. W ich dywizjonowym żargonie nazywał się metodą Franciszka. Tak też postąpił podporucznik Tolo Łokuciewski owego sławetnego dnia 11 września, kiedy to 303 strącił 17 nieprzyjacielskich samolotów. Tolo należał do dzielnej szóstki, która wiązała i powstrzymywała tak skutecznie całą chmarę Messerschmittów. Lecz w walce z jakimś Adolfkiem Łokuciewskim miał ciężką przewagę. Oddalił się od dywizjonu i gdy wreszcie zestrzelił, był już niedaleko kanału. Wracać do nich nie miał po co. Rozproszyli się po całym niebie. Więc było nie było, zaczaił się w pobliżu wybrzeża. Było warto. Po kilku minutach patrolowania zamajaczyła w oddali sylwetka Dorniera 215, ciągnącego z głębi Anglii. Bombowiec był znacznie niżej niż samolot Tola i szedł prosto na niego. Myśliwiec zaświał się i twarz jego, a miał twarz jak młoda dziewczyna, rozpromieniała ze szczęścia. Samotny bombowiec stanowił dla Harikena prawie że pewny łup. Pierwszy atak z góry, z przodu, przy stromym nurkowaniu nie odniósł żadnego skutku. Widocznie Łokuciewski chybił w trudnej docelowania pozycji. Po wyminięciu dorniera myśliwiec wyciągnął swą maszynę do góry, zrobił skręt na plecy i teraz natarł na nieprzyjaciela dogodniej. Z tyłu, z boku. Najpierw przejechał się ogniem po jego kadłubie i zagłuszył tylnego strzelca. Bombowiec tymczasem usiłował ratować się rozpaczliwym skrętem. Daremnie. Już Łokuciewski wsadził mu kilka celnych serii w prawy silnik. Silnik zaczął kopcić zrazu słabo, potem coraz mocniej. A potem nastąpiła rzecz wprawiająca myśliwca w struchlałe zdumienie. I w niemy zachwyt. Wróg zaczął wykonywać swój taniec śmierci. Jakąś pisaną woltami na niebie pieśń łabędzią. Jakiś menuet porażonego śmiertelnie obłąkańca. Najpierw Dornier poszedł w górę. Wzlotem ku niebu, gracjozo, largando, niby patetyczna ucieczka od ziemskich przypadłości. Jego lotowi w górę nie było jakby końca. Im wyżej się wznosił, tym trudniej leciał, aż wreszcie gdzieś, na niewidzialnym szczycie, cały rozpęd zwiotczał. Bombowiec przystanął w teatralnym geście zwątpienia. Chwila? I zaczął staczać się w dół na lewym skrzydle staccato, opacznie, już wyraźnie mdlejący. Potem ze skrzydła przechylił się miękko i bezwładnie na czoło i przeszedł w prostopadłą pikę. Stał się wyrazem opętanego szaleństwa, gdy pędząc w dół ku ziemi pisał swój wyrok śmierci. Tak zlatywał gwałtownie kilka tysięcy stóp w kilku sekundach, lecz jeszcze nie do końca. W połowie spadku do Ziemi wyszedł z nurkowania i skręcając w bok uniknął śmierci. Po linii jakiejś tajemniczej hiperboli wzbił się znów w górę, jak gdyby z nowym zapasem życia i energii, a że miał nieprawdopodobny rozmach, wzbijał się od nowa na nieprawdopodobną wysokość, leciał niby na jakąś podniebną górę, niby na groteskowy wierzchołek. I wierzchołek i samolot pełne niewymiernego patosu. Łokuciewski śledził ewolucję bombowca z zapartym oddechem. Myśliwi mają silnie rozwinięty zmysł piękna w ruchu. Akrobatyka powietrzna jest przecież zasadą ich broni. Ich akrobatyka zaś to właściwie taniec. To nieustanna improwizacja wdzięku, którego są wyraźnie świadomi. Więc Łokuciewski patrzył na niebywałe widowisko najpierw z podziwem, potem z rosnącym uniesieniem. Już dawno nie strzelał. Strzelać nie potrzebował. Odskoczył w bok i tylko pilnował. Wchłaniał oczyma urodę niesamowitych ruchów i smakował ich dziki żar. Lecz trwało to tylko chwilę. Łukuciewski powrócił do swej żołnierskiej duszy, a zachwyt jego przemieniał się w inną rozkosz, żołnierską rozkosz. Oto pyszny wróg, który tu przybyłby niszczyć i zabijać, a on wszędzie niszczył i zabijał i w Polsce, i gdzie indziej. Wyniosły wróg teraz stańczył przed nim, polskim myśliwcem, błędny taniec o bezwładnionej czarownicy. Wróg, bezsilny w swej wściekłości i w swym przerażeniu, szamotał się i już nie mógł zerwać niewidzialnych sieci, w które go spętano. Zdawało mu się w zarozumiałości, że świat rozszarpie i wszystkich podepce, a oto sam był jak zwierz na uwięzi. Oto dzika bestia ugodzona śmiertelnym harpunem, trzymana na magicznej linie, nie mogła się wyrwać, tańczyła jak wariat i tak w nieprzytomnym tańcu mimowolny hołd składała swemu zwycięzcy. Łokuciewski domyślał się, co zaszło. Nie tylko uszkodził silnik bombowca, lecz zapewne zranił ciężko pilota, który dzierżąc nadal ster w kurczowych dłoniach konwulsję swej agonii Przelewał na cały samolot. Łokuciewski nie spuszczał Dorniera z oczu i chociaż różne refleksje zapalały jego wyobraźnię, kciuk jego spoczywał niezmiennie nad spustem karabinów maszynowych, gotów rzucić na szale nową serię pocisków. Lecz nie było potrzeba. Był to ostatni taniec wroga, jego końcowy wzlot. Po dojściu w górze ponownie do punktu martwego. Bombowiec cofnął się ze ślizgiem na ogon i wpadł w korkociąg plecowy. Był to jeszcze jeden taniec z wysokiego nieba w pionową przepaść. Był to długi różaniec zawrotnych piruetów i wreszcie nieprzyjaciel dobiegł swego końca. Samolot jego kilkaset metrów od lądu uderzył twardo o wodę. Skaptował i zatonął wraz z całą załogą. Morze zamknęło się nad nim, jak teatralna kurtyna. Z odległych krain wierni Mahometa ciągną pielgrzymką do Mekki i po drodze tańczą. Jeszcze dalsza niż do Mekki i jeszcze żmudniejsza była droga Polaków do Polski. Była kręta, zawiła, wielotorowa, ciernista, chlubna i również usłana częstym tańcem. Tańcem śmierci. A gdzieś na jednym z tysięcznych zakrętów tej drogi sterczało jak biały kamień przydrożny skaliste wybrzeże kanału angielskiego. Niemy świadek powietrznych tanów i niezwalczonego pociągu polskich myśliwców Do metody Franciszka. Sierżant Franciszek Dzielny Czech. Uf, zuchwały Czech wyrodził się ze swego narodu. Nie był stateczny i nie był układny. Właściwie wyrodził się ze wszystkich ludzi naszego wieku. Miał bujność romantyków, żar średniowiecza i był jak wulkan wyrzucający lawę nie tam, dokąd ludzie przywykli, że wyrzuca. Miał swe własne zbocza i swe własne chody. Takich ludzi jest dziś mało. Tacy ludzie albo giną jako zbrodniarze, albo zostają bohaterami. Józef Franciszek stał się bohaterem. Gdy hitlerowcy w marcu 1939 roku wkraczali do Pragi, on, czeski sierżant pilot, był jednym z owej dzielnej garstki, która przeciw gwałtowi czynnie zaprotestowała. Porwał samolot i poleciał do Polski. Uczynił to przeciw swym władzom, przeciw ogółowi i zdrowemu rozumowi. Mógł był przecież żyć nadal skromnie i spokojnie, jak tylu innych w protektoracie. Lecz on nie chciał żyć spokojnie, chciał walczyć, musiał walczyć. Jego żywiołowa indywidualność i rogata natura nie mogła pomieścić się w ramach zaborczego totalizmu i hitlerowskiej niewoli. Więc Franciszek, wierny sobie, odleciał do kraju przyszłych walk i odtąd swój los połączył z losami Polaków. Przechodził całą ich Gehennę. Tragiczny wrzesień i drogę do Zaleszczyk. Rumunię i bałkańską Odyseję. Morze Śródziemne i Francję. Wciąż między nimi, wciąż jeden z nich. Nie tylko pobratymiec i nie tylko współsłowianin, lecz jak i oni zawzięty desperat. Były to najsilniejsze więzy. Razem z Polakami szukał rozpaczliwie nowej broni przeciw wspólnemu wrogowi i szukał nowego pola bitew. To ich łączyło. Znalazł jedno i drugie we Francji. Niestety, jak wiadomo, krótkotrwały ogień francuski ledwo zapłonął, zgasł lecz w tym krótkim czasie zabłysnął inny płomień, słaby Franciszka płomień niegasnący. Czech pokazał, kim jest, kapitalnym pilotem i pokazał, jak umie zestrzeliwać nieprzyjaciół. W powietrznych walkach nad Belgią i Szampanią strącił dziesięć maszyn Luftwaffe w ciągu trzech tygodni. Potem nastąpił upadek Francji, Znów wytrącenie broni z rąk i znów desperackie jej szukanie. Więc Bordeaux, Zatoka Biskajska, Anglia. W Anglii losy sprzęgły Franciszka z Dywizjonem 303 już raz na zawsze na życie i na śmierć a przede wszystkim na zwycięskie boje. Brał wybitny udział we wszystkich większych bitwach Dywizjonu. Począwszy od drugiego września, co drugi, trzeci dzień odnosił zwycięstwa i zawsze rozkładał to jednego, to dwóch, czasem trzech wrogów w ciągu jednego startu. Nigdy prawie nie wracał bez wyniku. Jakiś triumfalny pochód zwycięstw od lotu do lotu. Któregoś dnia, było to w początkach walk, zaszedł nieprzyjemny zgrzyt. Dowódca klucza, w którym leciał Franciszek, nie zginął tylko o włos z winy sierżanta. Podczas ataku na kilka Messerschmittów dowódca stwierdził z osłupieniem w ostatniej chwili, że z boku nie było Franciszka, który ni stąd, ni zowąd opuścił szyk i gdzieś się zawieruszył. Pokrzyżowało to cały plan ataku i zmusiło resztę klucza do gwałtownego wycofania się z niebezpieczeństwa. Gdy Franciszek wrócił z tego lotu do bazy okazało się, że po odłączeniu się od klucza zestrzelił w pobliżu kanału dwa nieprzyjacielskie samoloty. Lecz gdy w dniach następnych powtarzały się podobne ucieczki z szyku, rzecz nabrała niepokojącej wagi. Karność w zespole jest nieodzowną podstawą powietrznej walki. Dowódca, obojętnie, klucza dywizjonu czy skrzydła, musi bezwzględnie polegać na swych myśliwcach lecących za nim, ażeby wykonać w zespole polecone zadanie. Inaczej nie ma zwycięstwa. Inaczej grozi rozprężenie i nieład kupy. Franciszek wprowadzał nieład. Po nowym odskoku, zawezwany do raportu przed oblicze Urbanowicza, który wtedy był polskim dowódcą dywizjonu 303, franciszek stanął przed przełożonym wyprężony jak struna. On zawsze stawał jak struna: był przystojnym, młodym mężczyzną o śmiałym oku i ujmującej twarzy. Tłumaczył swe postępowanie tak. Ujrzał daleko z boku skurczy byka z czarnymi krzyżami i nie mógł wytrzymać. Musiał podskoczyć. Porwało go, omotało go. Podskoczył i zestrzelił. Panie kolego, oświadczył Urbanowicz swym spokojnym, chociaż przenikliwym jak stal głosem. Dywizjon jest naprawdę rad, że ma tak świetnego myśliwca. Lecz przy tym, nie zapominajmy o jednym że jesteśmy żołnierzami, jako tacy mamy spełnić swój obowiązek. Stanowczo proszę. Nie wolno opuszczać szyku przed walką. Rozkaz, panie kapitanie. Brzmiało to szczerze i w istocie Franciszek był wtedy szczery. Przez dwa dni wszystko odbywało się w najlepszym porządku. Potem diabeł znów się wmieszał i Franciszek powrócił do starego nałogu. Na wysokości piętnastu tysięcy stóp ogarniał go niepokój. Na wysokości osiemnastu tysięcy stóp sierżant ulegał pokusie. Znikał i spieszył nad kanał. Nad kanałem miał raj. Czyhał tam na wrogów, którzy byli w głębi Anglii i tędy musieli powracać. Powracali przeważnie rozbici, często postrzelani, zawsze na resztkach paliwa. Łatwo ich było tu wyłapywać i dobijać. Angielskie wybrzeże kanału stawało się dla nich prawdziwym progiem śmierci. Metoda Franciszka, jak nazywano w dywizjonie owo polowanie nad brzegiem kanału, miała wielu amatorów wśród Polaków i Brytyjczyków z innych dywizjonów. Ale była między nimi a Franciszkiem pewna różnica. Podczas gdy ci myśliwcy pędzili nad kanał dopiero po walce i po wykonaniu bojowego zadania, Franciszek, Choć często walczył, jak oni u ich boku, jednak częściej, nie chcąc stracić czasu, rwał na wybrzeże zaraz po wzbiciu się w powietrze. Była to jego mania, jego cichy szał, niezwyciężona choroba, nieodparta pasja. W grę wchodziła nie tylko ambicja pokonania jak największej ilości wrogów, tkwiło to głębiej w samej strukturze duchowej Franciszka. Kompan dobry przy kieliszku. Kolega uczynny w każdej okazji. Kochanek dla dziewczyn czuły i szczodry. W powietrzu musiał wyżywać się sam. Sam jeden. Tam nie uznawał towarzystwa. Nie znosił skrępowania. Zrywał więzy. Był u góry, jak bywają wielkie orły. Samotny, drapieżny i zazdrosny o przestrzeń. Nie chciał dzielić z nikim powietrza ani zwycięstw. Postępowanie Franciszka podkopywało oczywiście karność dywizjonu. Był to coraz trudniejszy problem dla dowództwa. Czyżby usunąć z dywizjonu tak znakomitego asa, przysparzającego formacji tyle chwały? Wyraźnie zanosiło się na tę ostateczność, gdyby w końcu dowództwo nie powzięło decyzji. Iście Salomonowej, tak rozumnej i tak zarazem wielkodusznej. Czeskiego sierżanta Polacy uznali za gościa dywizjonu. Gościowi pozwalano na niejedną swobodę. Dodatnie skutki tej mądrej decyzji ujawniły się natychmiast. Myśliwcy koledzy odetchnęli z ulgą. A Franciszek? Franciszek zareagował na swój sposób. Następnego dnia sprzątnął trzy nieprzyjacielskie maszyny. Znane stało się jego oświadczenie, gdy pewnego razu lądował przymusowo na którymś z lotnisk południowej Anglii. Powiedział do nadbiegających Anglików: Aem polisz! Franciszek nie był odstępcą narodowym i zawsze czuł się Czechem. Wypowiadając powyższe słowa, podkreślał tylko swą istotną przynależność do polskiego dywizjonu i stwierdzał dobitnie, że jest duszą i ciałem z Polakami. I rzeczywiście, był z nimi sercem i duszą. Ich temperament odpowiadał najlepiej jego wybujałej naturze. Anglicy, dla których był jakąś na pół legendarną zjawą, zachwycali się nim i czynili wszelkie starania, by ściągnąć go do swych dywizjonów. Na nic. Franciszka nie nęciły widoki przywilejów ani awansu. Chciał być między Polakami w ich sławnym już dywizjonie 303 i rzecz zdumiewająca nie pociągał go nawet tworzący się czeski dywizjon myśliwski Franciszek ma się rozumieć był niezrównanym pilotem i strzelcem że posiadał przy tym wyjątkową przytomność umysłu i błyskotliwość działania świadczyło zajście jakiemu przyglądało się całe lotnisko angielskie kiedyś w czasie walki nad Kentem Przygrzał tak siarczyście jakiemuś Messerschmittowi 110, że przeciwnik dał znaki, że chce poddać się i wylądować na pobliskim lotnisku. Wobec tego Franciszek przestał strzelać. Messerschmitt opuścił podwozie i schodził nad samo lotnisko. Lecz był to tylko podstęp. W chwili, gdy Messerschmitt kołami dotykał już prawie ziemi, dał nagle pełnego gazu i zerwał się w górę jak sprężyna. Niedaleko uciekł. W tej samej nieledwie chwili otrzymał tak celną serię pocisków od Franciszka, że spadł jak ścięty kłos i rozbił się jeszcze na samym lotnisku. Nowe ogniwo do słaby dzielnego sierżanta. Pod koniec września coś zaczęło się psuć w systemie nerwowym Franciszka. Roztrój jego przybierał dziwaczną formę. Myśliwiec bał się ziemi. Latał wiele, więcej niż dotychczas, gdyż tylko w powietrzu czuł się bezpieczny. Na ziemi bywał przewrażliwiony. W czasie nocnych nalotów niemieckich zrywał się na lada odgłos Syreny i pierwszy pędził do schronu. On, który dawniej śmiał się z takich środków bezpieczeństwa. Nowa mania chwyciła go równie mocno jak wszystkie poprzednie, i było w tym rzeczywiście coś wstrząsającego, godnego najgłębszego współczucia. Junak, który z niesłychaną brawurą. I z najzimniejszą krwią rzucał się w powietrzu na wroga, wracając w chwilę później do swej bazy, bał się ziemi. Bał się coraz bardziej, jak gdyby ziemia była demonem mszczącym się na człowieku za to, że tak bezgranicznie ukochał powietrze. W duszy pełnej namiętnych impulsów, w duszy niezwykłego myśliwca, rodziła się tragedia, której epilog, Nastąpił nie za długo, dnia 8 października. W owym dniu Franciszek wracając z bojowego lotu, zaczepił nieopatrznie skrzydłem okopiec w czasie wykręcania tradycyjnej beczki i rozbijając maszynę, zginął na miejscu. Działo się to ponoć przed domem jego Bogdanki, mieszkającej w Ryslip, w pobliżu lotniska Nordholt tak zginął od ziemi, jak się tego obawiał jeden z najwybitniejszych asów tej wojny. Sierżant Józef Franciszek, który strącił 27 maszyn nieprzyjacielskich. 10 we Francji, 17 w Anglii. Kawaler Croix de Guerre. Distinguished Flying Medal. Krzyża Walecznych. I Virtuti Militari. Niezłomny Czech który po upadku swej ojczyzny szukał oparcia w Polsce. Czołowy myśliwiec czeski, który tylko w gronie polskich myśliwców walczyć chciał i walczył. On i oni pokazali na najważniejszym odcinku życia, bo w rozstrzygającej walce z zawziętym wrogiem, jak Polak z Czechem mogą stanąć z połem, ramię przy ramieniu, czynnie i zwycięsko. Pokazali to już na długo przedtem, zanim zielony stół dyplomatów wykreślił zręby przyjaźni polsko-czeskiej. Szare korzenie bujnych kwiatów Jeżeli by otworzyć duszę polskiego myśliwca i zajrzeć do jej głębi, znalazłoby się w niej wiele uczucia nie tylko i nie zawsze do kolegi myśliwca, Mimo, że łączyły ich wspólna walka i wspólny los życia. Zawsze natomiast zobaczyłoby się najtroskliwszą miłość i szczere przywiązanie do szarej grupy żołnierzyków noszących ogólne miano ziemnej obsługi Dywizjonu Myśliwskiego. Im mechanikom oddał Myśliwiec swe najtajniejsze uczucia. Im zawdzięczał prawie więcej niż koledze pilotowi. Bo i życie, i zwycięstwa, i swą chwałę, i swe bezgraniczne zaufanie do samolotu. Gdy myśliwiec leżał w pogotowiu bojowym, rozwalony na tapczanie, ubrany już do lotu w kombinezon pilota i w kamizelkę Maywest i drzemiąc oczekiwał telefonicznego rozkazu do startu, był wtedy dziwnie spokojny i odpoczywał w beztrosce. Tam u góry czekało go groźne, niezmierzone, nieznane. Lecz myśliwiec nie bał się go i był spokojny. Bo był silny. Silny świadomością, że gdy odpoczywał, dokoła jego samolotu działo się wielkie misterium pieczołowitości i obowiązku. Nieustanna opieka mechaników. W chwili startu mechanicy dostarczali mu maszynę, na której polegać mógł bezwzględnie, nieomylnie i wiara ta, w niezawodność broni, stawała się rękojmią jego zwycięstwa. Gdy myśliwiec wracał z walki, a miał powodzenie, obwieszczał swym mechanikom radosną nowinę z uchwałą beczką wykręconą nad ich głowami. To był dla nich znak, jakoby hołd. Gdy w chwilę później samolot kołował, dla nich przeznaczony był podniesiony kciuk i roześmiana twarz myśliwca. Im przypadały jego pierwsze wrażenia z walki i rzecz dziwna, ich to rozpierały największa duma, zadowolenie i szczęście. Jak gdyby sami odnieśli zwycięstwo. Mieli rację. Zwycięstwo odniósł ich samolot, ich ręką naprawiany, ich dotykiem wypieszczony. Myśliwca i mechaników przenikało jedno wspólne, głębokie uczucie. On i oni kochali zapamiętale swój samolot, lecz ich kochanie nie było jednakie. Podczas gdy mechanicy wszystko w tej miłości dawali, nic w zamian nie biorąc, on myśliwiec przeciwnie. Wszystko brał, tylko brał. Porywał samolot jak pannę w górę, promieniał zwycięstwami, zbierał laury. Był jak okazały kwiat, albo pomętny owoc, który budził głośny podziw i dla którego były pieśni zaszczyty słońca. Oni mechanicy. Byli jak skromne korzenie tego kwiatu, niezbędnie potrzebne co prawda do jego rozkwitu, lecz zacienione, bez promieni i bez zaszczytów. Po prostu szare korzenie. Nie było chyba innego rodzaju broń, w którym by tyle znaczyły owe szare korzenie jak w lotnictwie. Gdy myśliwiec po dokonanym locie wychodził z maszyny, już wcale nie troszczył się o jej losy aż do następnego startu i rzucał ją jak gdyby w ramiona mechaników. Teraz przychodziła na nich kolej, ich hymn, ich wysiłek, ich ochocza, a jakże odpowiedzialna służba. Bo nie tylko trzeba było jak najszybciej uzupełnić amunicję, napełnić zbiorniki benzyny, oliwy, glikolu, wymienić butle tlenowe, wsadzić nowe akumulatory, nasycić prądem elektrycznym przyrządy pokładowe. To jeszcze nie wszystko. Skomplikowany zwierz mógł być chory. Przed chwilą wykonał w powietrzu straszliwe wolty. W karkołomnym wysiłku wyprężał swe stalowe mięśnie. Może się oberwał. Miewał jak ludzie, swe ukryte choroby, zdradzieckie, niebezpieczne, gorsze niż otwarte rany, zadane pociskami wroga. Więc mechanik rzucał się na samolot z całą pasją swej troskliwości i badał. Opukiwał, obmacywał, węszył, słuchał i wnikał, rzekłbyś niezwykły żołnierz, szeregowiec czy kapral. Lecz lekarz specjalista chorób metalowych, świadomy tego, że od jego zręczności i spełnienia obowiązków zależały zarówno życie pilota, jak i zwycięski wynik jego następnej walki. Obok polskiego myśliwca, który zadziwił świat swą dzielnością, stanął godnie polski mechanik. Niedościgniony w swej zręczności o niebo zdolniejszy od wielu obcych mechaników, zadawał kłam legendzie, że Polak to wyłącznie dobry rolnik. A tymczasem już stary Henry Ford podkreślając zmysł wynalazczości Polaków wychwalał ich jako najinteligentniejszych mechaników w swych zakładach. Nie mylił się. I teraz także zdali egzamin życia. Przedzierali się jak inni polscy żołnierze przez granice. Przeszli epizod francuski. Przybyli do Anglii. Tutaj już po trzech tygodniach zjawisko fantastyczne. Poznali na wskroś tajemnicę Harikena i dokonywali na nim wszelkich zabiegów, jak gdyby na wieloletnim znajomym. Był to fakt niezbity, zresztą wyraźnie potwierdzany przez myśliwców, że wspaniałe zwycięstwa we wrześniu 1940 roku dywizjon 303 zawdzięczał w wielkiej mierze swym mechanikom. Ich śmiałości, rozwadze, sprawności poświęceniu. Bywały ciężkie uszkodzenia samolotów, wymagające odesłania maszyn do fabryk, a jednak naprawiane w warsztacie dywizjonu. Przy innej normalnej obsłudze dywizjon już w połowie, mniej więcej września, przestałby walczyć z braku maszyn. 303. Ani na chwilę nie przestał walczyć. Co więcej, pomimo prawie codziennych walk zawsze startował od nowa w pełnym składzie dwunastu maszyn. Stąd także rekordy dywizjonu, z wyjątkiem tylko czterech wypadków. W dwóch z nich wypuścił dziewięć samolotów, w jednym sześć. Czwarty wypadek to w sławnym dniu, piętnastego września. W owym dniu, w pierwszym starcie wyruszyło dwanaście maszyn, w drugim starcie dziewięć, w trzecim pod koniec dnia zaledwie cztery maszyny. Podczas tego trzeciego lotu już nie napotykano nieprzyjaciela nad Anglią. Luftwaffe była rozgromiona. Lecz wieczorem po zwycięskim dniu samoloty Dywizjonu przedstawiały żałosny obraz zniszczenia. Dziewięć maszyn było niezdatnych do lotu. Miały przeróżne skaleczenia, postrzelanych kilka sterów, rozbite chłodnice glikolu, zerwane linki sterowe, podziławione skrzydła i maski silnikowe, a nawet śmigłą porządnie się dostało. Któryś z samolotów miał naderwane skrzydło z podłużnicą przy przejściu do kadłuba. Szkody przekraczające wyraźnie siły dywizjonowego warsztatu. A jednak mechanicy nie stracili otuchy. Na lotnisku mniemano, że na nazajutrz nieprzyjaciel powróci z jeszcze większą potęgą. Mechanicy zrozumieli, ile od nich teraz zależało. Zabrali się do dzieła. Pracowali całą noc. Bez rozkazu. W takich chwilach rozkazy były zbędne. Chodziło już nie o ich osobistą ambicję, chodziło o samo istnienie dywizjonu. Ponosiła ich. Gorączka natchnienia. Mieli skrzydła u rąk. I dokonali. Rzecz nieprawdopodobna, na ludzki rozum niepojęta, stała się. Świtaniem 16 września znów dwanaście maszyn było gotowych do bojowego startu. Dzień chwały brytyjskich i polskich myśliwców był również dniem chwały polskich mechaników. Ich kierownik, porucznik inżynier Wiórkiewicz, był znakomitym konstruktorem w dawnych polskich zakładach lotniczych. Charakter czysty jak łza, człowiek dusza niezwykle uczynny dla każdego, o ujmującej serdeczności a przy tym wybitny fachowiec i fanatyk pracobitości gorzał w nim nieustający płomień. Zapał jego, nie znał zmęczenia. Taki człowiek miał wszelkie właściwości, by porwać ludzi do czynu i porywał. Trudno ująć zasługi inżyniera Dziurkiewicza dla dywizjonu 303. Były tak wielkie, że niepomierne. Trudno wyobrazić sobie zwycięski 303 bez niego i bez takich mechaników. A jednak, jednak mechanicy to szare, w kąt wciśnięte korzenie. Żołnierze lecz jakby pośredniejszego gatunku. Przed wojną na mechanika lotnictwa gotów był patrzeć przez ramię lada zadufany w sobie, a nieorientujący się piechur czy ułan, czy artylerzysta. Dziś już inaczej patrzał. Wojna nauczyła go szanować mechanika. Zmienił swe poglądy, lecz nie zmienił się wciąż jeszcze duch przepisów wojskowych, a według ich staroświetczyzny mechanicy to żołnierze jakby drugiego rzędu. Za ich służbę mechanika żadnych zaszczytnych odznaczeń. Zamknięte były przed nimi virtuti militari i krzyż walecznych. Klauzula tych dekoracji wyraźnie podkreślała, że żołnierz otrzymywał je za czyny w obliczu wroga. Tymczasem, jak wiadomo, lotniska musiały leżeć z daleka od frontu walki, jeżeli miały wykonać z powodzeniem swoje bojowe zadanie. A więc wielotysięczna armia mechaników, każdy dywizjon miał 150 do 200 żołnierzy obsługi ziemnej, nie spełniała i nigdy spełnić nie mogła tego podstawowego warunku i nie miała prawa do odznaczeń. W jakimś tragicznym splocie nieporozumień nie miała tego żołnierskiego prawa, pomimo że właśnie od niej rzeszy mechaników zależały wyniki rozstrzygających bitew i zależało, śmiało można to powiedzieć, Ostateczne zwycięstwo w tej gigantycznej wojnie lecz nie dla nich mechaników były krzyże chyba, że w karygodnym zaniedbaniu inni popełnili błędy i dopuścili wroga do lotniska chyba wtedy, gdy nad lotniskiem przypadkowo pojawił się nieprzyjacielski bombowiec i zrzucił bomby na mechaników wtedy tak zadość stało się warunkom. Wtedy za niestracenie głowy w kilkusekundowym chaosie. Tak, odznaczenia. Natomiast za nieustanne poświęcenie i znój. Za sprawność morderczej broni. Za istotny udział w decydujących zwycięstwach. Nic. Odznaczenia wojskowe nie tylko polskie, lecz wszystkich armii, Powstawały w owych czasach, kiedy jeszcze szabla, dosłownie, decydowała i gdy wojny wygrywało się jedynie, wyłącznie w heroicznym starciu wręcz z wrogiem, pierś o pierś. Jakkolwiek w dzisiejszej wojnie owo starcie wręcz pozostało nadal ważnym czynnikiem zwycięstwa, nie było przecież jedynym. Doszły inne czynniki, również ważne i nieodzowne. Front bojowy uszykował się dziś w głąb nieznaną dawnym sztabom. Wtargnął wnieśnione dawniej dziedziny. Rozwalił skostniałe bożyszcza starych pojęć o wojnie i nawet pojęcie cnoty wojskowej uległo tak samo jak i dzisiejsza strategia rewolucyjnym przemianom. Dawniej liczyło się jedynie dynamiczne męstwo wyładowujące się właśnie w starciu pierś o pierś. Dziś w totalnej wojnie, w której między piersią a piersią stawały tysiące ton żelaza, a poza tym nowe, straszliwe arsenały broni psychicznej, dziś równie ważne, jeżeli nieważniejsze dla ostatecznego wyniku, było potencjalne męstwo, ukryte męstwo wojennej machiny zaplecza. Nikt nie odmawiał prawa do najwyższej zasługi wojskowej oficerom zwycięskiego sztabu, jeśli ich praca, Przyczyniła się do klęski wroga, mimo iż pracę swą wykonywali daleko poza właściwym frontem walki. Tak samo było i z mechanikami lotnictwa. Ich praca, mimo że za właściwym frontem spełniana, przyczyniała się istotnie, najbardziej istotnie, do klęski wroga. I nie tylko praca ich, lecz praca całej obsługi ziemnej. Potrzeba się było z tym raz na zawsze pogodzić. Dywizjon Myśliwski dzięki swej fenomenalnej zwrotności i potędze ognia miał skuteczniejszą siłę uderzeniową niż miała ją jakakolwiek Brygada Piechoty w 1914 roku. Jeżeli Dywizjon 303 sprawił swymi zwycięstwami, że w istocie, jak powiedział generał Sikorski, imię polskiego żołnierza dźwięczało donośnie i godnie na całym świecie, to dlatego, że wszyscy, Wszyscy w tym dywizjonie spełniali swój obowiązek z jakąś niebywałą ofiarnością: że do zwycięstw myśliwców przyczyniali się walnie zarówno mechanicy, jak i ów adjutant, opiekuńczym tatą zwany, jak i lekarz, dr Zygmunt Wodecki, swych ranionych myśliwców zgarniający z całej południowej Anglii, jak i kapitan Gejsztoft, pełniący odpowiedzialną służbę. Operacyjnej radiolokacji. Im wszystkim należała się najgłębsza wdzięczność, należały się najwyższe odznaczenia, wymagały tego i honor wojska, i najprostsze ludzkie poczucie sprawiedliwości. Lotnik bez lęku i skazy. Często się słyszało, że ostatnia wojna w powietrzu nie stwarzała wybitnych asów, że to była wyłącznie wojna zespołów. Owszem, wojna zespołów. W 1940 roku ławą walczyły dziesiątki samolotów, w późniejszym okresie wzbijały się setki, a jeszcze później, pod koniec wojny, rozstrzygały już tysiące maszyn. Owszem, wszystkie walki powietrzne rozpoczynały się zespołem. Lecz już w następnej chwili starcia szyki szły w rozsypkę. Poszczególni myśliwcy nacierali na poszczególne bombowce czy na myśliwców. Powiedziałbyś, pierś o pierś. I następowała rzecz jak gdyby paradoksalna. Najnowocześniejsza broń, samolot, nawracała do taktyki średniowiecza i w szeregu heroicznych pojedynków rozstrzygała wynik walki. Tu w powietrzu zwyciężała najtęższa indywidualność. Obojętne, sierżanta czy pułkownika. Przy życiu pozostawała najsprężystsza jednostka. I w tych najbardziej osobistych zmaganiach wybijały się najtwardsze jednostki, asy. Niektórzy myśliwcy dywizjonu 303 jak Heneberg, Paszkiewicz, Zumbach, Fericz, Łokuciewski, Daszewski, Szaposznikow, Karubin, Franciszek. To bezsprzecznie asy. Ich liczne zwycięstwa to nie przypadek. I nie przypadek, że najwybitniejszym z nich był Witold Urbanowicz. Zwycięzca w siedemnastu spotkaniach z wrogiem. Kto go osobiście znał, stawał przed jakąś zagadką. Nie sposób było ująć Urbanowicza w utarte kanony. Wyrywał się z ludzkiego doświadczenia. Wszystko u niego było jak u innych myśliwców. Mocna postawa i energiczna twarz i czyste oko. A jednak wyczuwało się, że to jeszcze nie wszystko. Wyczuwało się coś zgoła nowego. Jakiś nienapotkany dotychczas rys ludzki. Bez przeszłości, bez porównań. A potem nagle przychodziło jakby olśnienie. Metal! Tak! Było to wyraźnie upersonifikowanie metalu. To nerwowa stal. Błysk w jego jasnych oczach, dosadny dźwięk jego słów, rzeźkość jego ruchów. To jakby aluminium, lekkie a mocne, które, przybierając duszę i ciało, stworzyć musiało właśnie taki, a nie inny wyraz życia. Nie dziw, że Urbanowicz i samolot stanowili tak zgraną ze sobą spójnie. Był jak większość myśliwców Dywizjonu 303, żołnierzem służby czynnej, kapitanem wojsk polskich, a skwadroliderem, czyli majorem w armii brytyjskiej. Miał w 1940 lat 34. Jako żołnierz zapisał jedną z najchwalebniejszych kart spełnionego obowiązku w ponurym wrześniu 1939 roku. Będąc instruktorem i wychowawcą w centrum wyszkolenia lotnictwa, po wybuchu wojny dostał rozkaz przedarcia się ze swym plutonem pięćdziesięciu podchorążych do Rumunii dla przeszkolenia ich tam na francuskich maszynach. Wraz z plutonem przekroczył granicę 17 września, lecz po ulokowaniu swych żołnierzy w bezpiecznym miejscu, sam natychmiast wrócił do Polski, by walczyć. Był to niestety już koniec dostał się do niewoli tejże nocy uciekł przekroczył znów granicę i dogonił po trzydniowej nieobecności swych podchorążych następne tygodnie to odyseja forteli kluczeń aresztowań i ucieczek bezustannych ucieczek skomplikowanej strategii której duszą wciąż był urbanowicz aż w końcu udała mu się rzecz niemal cudowna wszystkich swych żołnierzy załadował szczęśliwie w lukach na statku w Konstancy. Popłynęli do Syrii, stamtąd do Francji i tu Urbanowicz, przykładny dowódca i niezmordowany opiekun, władzą polskim oddał prawie w komplecie swój oddział przedstawiający najcenniejszy materiał bojowy. Należał więc Urbanowicz do dowódców, którzy w owych ciężkich czasach z sercem i z obowiązkowością opiekowali się swym żołnierzem. W styczniu 1940 roku posłano go do Brytanii. Pierwszego wroga zestrzelił w połowie sierpnia tegoż roku, należąc wtedy jeszcze do jednego z brytyjskich dywizjonów. W owym dniu zgłosił się do lotu na Ochotnika i leciał jako trzynasty na końcu dywizjonu, ubezpieczając od tyłu swych towarzyszy. Było to nad morzem, w pobliżu Portsmouth. Nieprzyjaciel był już przed nimi nad portem, gdy Urbanowicz spostrzegł poza sobą cztery Messerschmitty, trzy z prawej strony, jeden z lewej doganiające dywizjon z dwóch stron od tyłu. Wtedy po raz pierwszy w obliczu wroga myśliwiec złożył dowody, jak trafnie umiał decydować w trudnej sytuacji i jak błyskawicznie działać. Złe pociągnięcie mogłoby wówczas skończyć się fatalnie dla niego i dla dywizjonu. Urbanowicz tymczasem podjął jedyną kapitalną myśl. Rzucił się najpierw naprzeciw trzem Messerschmittom tak gwałtownie, że przeraził ich i rozbił całą trójkę, po czym ostrym skrętem uderzył na czwartego, który nie przyjąwszy walki wolał uciekać. Nastąpił pościg pełen szaleństwa. Punktem kulminacyjnym była chwila, gdy przeciwnik wpadł w grupę kilkudziesięciu kołujących powoli Messerschmittów, a Urbanowicz za nim. Odbyło się to tak piorunująco, że nikt nie zdążył Polaka zaczepić i już obydwaj byli poza tym mrowiskiem. Uciekający wszystko wyczyniał, by się uwolnić od prześladowcy, lecz daremnie. Dosięgły go wreszcie pociski z Harikena i zwaliły do morza. Już owa pierwsza walka uwypukliła wszystkie zalety Urbanowicza, którymi zasłynął w dalszych triumfach. Trafność decyzji, szybkość reakcji, odwagę i zaciekłość. Krótko potem myśliwiec wszedł w skład Dywizjonu 303, a po ciężkim poparzeniu jego dowódcy, majora Krasnodębskiego, w dniu 5 września Urbanowicz stanął na czele Dywizjonu. Wtedy właśnie 303 rozpędzał się do swych wielkich lotów, a wraz z nim i Urbanowicz zdobywał swe laury. Więcej nawet, gdy w drugiej połowie września Luftwaffe wyraźnie osłabła i objawy zmęczenia widoczne były po obydwu stronach, Wtedy dopiero Urbanowicz rozwijał najszerzej swe skrzydła i ujawniał niezwykłą wytrwałość właśnie ów aluminiowy hart. I jeszcze coś innego. Drapieżność jak gdyby mitycznego ptaka. W trzech dniach, w bliskich od siebie odstępach, strącił dziewięć niemieckich maszyn. Zwłaszcza ostatni dzień, 30 września, obfitował w epickie momenty. Nad południowym kętem Urbanowicz podówczas poprowadził dywizjon przeciw 30 nieprzyjacielskim bombowcom i rozbił ich zgrupowanie. Sam zaatakował Dorniera 215, który lekko dymiąc, czmychnął do chmury. Nastąpił pościg niby gra w chowanego i Dornier tak umiejętnie wykorzystywał różne chmurki, że coraz bardziej oddalał się od myśliwca. Nad kanałem wpadli w szeroki pas czystego powietrza i tam dopiero myśliwiec szybko zbliżył się do postrzelonego przeciwnika. Lecz niedaleko ujrzał dwa meser szmity lecące również do Francji i jakkolwiek znalazły się tu przypadkowo, obecność ich uniemożliwiała Urbanowiczowi wykończenie bombowca. Więc najpierw zbliżył się z tyłu do myśliwców, nic nie przeczuwających, na odległość kilkudziesięciu metrów. Umyślnie tak blisko, by nie mogli go bezpośrednio atakować. Długą serią pocisków zapalił przedni samolot i zanim drugi się spostrzegł, również trafiony spadł już do morza. Droga do bombowca była otwarta. Tymczasem Dornier zbliżył się do wybrzeża francuskiego i obniżył swój lot. Urbanowicz za nim. Lecz na razie nie strzelał, obawiając się, że nie starczy mu amunicji. Jedynie trzymał się wciąż blisko przeciwnika wyrywającego na wsze strony w rozpaczliwych, zygzakowatych unikach. Tylny strzelec bombowca milczał, widocznie już poprzednio unieszkodliwiony. Dornier w panice zeszedł do lotu koszącego i chciał wylądować na jakimś polu. Wtedy krótka seria z harikena. Bombowiec lądując rozbił się o ziemię i stanął w płomieniu. Tak zginął z ręki Urbanowicza trzeci w kilku minutach wróg a w ogóle jego siedemnasty. Gdy w kilka dni później dywizjon odszedł na bardziej odległe wypoczynkowe lotnisko Anglii, pełni dla urbanowicza uznania nie chcieli z nim się rozstawać nawet na ten czas przejściowy i zatrudnili go w swym dowództwie grupy myśliwskiej. Nie ulega wątpliwości, że urbanowicz przedstawiał krystalizujący się typ nowego żołnierza. Z żołnierską, uczciwą, żarliwością Wchłaniał w siebie istotę metalu i stwarzał nowy stop, zdrowy, tęgi, zdobywczy, aby najmniej niewyzbyty cech ludzkich. Unerwione aluminium, w którym biło żywe ludzkie serce. Dlatego Urbanowicz stanowił tak ciekawy typ człowieka nowoczesnej techniki i dlatego może Anglicy, wyczuwając to, tak o niego zabiegali. I nie tylko Anglicy, Angielki. Również. Mit Messerschmitta 110 W pierwszych miesiącach wojny hitlerowcy przez umiejętne filtry swej propagandy wpajali skutecznie w umysły zatrwożonego świata i nie mniej zaniepokojonych aliantów, że mają w zanadrzu nową, straszliwą niespodziankę dla przeciwnika w postaci supersamolotu, szczytu wynalazczości, maszyny nad maszynami. Coś w rodzaju Messerschmitta 109. Lecz o jeszcze wyższym pułapie, jeszcze większej szybkości i uzbrojeniu tak potężnym, że niszcząc każdego wroga, samo było w zasadzie niezniszczalne. W kampanii wrześniowej mało pojawiło się tych maszyn, również niewiele w kampanii francuskiej. Więc alianci nie mogli sobie jasno zdać sprawy, co to zać. Wiedzieli tylko, że ów Messerschmitt 110, jak się nazywała niebezpieczna bestia, był maszyną dwusilnikową o dużym uzbrojeniu i posiadał tylnego strzelca. Dopiero w bitwie o Brytanię luf rzuciła w powietrze większą ilość Messerschmittów 110 i odkryła swe karty. Całun tajemniczości opadł i okazało się, że diabeł nie jest tak bardzo czarny, jak go hitlerowcy malowali. Zwłaszcza po unieszkodliwieniu tylnego strzelca, co dziwnie łatwo się działo, można było diabła chwycić za rogi. I cisnąć o ziemię. Lecz dopiero szczególne zdarzenie pewnego wrześniowego dnia całkiem rozwiało wybujałą aureolę i sława mitu prysła, jak mydlana bańka. Owego dnia Dywizjon 303 napotkał nad wschodnią częścią Saseksu zgrupowanie trzydziestu nieprzyjacielskich bombowców, Heinkli 111, sunących w kierunku stolicy pod silną osłoną Messerschmittów 109. Pierwsze polskie klucze doszły do ataku na bombowce, lecz nadlatujące z góry Messerschmitty, których było około 70, dały się Polakom dotkliwie we znaki. Wynikła zażarta walka. Na szczęście przybyły inne brytyjskie dywizjony i wspólny ich wysiłek powstrzymał nieprzyjaciela. Urbanowicz, tego dnia dowodzący ostatnim kluczem dywizjonu, zaatakowany przez kilka Messerschmittów naraz, Wyrwał się z opałów zawadiackimi wywrotami, i gdy potem maszynę wyprostował, znalazł się sam z daleka od wrzaby. Z jednej strony widział wyprawę niemiecką, od której się szczęśliwie odczepił, z drugiej natomiast strony, jakieś dwa tysiące metrów od siebie w kierunku zachodnim, spostrzegł zdumiewające zjawisko. Długi, nieskończenie długi tasiemiec samolotów lecących jeden za drugim, gęsiego z południa w stronę Londynu. Była to jakaś nowa wyprawa nieprzyjacielska, idąca równolegle do pierwszej. Składała się z samych maszyn dwusilnikowych, z daleka przypominających Urbanowiczowi sylwetki bombowców nurkujących. Lecz zbliżywszy się, myśliwiec stwierdził, że to same Messerschmitty 110. Było ich przeszło czterdzieści i najwidoczniej miały na celu ściągnięcie na siebie uwagi brytyjskich myśliwców, by wyprawie Heinckli... Ułatwić w tym czasie przedarcie się do Londynu. Gdy w pobliżu Urbanowicza znalazło się kilka brytyjskich myśliwców, wszyscy kupą przypuścili atak na czoło nieprzyjaciela. Żywy łańcuch Messerschmittów 110, nie wdając się w walkę, natychmiast skręcił w lewo i zwinął się w zamknięte koło. Nastawił jeża. Messerschmitty szły w tym kole wszystkie na jednym poziomie, tworząc olbrzymią redutę powietrzną, władającą silnym ogniem na wszystkie strony. Nie sposób było się zbliżyć. Urbanowicz i brytyjscy myśliwcy krążyli nad przeciwnikiem bezradnie wypatrując szczeliny w latającej fortecy. Kilku z nich dopadało koła to tu, to tam, polując krótkimi seriami pocisków i odskakiwało. Z małym pożytkiem. Dwie własne maszyny, harikeny zaczęły dymić i poszły ku ziemi. Koło tymczasem toczyło się nadal nienaruszone, spokojne, wyzywające. Pyszałkowaty w swej pewności siebie obraz hitlerowskiej buty. Jakiś bezczelny wieniec urągający niebu Anglii. Urbanowicz wnet zrozumiał, że chaotyczne szarpanie wroga niczego nie zdziała. Tymczasem nadeciało więcej brytyjskich myśliwców. Było ich już prawie dwudziestu. Urbanowicz przymknął gaz swej maszyny i pokiwał skrzydłami. Pięciu myśliwców zareagowało i przyłączyło się do niego. Z góry, od strony słońca, zwalili się z połem na najbliższy odcinek koła z tak dobrym skutkiem, że trzy Messerschmitty wypadły z obwodu. Natychmiast dostały się w obroty innych harikenów. Dwa z nich od razu na miejscu zestrzelono, trzeci uciekał z dwoma spitfajerami na ogonie. Szóstka atakujących halikenów rozpadła się. Urbanowicz wzleciał znów ponad nieprzyjacielskie koło i chciał po raz drugi zorganizować atak. Lecz już nie zdążył. Z góry uderzyły na niego dwa Messerschmitty 109, przybyłe właśnie z odsieczą. Myśliwiec ujrzał nagle godzące w niego żółte pyski i zły rój niebieskawych smug. I gwałtownym wywrotem uchylił się od pocisków, tak gwałtownym, że zapadł w półmrok, i podczas gdy drążyła go świadomość niebezpieczeństwa, świadomość wciąż w nim żywa, oczy jego były nieżywe, nic nie widziały, a głowa bezwładnie opadała do tyłu. Straszliwe uczucie bezsilności w tej najważniejszej chwili i walki było koszmarem, który na zawsze pozostał w nerwach myśliwca. W chwilę później Urbanowicz odzyskał wzrok, i widział pod sobą około sześciuset metrów dalej Messerschmitta. Lecz tylko jednego. Drugi gdzieś się zawieruszył. Przeciwnik wyszedł z nurkowania i wzbijał się. Najdogodniejsza to dla urbanowicza sposobność. Gaz, doskok, czerwone światło celownika, nacisk, kciuka, skręt wroga, znów kciuk, znów skręt. Korkociąg tamtego. Stał się. Kilkanaście sekund temu wróg był człowiekiem żywym, zdrowym i pewnym zwycięstwa. A oto rozbity o ziemię, nie żył. Nawet już zupełnie nie istniał. W niezliczone strzępy rozpadło się jego ciało. W swych nieobliczalnych przeskokach, z najbujniejszej formy życia do nicości, przeżywali lotnicy jakąś demoniczną wielkość, jakąś przerażającą wzniosłość. Urbanowicz wspiął się znów w górę i wrócił do koła Messerschmittów. W czasie jego nieobecności zaszły zmiany. W kole, które wciąż się kręciło na tym samym miejscu, dymiło już kilka maszyn, a ponieważ pozostawały nadal w kręgu, lecąc wolniej niż inne maszyny, tworzyły przed sobą luki. Źle wróżyło to nieprzyjacielowi. Już koło jego nie było gładkie pękała jego spoistość. Już zuchwalej dogryzały harikeny. Czasem zbyt zuchwale. Oto Urbanowicz widział właśnie brytyjskiego myśliwca, który za blisko się zaawanturował. Zestrzelony. Ratował się z padochronem. Lecz nie wpłynęło to na przebieg dramatu. Harikenów przybywało coraz więcej. Obręcz dokoła Messerschmittów 110 była coraz silniejsza. Każda nowa minuta ciężko przechylała wagę. Jeden z Messerschmittów nie wytrzymał nerwowo, mimo że był jeszcze nietknięty. Nagłym skrętem wyrwał się z koła, uciekał, uciekał w stronę Francji, akurat w ramiona urbanowicza. Dwa harikeny pogoniły za nim. Urbanowicz, będąc bliżej, rzucił się między uciekającego, a harikeny, że nie mogły strzelać, i sam zaatakował. Raz z tyłu z góry, po czym po wyjściu z nurkowania i wzbiciu się, drugi raz z tyłu z góry. Wciąż przy tym pilnie bacząc. By Halikenom przecinać drogę do przeciwnika. To był jego wróg. Naraz Messerschmitt skręcił do walki. Urbanowicz, wyprysnąwszy w górę, przerzucił samolot przez plecy i w trzecim ataku zasypał celnymi pociskami lewy silnik i kabinę przeciwnika. Messerschmitt jak zmyty znurkował do lotu koszącego. Czwarty atak Urbanowicza rozbił go nareszcie o ziemię. Na oczach dwóch upartych Halikenów nieustępliwie czyhających na swój uśmiech losu. Nie było uśmiechu. Nie odbili łupu. Polak sam załatwił się z przeciwnikiem. Gdy w trójkę wrócili do koła, zastali w powietrzu już tylko połowę Messerschmittów, około dwudziestu, w tym kilka kopcących. I wciąż kręciły się, jak w obłędzie. Reszta wykruszona z obiegu, zestrzelona, leżała szczątkami w dole na ziemi. Messerschmitty 110 nie tylko nie spełniły swego zadania odwrócenia uwagi od wyprawy bombowej, którą tymczasem rozbito, lecz same wpadły w potrzask na własną zgubę. Nie pomogły podwójne silniki ani tylni strzelcy. Gdzie w przódy była pycha, nastała nędza i kręska. W pewnym momencie jak zmurszały pień, zapadło się całe koło, zwienne koło fortuny. Resztki Messerschmittów wyłapywano skrzętnie i łatwo jak króliki. Zrobiła się ucieszna gonitwa. Nastąpił siarczysty pogrom i w tym ochoczym taliho rozpłynął się smętnie i bez glorii mit Messerschmita 110. W środku Europy wyrosła jak niszczący wulkan złowieszcza góra drapieżnej stali i Potężnych mitów. Zadaniem ostatniej wojny było rozwalić tę górę, zdławić jej drapieżność, skruszyć jej stal i rozbroić jej mity, rozwiać mity. Historia mierzyć będzie postęp tej wojny okresami, w których padały wszelkiego rodzaju mity. Jednym z pierwszych był mit Messerschmitta 110, Podstępy Groteskowość ostatniego kataklizmu tkwiła zapewne w tym, że najbrutalniejszy instynkt barbarzyństwa podporządkował sobie najwspanialsze wyniki wiedzy i technicznego postępu. Messer Schmidt 109 był to rzeczywiście wykwit techniki i cacko ludzkiej wynalazczości, ale zaraz obok niego rodził się w powietrzu jakiś nieprawdopodobny zgrzyt i ponury symbol. Bo gdy owo cudo techniki zawodziło i zwykła śmierć zagrażała, pilot na Meserszmicie jakby nagle cofał się do jaskiniowego prymitywu. Wpadał w mroki puszczy i sięgał do wypróbowanego arsenału irokeskich wojowników. Naiwna przebiegłość Indianina miała w tych tarapatach zastąpić wszelkie wyrafinowane zdobycze zbrojnej techniki. Schmidt 109 chciał zaatakować z tyłu z góry dowódcę polskiego klucza porucznika Henneberga, ale zaniechał zamiaru, widząc, że podporucznik Jan Zumbach przylatywał Hennebergowi z pomocą. Więc przeciwnik tylko przesunął się ponad Polakami i następnie przed ich nosem zatoczył szeroki skręt, jakby przyglądając im się z bezczelną zuchwałością. Dufny w swą przewagę wysokości. Licząc na bliskość innych meserszmitów, był zbyt pewny siebie i nie doceniał karabinów przeciwnika. Zumbach podciągnął trochę maszynę i z odległości 250 metrów puścił z wielką poprawką serię pocisków przed meserszmita. Nieprzyjaciel przeleciał przez pole śmierci. Zadymił i natychmiast, jak zlotkowana kuropatwa, wpadł w korkociąg. Leciał beznadziejnie ku Ziemi. Ofiara swej lekkomyślności. Good luck, pomyślał z humorem zwycięzca i notował sobie w duchu piątego nieprzyjaciela, zestrzelonego w ciągu ostatniego tygodnia. Myśliwiec dołączył już do dowódcy klucza, gdy rzucił jeszcze jedno przypadkowe spojrzenie w stronę spalającego wroga i zdębiał. Zumbach to as myśliwców, ale przy tym gorąca, wybuchowa natura. Zaklął szpetnie. Tysiąc metrów poniżej przeciwnik, rzekomo strącony, wyprowadził maszynę z korkociągu i leciał dalej normalnie po prostej linii, co sił uciekając w stronę Francji. Nawet nie dymił. Filutek! W głosie myśliwca była złowróżbna czułość. Nurkując myśliwiec rozpędził się za jadle i szybko dogonił uciekającego. Gdy przeciwnik zauważył pościg, wpadł znowu w korkociąg. Jakiś niepoprawny lubownik korkociągów. Lecz teraz Zumbacha nie wykpił. Myśliwiec uczepił się twardo toru Messerschmitta i szedł razem z nim na dół, co chwila prażąc ogniem. Zumbach nie widział żadnych skutków swych pocisków. Trafić w samolot w korkociągu to właściwie przypadek i strzelał z coraz większą furią. Zeszli tak z wysokości sześciu tysięcy metrów na trzy tysiące. Naraz myśliwiec się ocknął i oprzytomniał. Toż to głupstwo! Postępując tak dalej, mógł wystrzelać wszystkie naboje i nie trafić w ogóle, a przeciwnie, wtedy łatwo się stać samemu łupem nieprzyjaciela. Naiwny pozornie podstęp wroga był wciąganiem myśliwca w zdradliwą zasadzkę. Więc Zumbach przestał strzelać. Szedł za Messerschmittem nieustępliwy i niemy jak cień, i pilnował. Był teraz bardzo spokojny. Wiedział, że dla tamtego nie ma ucieczki, bo musi albo wyjść z korkociągu, albo rozbić się o ziemię. A skoro wyjdzie z korkociągu? Dzień był zasadniczo słoneczny. Lecz tu i tam, na różnych wysokościach, płynęły kłęby chmur, jak białe wyspy. Małe obłoczki unosiły się również kilkaset metrów nad ziemią, i gdy Zumbach i jego przeciwnik spadali w ich pobliżu. Meser Schmidt wykonał nagle ostry zwrot i wyrwał się z korkociągu. Czy chciał chwycić się chmur jak ostatniej deski ratunku? Nie ma na to odpowiedzi. I nikt nigdy już nie odpowie. Gdy Meser Schmidt wyprostował swój lot, odezwały się natychmiast karabiny Zumbacha. Na to przeciwnik wykręcił niespodziewanie beczkę, zdumiewający bezcelowy manewr. Często stosowany przez pilotów Luftwaffe w chwili niebezpieczeństwa. Aż myśliwiec musiał poderwać maszynę, by się nie zderzyć. Wykonał ostry wywrót przez plecy i zleciał z boku znów na ogon przeciwnika. Czarny Krzyż tym razem nie wykazywał już dowcipu ani ochoty do walki. Zumbach posłał w niego jeszcze kilka serii i dobił go sumiennie, po prostu, jak dobija się wściekłego psa. Cały w płomieniach Messerschmitt poszedł w dół już naprawdę. Już bez udawania i bez podstępu. Był to mały fragment gigantycznej wojny, drobny epizod, jakich legion. Przebiegłość Messerschmitta nie pomogła. Jego podstęp zawiódł. Gdy przyjdzie płacić za potworne zbrodnie barbarzyństwa i okrucieństwa dokonywane podczas tej wojny na bliźnim człowieku, czy zbrodniarze nie będą usiłowali się wymigać od odpowiedzialności nową przebiegłością? Czy stać będzie przenikliwych i roztropnych oczu, by dostrzec ich podstęp? Byli to chłopcy cudowni, ci z Kościuszkowskiego Dywizjonu 303, Dywizjonu Warszawskiego, zdrowi, jędrni, krzepcy, przystojni. Nie dziw, że leciały na nich dziewczyny, bo już się rozniosło. To nie tylko zwycięzcy myśliwcy, nie tylko egzotyczni obrońcy angielskiego hołmu, lecz jakieś nieprawdopodobne zuchy, okrutnie cięte na krasę niewieścią. Wiedziały o tym oczarowane dziewczyny z nordholskiego Oczardu, wiedziały i wychwintne panie londyńskiego Berkeley czy do Chesterum. Bogata Lady Smith Bingham, matka opiekunka polskiego dywizjonu, urządziła dla myśliwców koktajl party w Dochesterze. Sprosiła co najpiękniejsze panie z londyńskiego towarzystwa. Przyszły jak jasne, szlachetne kwiaty, by poznać sławnych lotników. One i oni tańczyli, uśmiechali się, pili, byli weseli, byli szczęśliwi, zakochiwali się nie tym kochaniem, który jest brzemienne jak los, lecz tym, który jest jak barwny motyl. Ależ to niezrównani tancerze. Teraz rozumiem ich powodzenie u kobiet, stwierdzał ze sportowym uznaniem zażywny markiz Donegal. I choć mówił, że rozumie, poprawdzie, nie rozumiał sedna rzeczy. Jedna z powabnych ladies, młoda wdówka, po kilku koktajlach straciła angielską powściągliwość i uwzięła się na Jana Zumbacha. Prawiła mu słodkie, dobre słówka, oceniała dodatnio szerokość jego polskich barków i mówiła mu wesoło, I like you, Jan. Lubię cię Janie. A Zumbachowi zaświeciły się oczy wilkiem, bo to zbereźnik z nich największy, wyszeptał. I love you too. Ja ciebie także kocham. Lecz potem nagle coś zepsuło angielską sielankę. Z winy samego Zumbacha, ni stąd ni zowąd ostygł. Widocznie wypił za wiele. Coś mu się przywidziało. Jakaś zjawa mgłę. jakieś dalekie wspomnienie. Ujrzał inne oczy, habrowe. Ujrzał inne usta, wiśniowe. I był to ktoś inny niż Lady. Zosia, a może Jadzie albo Marysia, chociaż z pewnością była to Zosia, i słyszał najwyraźniej, najwyraźniej słyszał jej daleki głos, pełen pieszczoty i tęsknoty. Czy pamiętasz mnie, Jasiu? Gdy myśliwiec ją tak usłyszał i ujrzał nagle oczami duszy, ostygł i już za nic na świecie. Nie mógłby pięknej lady powiedzieć zuchwale I love you bo serce polskie serce to dziwna rzecz Może włóczyć się po całym świecie może upadać na rozdrożach uzbrajać się w pancerz zapomnienia może upajać się blaskiem obcego nieba aż oto znienacka i chytrze zgotuje sobie samemu podstęp i wpadnie we własną sieć i ujrzy uśmiechniętą z daleka Zosię Albo przytulną strzechę, albo samotną mazowiecką sosnę. Inny to będzie podstęp niż podstęp wroga w Meserszmicie niż podstęp ludzi nikczemnych, wzajemnie się zwalczających. Będzie to uczciwy, żewny, dobroczynny podstęp ludzkiego serca. Owa koktajl party odbywała się już dawno podczas pamiętnych dni Battle of Britain. Kiedy to Dywizjon 303 z lotniska w Northolt bronił skrzydłami swymi Londynu. Od tego czasu wiele się zmieniło w składzie Dywizjonu. Większość tych wspaniałych lotników poległa. Lecz Zumbach żył. Brał udział we wszystkich ofensywach frontu zachodniego i w żadnej nie odniósł kontuzji. Tylko czasem miał osobliwe przywidzenia. Gdy na swej maszynie wzbijał się w powietrze, w duszy widział na chwilę oczy jakiejś dziewczyny. Nie wiedział jakiej. Zosi, może Wandzi, może Stasi. Można było kpić sobie z niewinnych zabobonów i wiary w talizmany, ale w tych upartych, a dobrych oczach polskiej dziewczyny coś jednak musiało być. Coś, co dziwnie, niemal cudem, Jana Zumbacha chroniło i nie imały się go ani pociski wroga. Ani inne złe przypadłości wojny. Losy się ważą. Angielski wrzesień 1940 roku był wciąż dziwnie pogodny i gorący. Niebo pełne lazurowej szczodrobliwości. Dnie wschodziły jakby uśmiechnięte. I taki był dzień owej decydującej niedzieli, 15 września. Gdy świt rozwiał nocne mgły, pojawiły się na niebie lekkie, niskie chmurki, płynące przez cały dzień jak białe łabędzie, i od ich blasku słońce świeciło na Anglię jeszcze jaśniej niż w inne dni. Jakiś dzień łaskawy i rozmarzony, aż trudno było uwierzyć, że na tak bukolicznym tle rozegrał się najbardziej porywczy dramat ludzkości, że w tych pastelowych ramach zawisł groźny obraz, najzawziętszych zmagań i najgwałtowniejszych rozstrzygnięć. Tego dnia sztab hitlerowski postanowił rozstrzygnąć wojnę na Zachodzie. Sześć tygodni już trwał powietrzny atak na Anglię. Sześćdziesiąt dziennych walnych wypraw bombowych biło bez ustanku w jej ośrodki oporu. Luftwaffe poniosła co prawda w tych uderzeniach ogromne straty, bo około 1650 maszyn, lecz była pewna, że znacznie poważniejsze straty zadała przeciwnikowi. Nie miała żadnych wątpliwości, że Raf walczy resztkami sił i że zrozpaczona ludność Anglii gotuje rewolucję. Było to jednym z fatalnych obliczeń hitlerowców w tej wojnie. Ponosiły ich pobożne życzenia i ślepa pycha. Jednak jakkolwiek mylnie oceniali sytuację przeciwnika, swą własną potęgę znali doskonale. Dwieście pełnych dywizji, zwycięskich, nieodpartych, kruszących dotychczas każdego wroga, każdą przeszkodę, czekało niecierpliwie na znak inwazji. Stłoczone nad brzegiem kanału angielskiego, pałały rządzą nowego podboju. Oddziały uderzeniowe, załadowane już na barki, patrzyły chciwie na białe skały Kętu, owej niedzieli, wypatrując tylko pierwszej wyrwy, jakiej miało dokonać lotnictwo niemieckie. Wszystko, losy tego dnia i losy wojny zależało od tej wyprawy i od powodzenia lotników z czarnymi krzyżami. Nie sposób dokładnie ustalić, ile maszyn Luftwaffe puściła w tym dniu na Anglię. Niektórzy podawali ich ilość na przeszło tysiąc, lecz to chyba przesada. Prawdopodobnie było ich około 650 do 700. Przychodziły w kilku falach, z których dwie były najsilniejsze. Pierwsza w południe druga w trzy godziny później pierwsze klucze Messerschmittów zarysowały się na niebie krótko po godzinie dziewiątej przed południem w wielkim wachlarzu od północnych brzegów ujścia tamizy aż do Dungeness na południu Kentu. były to patrole niezbyt silne i miały zapewne na celu wymacanie przeciwnika, zwabienie go w powietrze i zdezorientowanie lecz dowództwo brytyjskiego myślistwa przejrzawszy rychło zamysły nieprzyjaciela nie dało wywieść się w powietrze Nagle około jedenastej przed południem pojawiło się więcej Messerschmittów, jedno- i dwusilnikowych. Szły bardzo wysoko i na pełnym gazie, pozostawiając za sobą białe smugi powietrzne. Owe białe pasma widok spowszechniały nad dolinami Kentu, dziś nie taiły swej brutalnej groźby. Przecinały niebo jak wrogie strzały skierowane wszystkie w jedno serce Londyn. Mimo, że był to już poważny nalot kilku dywizjonów, Brytyjskie dowództwo nie przywiązało do nich zbytniej wagi i stawiając tylko słaby opór, pozwoliło im zapędzić się w głąb Anglii. Po prostu przepuściło je. Decyzja najtrafniejsza i jakby już z góry narzucająca wypadkom dalszy ich korzystny przebieg. Bitwa, która rozgorzała kilka minut później, dała nowy dowód wysokich przymiotów, jakie posiadali brytyjscy i sprzymierzeni myśliwcy. I równocześnie uwypukliła zdolność brytyjskiego dowództwa. Było ono jakby nieobecne tydzień temu, gdy w dniu 7 września dopuściło wroga za dnia do doków londyńskich. Dziś natomiast nad całą akcją panował wyraźny mózg sztabu: czujny, zdecydowany. Ani na chwilę nie utracił inicjatywy. Świetnie rozbudowana sieć podsłuchu i radiolokacji dostarczała mu dokładnych wiadomości o wrogu. Bez przerwy trzymał w swym ręku, na swym stole operacyjnym, wszystkie nieprzyjacielskie formacje. Rzucał na nie kolejno swe myśliwskie dywizjony, mądrze, przemyślnie, precyzyjnie. Miał jasny plan obrony, i każda nowa sytuacja bitwy spotykała się z natychmiastową odprawą. Gdzieś w Anglii, w podziemiach centrali operacyjnej, koncentrował się w ciągu pół godziny, jak gdyby cały geniusz sztabu brytyjskiego i swą wolę zwycięstwa przelewał w skrzydła myśliwskich samolotów. W kilka minut po wsiąknięciu w głąb Anglii przedniej straży nieprzyjacielskich myśliwców w okolicach Dowru rozległ się od nowa szum silników, tym razem głębszy i przenikliwszy. Niebawem od wschodu pokryła niebo silna wyprawa bombowa. Blisko czterdzieści bombowców, przeważnie heinkli eskortowanych przez podwójną mniej więcej liczbę messerschmittów. Zaraz po przebyciu przez wyprawę pasa wybrzeża, rzuciło się na nią kilka nielicznych, dwa do trzech dywizjonów Spitfajerów rzekłbyś zjadliwe pieski. Atak ich był tak ostry, że w zupełności odniósł skutek pożądany przez brytyjskie dowództwo. Spitfajery wciągnęły do walki większą ilość Messerschmittów, i bombowce leciały dalej, pod osłabioną już osłoną. Jakieś czterdzieści kilometrów głębiej. W połowie drogi między Wybrzeżem a Londynem bombowce natrafiły na nową, silniejszą zaporę harikenów, tworzących jak gdyby drugą, główną linię oporu. Tu impet Luftwaffe się załamał. Wyprawa, zmuszona do przyjęcia walki, rozbiła się na wiele części. Tym samym przestała istnieć jako czynna jednostka uderzeniowa. Po prostu rozpadła się w kilkudziesięciu pojedynkach i poniosła klęskę. Lecz okazało się, że i Heinkle były tylko wstępem do dalszej akcji, gdyż w niespełna pięć minut później nadleciało nowe, znacznie silniejsze zgrupowanie. Było w nim przeszło sto pięćdziesiąt niemieckich maszyn, w tym więcej niż jedna trzecia bombowców. Spadły na Anglii jak potężny młot. Teraz dopiero nadeszła rozstrzygająca chwila. Bezpośrednie, najistotniejsze niebezpieczeństwo zawisło nad krajem podczas gdy zadaniem dotychczasowych fal było tylko walczyć, wiązać i wyczerpywać brytyjskie lotnictwo, w mniemaniu sztabu hitlerowskiego osłabione do ostatnich granic sześciotygodniową bitwą, nowy nalot miał dokonać ostatecznego opanowania powietrza nad Anglią chociażby na krótko, na kilka kwadransów chociażby tyle, by stworzyć klin dla następnych inwazyjnych formacji. Olbrzymia wyprawa przeszła przez wybrzeże jak huragan. Nikt jej nie zaczepiał. Były w powietrzu spitfajery, lecz wciąż tłukły się z Messerschmittami. Huragan zmierzał prosto na Londyn. Na wysokości miasteczka Mayston wpadł w rejon, w którym toczyła się wielomilowa bitwa poprzedniego nalotu z harikanami. Nie mieszał się do niej, dążył dalej. Już mijał walczący, gdy nagle ku zdumieniu najeźdźców... Pojawiły się przed nimi świeże dywizjony brytyjskich myśliwców. Zaskoczenie było przykre. Lecz wyprawa miała rozpęd tak nieprzeparty, że jakkolwiek Brytyjczycy przeszywali jej szyki niby zabójczymi sztyletami, zdołali powstrzymać i związać tylko część napastników. Reszta, blisko sto pięćdziesiąt maszyn, parła dalej. Dosięgła Londynu. Maszyny Luftwaffe zawarczały nad miastem, gdy Big Ben uroczyście wybijał południe. Było wśród nich wiele bombowców, lecz szkód wielkich nie wyrządziły, nie zdążyły. Właśnie w sam czas napłynęło kilka nowych myśliwskich dywizjonów, ściągniętych z dalszych okolic Anglii. Wśród nich znajdował się polski Dywizjon 303. Stanowiły jakby trzecią, ostatnią linię obrony, i pod naporem jej rozpaczliwych ciosów wróg się rozleciał. Rozbity na szereg pojedynczych walk, ratował się ucieczką, wracał rozbity. Nawała z Czezła Zwyciężyło alianckie myśliwstwo. Rozłupało formacje wroga. Na rozległym niebie od Londynu aż do brzegów kanału toczyła się najdziwniejsza w dziejach ludzkich bitwa. Srożyło się dwieście zabziętych pojedynków. Widok nieopisanego piękna i odmętu grozy. Brytyjscy i alianccy myśliwcy wiedzieli, o co walczyli. Walczyli jak lwy. Nie wiadomo, jakie skutki, zapewne fatalne, miałoby pojawienie się w tych kilkunastu minutach nowej, świeżej wyprawy nieprzyjacielskiej. Dwadzieścia jeden brytyjskich dywizjonów już walczyło. Wielu rezerw widocznie w pobliżu nie było, skoro trzeba było sięgać po pomoc z dalszych stron. Lecz dowództwo hitlerowskie nie zdobyło się na nowy atak. Skuliło się, zaniemogło. Osłupiałe zapewne niespodziewanie twardą odprawą, Paraliżującą wszystkie jego kalkulacje. Więc olbrzymi płomień nad Anglią, niepodsycany świeżym wkładem, wypalał się sam w sobie. Dywizjon 303 w tej ważnej bitwie wspaniale walczył. Nową okrył się chwałą, chociaż z początku zanosiło się niepomyślnie. Tego dnia prowadził go kanadyjski kapitan Kent, myśliwiec odważny, lecz młody i niezbyt doświadczony. Gdy Kent, lecąc w dwanaście maszyn, ujrzał nad Tonbridge zgrupowanie około dwudziestu Messerschmittów idących w stronę Londynu, dał się skusić ich ponętnym widokiem i puścił się wraz z Dywizjonem w pogoń. Niestety Messerschmity pędziły szybko i trudno było je doścignąć. Lecz Kent uwziął się i ścigał. Messerschmity skręciły nieznacznie ku północy. Wywabiły Dywizjon nad ujście Tamizy i potem, zakręcając olbrzymie koło, wróciły znów w okolice Tonbridge. Tak wiedziony za nos Division nie tylko strwonił kilkanaście cennych minut, lecz co gorsza, goniąc rozciągnął się na długiej przestrzeni i stracił łączność zarówno z wrogiem, jak i między własnymi kluczami. Gdy wszedł ponownie w rejon walk, był rozbity na cztery oddzielne trójki. Okoliczność fatalna, ale przecież właśnie w tych trudnych warunkach uwydatniała się jeszcze raz niezwykła, indywidualna sprawność polskich myśliwców. Tak więc pierwszy klucz kapitana Kenta, zabrnąwszy aż po Dungeness nad kanał, zuchwale zaatakował kilkanaście Messerschmittów. Dwaj boczni kapitana, porucznik Felić i sierżant Andruszkow, zestrzelili dwie maszyny z ich środka, po czym ratując się desperacko od grożącej zagłady, dali zbawczego nura w pobliskie chmury. Nic im się nie stało. Drugi klucz porucznika Henneberga, prąd w stronę spostrzeżonej wyprawy Dornierów, Zaatakowany przez Messerschmitty, wywrotami rozleciał się na wszystkie strony. Przy tej okazji Jan Zumbach zniszczył podstępnego Messerschmita, który chciał się wycyganić korkociągiem. Tymczasem Henneberg rzucił się sam jeden na bombowce, lecące na domiar złego pod silną osłoną i jedną długą serią pocisków zapalił pierwszego z boku dorniera. Od nadlatujących Messerschmitów oderwał się rezolutnym nurkiem pod bombowce, po czym wkrótce napadł na cztery nowe meserszmity i jednego z nich strącił. Sam uszedł cało. Trzeci klucz porucznika Paszkiewicza, podobnie zaskoczony przez kilka meserszmitów, rozpadł się, przy czym wszakże Paszkiewicz zmusił jednego z napastników do walki kołowej i wnet go zgładził. Tymczasem podporucznik Łokuciewski, wywinąwszy się od pościgu, ujrzał z boku samotnego meserszmita lecącego powoli, jak się okazało, na przynętę. W chwili zbliżenia się do niego i oddania strzałów napadło na myśliwca kilka Messerschmittów z góry. Jeden z ich pocisków działkowych rozbił bok kabiny i poranił srodze Łokuciewskiego. Błyskawiczna ucieczka w chmury uratowała go. Przedtem jednak myśliwiec przeżył wielką satysfakcję. Widział, jak samotny Messerschmitt, który poprzednio leciał na Wabia, trafiony pomimo bardzo krótkiej serii z wielkim płomieniem walił w dół. Chociaż Harryken był szpetnie pogruchotany... I chociaż w udzie Łokuciewskiego tkwiła masa odłamków pocisku, nieugięty myśliwiec gładko doprowadził samolot do swej bazy, by maszynę oddać do fabryki, a siebie do szpitala. Dowódca czwartego klucza, porucznik Marian Pisarek, miał obok siebie sierżanta Franciszka. w pewnym momencie ulatniającego się starym zwyczajem, by gdzieś nad kanałem zestrzelić Messerschmitta 110. Pisarek natomiast zaczął ścigać Messerschmitta 109, który uciekając wykonywał cudaczne wykrętasy i zręcznie unikał pocisków. Adolfek wyśliznął się tak przebiegle, że w końcu zdołał czmychnąć do niewielkiej chmury. Pisarek wpadł za nim i oczywiście natychmiast zgubił przeciwnika z oczu. W ukryciu wróg jakby stracił dowcip i pewnie już sądził, że jest uratowany. Będąc jeszcze w chmurze, skręcił ku Francji. Pisarek, wczuwając się instynktownie w jego odruchy myślowe, Kombinował tak samo i tak samo skręcił. Po wyskoczeniu z obłoku miał Messerschmitt'a tuż przed sobą i łatwo pierwszą serią zwalił go do ziemi. W tej osobliwej walce dwóch przeciwników powzięło tę samą myśl i dlatego wróg przypłacił to życiem. Więc Dywizjon 303, jakkolwiek rozproszony, spisał się znakomicie. Swą zuchwałą walecznością. A zuchwałość i waleczność były w tym dniu cnotami najpotrzebniejszymi. Wiązał wielką siłę Messerschmittów, ułatwiając innym dywizjonom zwalczanie bombowców. I last not least osiągnął znów rekordową ilość zwycięstw. Bo będąc tylko jednym z dwudziestu brytyjskich dywizjonów walczących przecież z przykładną odwagą, sam 303 zniszczył blisko jedną szóstą część samolotów nieprzyjacielskich, Zestrzelonych przez innych myśliwców dziewięć i pół pół bo jednego Meserszmita z innym dywizjonem na sześćdziesiąt i pół maszyn strąconych przez resztę rafu. Rezultat zaszczytny. Straty brytyjskie były nieznaczne, kilkanaście maszyn i kilku tylko zabitych. Straty Polaków jeden ranny. Winston Churchill w towarzystwie swej żony śledził przebieg bitwy w centrali operacyjnej brytyjskiego dowództwa 11 Grupy Myśliwskiej Waxbridge. Utartym zwyczajem chciał zapalić swe legendarne cygaro. Ale taktownie go poproszono, by nie palił w centrali operacyjnej. Więc tylko trzymał w ustach swe niezapalone cygaro, gdy wkrótce napięcie walki doszło do szczytu. Premier opuścił Axbridge dopiero około czwartej po południu, gdy obrona tego dnia, najważniejszego dnia bitwy o Brytanię, zadała wyraźną, druzgocącą klęskę niemieckiej Luftwaffe. Churchill był zadowolony i uśmiechnięty. I dziękował lotnikom. Brytyjscy myśliwcy oraz ich alianccy towarzysze spełnili swe zadanie. Wielka stronica dziejów obróciła się na korzyść Brytyjczyków i na korzyść całej ludzkości. Że na tej stronicy są wypisane rzetelnie polskie litery, i to bynajmniej nie na pośrednim miejscu, będzie dla Polaków powsze czasy źródłem zdrowej dumy. W tym dniu wypada to podkreślić. Obok Dywizjonu 303 brał udział w walce drugi polski Dywizjon, 302. Dywizjon Poznański. I zestrzelił również sporo. Ośmiu przeciwników. Lecz dzień 15 września jeszcze się nie skończył. Losy się rozstrzygnęły. Nie skończył się jeszcze dzień 15 września. Barki z niemieckimi dywizjonami wciąż czekały na sygnał do inwazji. Należało utorować im drogę za wszelką cenę. Obojętnie jakim kosztem. Należało złamać opór Anglii i opanować jej powietrze. Ostatni samolot zwycięży — pienił się Gering. W dwie godziny po południowej klęsce dwafe rozległ się od nowa nad brzegami kanału warkot nieprzyjacielskich maszyn. Drugi tej niedzieli atak był równie potężny jak pierwszy. Znów przychodził w dwóch falach, jednej po drugiej. Pierwsza była znacznie silniejsza, była miażdżąca. Pisała na niebie najzłowróżbniejsze znaki. Skupiała wszystkie rządze krzyżackie. Niosła najdrapieżniejsze nadzieje hitlerowców. Była jak grom. O godzinie drugiej minut pięćdziesiąt poderwano dywizjon 303. Startowało już tylko dziewięć maszyn. Pierwszą eskadrę cztery maszyny prowadził angielski kapitan Kelet. Drugą pięć maszyn kapitan Urbanowicz. Po starcie nadszedł rozkaz radiowy z dołu, by kursem południowo-wschodnim wzbić się na dwadzieścia tysięcy stóp. Na wysokości ośmiu tysięcy stóp dywizjon wszedł w gęstą warstwę chmur. Korzystną może dla osłony Anglii, lecz dla myśliwców niepożądaną. Trudno było utrzymać łączność między kluczami. Myśliwcy drugiej eskadry przytulili się do samolotu Urbanowicza, prawdziwie jak pisklęta. Lot był przykry, grożący zderzeniem przy słabej widzialności. Na domiar złego szyby zaczęły zamarzać, i wnet pokryły się grubą płytą lodu. Nerwy w coraz większym napięciu. Coraz łatwiej o katastrofę, aż wreszcie upragniony blask. Eskadra wyskoczyła ponad chmury. Wysokość 22 tysiące stóp. Warstwa obłoków głęboka na pięć blisko kilometrów. Z wierzchu przedstawiała wspaniały widok, jakby spiętrzonych gór. Zupełne pustkowie. Myśliwcy rozglądali się daremnie za kolegami, z pierwszej eskadry byli sami, tylko ich pięciu w tym nieskończonym morzu bieli i słońca. Reszta dywizjonu pogubiła się w chmurze. W ogóle nikogo nie było widać, ani śladu innych myśliwców, ani nieprzyjaciela. Piątka, jak stado zagubionych w przestworzach ptaków, leciała dalej w wyznaczonym kierunku, nieustannie nabierając wysokości, wciąż wyżej, wyżej. Wnet w promieniach słońca znikł lód na szybach. Eskadra mogła patrzeć w przód. Nagle ujrzała. Daleko jakieś cztery kilometry przed nią pękały białe bukieciki. Rój pocisków artylerii przeciwlotniczej bijącej poprzez chmury. Z odległości wyglądało to jak dziecięca zabawka lecz myśliwcy czuli, że była jakaś wzruszająca nuta w tej armatniej czupurności, grzejącej na ślepo, zapalczywie, na przekór grubej chmurze. Jednocześnie widzieli z daleka cel pocisków, wyprawę bombową. Przeszło sześćdziesiąt bombowców, w zwartych piątkach leciało kilkaset metrów ponad obłokami, w kierunku na Londyn. Urbanowicz ogarnął wzrokiem ich zbitą masę. Domyślił się, że to Dorniery 215 i odruchowo, niespokojnie szukał po niebie nieprzyjacielskiej osłony. Gdzie osłona? Była! Wreszcie ją znalazł. Nieco w tyle, za bombowcami, z lewego i boku, od strony słońca, lecz dziwnie wysoko. Nieprawdopodobnie wysoko, jakieś dwa tysiące metrów powyżej Dornierów, sunęło potężne zgrupowanie około stu Messerschmittów. Mrowisko aż czarno odbijało się na niebie. Lecz dlaczego leciało tak wysoko? Doświadczony myśliwiec nie rozumiał tego. Stwierdził, że tylko luźne, nieliczne trójki Messerschmittów chodziły niżej, pod tą odległą osłoną, między nią a bombowcami. Wtem uwagę Urbanowicza ściągnęło na siebie pięć Messerschmittów 110, oddalone o niespełna sześćset metrów. Leciały w tym samym kierunku co polska eskadra. Jeno znacznie wyżej i z boku. Ich nagła bliskość rozstrzygnęła. Urbanowicz rzucił się za nimi w pogoń. Lecz już w kilkanaście sekund później przekonał się, że to próżny trud. Jego eskadra zmuszona wzbijać się w górę pomimo pełnego gazu, pozostawała w tyle za Messerschmittami. Jak błyskawicznie Urbanowicz decyzję powsiął, tak też ją porzucił. Miał już inny cel. Same bombowce. Pościg za Messerschmittami zaprowadził eskadrę w pobliżu zgrupowania bombowców. Polacy mieli je tuż przed sobą z lewej strony, kilkaset metrów niżej. Przy tym myśliwcy byli prawie bezpośrednio pod rojowiskiem Messerschmittów i Urbanowicza, zerkającego w górę, aż zatykało z napięcia. Nikt ich jeszcze nie atakował. Jakaś niebywała szansa. Messerschmitty albo ignorowały eskadrę, pięciu myśliwców, to pył wobec takiej przewagi, albo ze swej podniebnej wysokości po prostu jeszcze jej nie zauważyły. Nieprawdopodobnie szczęśliwy zbieg okoliczności rzucił oto Polaków w sam środek nieprzyjacielskiej wyprawy, nieświadomej niebezpieczeństwa. Urbanowicz nagle skręcił w lewo, do ataku. Koledzy zrozumieli. Skręcili tak samo, dołączyli do jego boków. Cała piątka zwaliła się w dół, w jednym szeregu ławą. Nurkowała na pełnym gazie, rwała z zawrotną szybkością. Tak tylko orły uderzają. To szaleńczy wyścig o zdobycie sekundy. Wciąż nad bombowcami krążyły niedaleko luźne trójki Messerschmittów. Zaskoczyć je. Ubiec je, w jednym migocie. Urbanowicz przy tym widział wszystko. Wiedział, że jakieś dwa tysiące metrów przed wyprawą bombową zbliżały się już dwa dywizjony brytyjskich myśliwców. Za chwilę polska eskadra nie będzie sama, lecz będzie pierwsza, była pierwsza. Atak trzy czwarte z przodu z góry, wprost od słońca, wprost na same bombowce. Bombowce szły stłoczone jak stado owiec. Z odległości 400 metrów padły pierwsze pociski. Celne i mądre. Nie koncentrowały się w długiej serii na jednym samolocie, jak to czyniły zazwyczaj, natomiast krótkimi seriami obsypywały poszczególne bombowce. Raziły tu, rąbały tam, cięły i przeskakiwały na następny cel. Biły naraz w kilkanaście maszyn i naraz cała lewa kolumna wyprawy była pod ich ostrzałem. Straszliwym ostrzałem, najskuteczniejszym i najbardziej demoralizującym. Nie wiadomo, co tak poskutkowało. Czy celność pocisków powodująca wyjątkowo liczne straty w ludziach, czy też przerażenie hitlerowskich załóg przestraszonych, iż atak nastąpił od strony słońca, skąd najmniej się spodziewały i gdzie przecież czuwać miała silna osłona Messerschmittów. Dość, że wróg stracił głowę. Zdruzgotało go uderzenie. Powstała ciżba. Wybuchła panika. Zaraz na wstępie dwa dorniery wpadły jeden na drugiego i obydwa splecione w koszmarną masę stoczyły się w dół. Niektóre z nich z brzegu zgrupowania uciekały wariackimi skrętami w lewo, inne ze środka uciekały w dół. W tym momencie piątka polskich myśliwców dopadła. Dwóch przeszyło wyprawę z góry do dołu i z dołu do góry. Trzech pozostawało stale ponad bombowcami. Zataczało esy, nurkowało, strzelało z góry, skręcało przez plecy, nurkowało, strzelało. Przerzucało się zawrotami z góry i znów strzelało, znów prażyło, znów grzmociło. I tak pięciu myśliwców szalejących w swym żywiole, zamienionych w ziejące furie, tworzyło historię. Rozwijało wielką wyprawę lufdwawę. Wyprawa się rozpadła. Już żadna siła nie mogła jej skleić. Nikt jej nie spoi. Panika to straszna rzecz. Już nawet bombowce z prawej kolumny, najmniej dotychczas narażone, skręcały w prawo i uciekały. Uciekały. A tu już świeże dywizjony brytyjskich myśliwców wpadały jak nowe furie i szerzyły nowe spustoszenie. Z góry uderzyły wreszcie Messerschmitty. Były za daleko, przyszły za późno. Cóż, że sierżant Brzozowski, rozsiekany na śmierć, zginął. Że sierżantowi Andruszkowowi ustrzeliły maszynę, a sierżant z niej wyskoczył. Skacząc zaś zawisnął w powietrzu na przewodzie radiowym i tak szkaradnie ciągnięty za głowę, poleciał kilometr za spadającym harikenem, zanim się nie oswobodził zerwaniem kominiarki z głowy. Cóż, że porucznika fericia opadła chmara Messerschmittów 110. W walce kołowej ferić zwalił jednego z nich, Potem z podziurawionym samolotem czmychnął do chmur. Zleciały się Messerschmitty. Zleciały się ze wszystkich stron. Lecz losu już nie odmieniły. Lecz bombowców od zagłady nie uchroniły. Nadlatujące jednocześnie Harikeny i Spitfajery spełniły swój obowiązek do ostatka do cna. A między nimi ów szczęśliwiec, który pierwszy dorwał się do wroga. Urbanowicz. W pewnej chwili zauważył, że trzy dorniery, korzystając z zamętu, nurkowały w otwór między chmurami i starały się zejść ku Ziemi, by tam widocznie rzucić bomby. Skladały się jeden za drugim. Urbanowicz doskoczył. Latał dokoła nich jak osa, wzbijał się i pikował. Przy drugim ataku środkowy bombowiec wybuchł płomieniem. Następna seria pocisków sprzątnęła przedniego dorniera. Trzeci niestety dał pozornie drapaka do chmur. W chwili, gdy znikał z oczu, dwa strącone bombowce wpadały jak zestrzelone kaczki w środek ujścia tamizy. I znów, jak przed trzema godzinami, dwieście pojedynków przewalało się na niebie. Wrogowie ginęli, padały ich maszyny. Luftwaffe ponosiła najsromotniejszą klęskę. Sto osiemdziesiąt maszyn legło tego dnia razem w południe i po południu. Przeszło dwieście innych potłuczonych. Ledwo dowlokło się do Francji. Był to cios decydujący. Gdy owego 15 września 1940 roku, po południu między godziną 3 a trzecią minut 30, niedobitki rozgromionej Luftwaffe zmykały ku Francji, wielka bitwa, zwana Bitwą o Brytanię, była rozstrzygnięta. Mało Brytyjczyków, zasiadających tego popołudnia do swej codziennej herbaty, świadomych było wielkiego zwycięstwa, jeszcze mniej sobie uświadamiało, że owa godzina była jedną z tych nielicznych, które rozstrzygały losy tej drugiej światowej potwornej wojny. Zaczynamy poznawać Polaków. Druga połowa września jasno wykazała, że dzień piętnasty tego miesiąca był dniem kulminacyjnym bitwy o Brytanię i załamał decydująco rozpęd Luftwaffe. Po tym dniu nie mogła już okrzepnąć. Naloty jej straciły rozmach, zwiotczały, a gdy czasem jeszcze wybuchały z ostatnią desperacką zapalczywością, alianckie lotnictwo łatwo topiło je w krwi i rozbijało w gruzy. Tak na przykład w dniu 27 września Brytyjczycy znowu zniszczyli 116 maszyn niemieckich. Dywizjon 303-15. Lecz były to ostatnie porywy. Brytania ocalała, tylko wtajemniczeni wiedzieli, jak blisko była w owym miesiącu zupełnej klęski. Przecież na lądzie nie miała wtedy żadnego prawie uzbrojenia. Bitwę wygrali myśliwcy. Nie dopuścili nieprzyjacielskich hord do inwazji. W decydującym dniu owym 15 września 1940 21 alianckich dywizjonów, czyli mniej więcej 250 myśliwców, wzięło na siebie cały obuch hitlerowskiej furii i broniło całości frontu. Aż dziś jeszcze po latach samo wspomnienie dech zapiera i wydaje się to jakąś przerażającą lekkomyślnością dziejową, jakimś fantastycznym paradoksem. Cienka była nić, która trzymała wtedy węzły Wielkiej Brytanii, lecz nie zerwała się. I co jeszcze ciekawsze, że nie zrywając się, wstrząsnęła sumieniem świata. Dopiero gdy tych niewielu spełniło nadludzkim niemal wyczynem swój obowiązek, przebudziła się reszta imperium i zrozumiała istotę wojny przebudziły się i Stany Zjednoczone. W ten czas wąziuteńki był front broniony przez owych 250, lecz jakże ważny, jak brzemienny w następstwa. Utorował drogę dla właściwego frontu stworzonego później przez cały świat. Frontu idącego od Waszyngtonu poprzez Londyn do Moskwy do Chungkingu. I dopiero uzbrojona sieć całego globu zdusić miała hydrę hitlerowską. Lecz wtedy w sierpniu i we wrześniu 1940 roku takiej sieci jeszcze nie było. Była tylko cienka, samotna nić. Było ich bardzo, bardzo niewielu. Między nimi byli i Polacy. Wśród Polaków Dywizjon 303. Wkład jego do bitwy o Brytanię w jej najważniejszym okresie wrześniowym był wspaniały i zdumiewający. 303 zestrzelił trzykrotnie więcej przeciwników niż przeciętnie każdy z innych dywizjonów alianckich. A przy tym miał trzykrotnie mniej własnych strat w stosunku do strat innych dywizjonów. W liczbach działalność wszystkich polskich myśliwców oraz Rafu we wrześniu przedstawiała się następująco. Dywizjon 303. 77 zestrzeleń przez Polaków. 17 przez Czecha Franciszka 14 przez trzech brytyjskich członków dywizjonu. Razem we wrześniu 108 zestrzeleń. W całej bitwie o Brytanię 1940 roku 126 dywizjon 302 15 zestrzeleń we wrześniu w całej bitwie o Brytanię 16 inni polscy myśliwcy rozproszeni po jednostkach brytyjskich 29 zestrzeleń we wrześniu a w całej bitwie o Brytanię 77. Razem Polacy we wrześniu 1940 roku 121 zestrzeleń. Reszta królewskich sił lotniczych RAF miała 846, co stanowi stosunek zestrzeleń polskich do innych jak 1 do 7. Wypada nadmienić, że poza tym artyleria przeciwlotnicza strąciła 131 maszyn we wrześniu. Jeszcze korzystniejszy dla Polaków stosunek wykazuje zestawienie zwycięstw w owym decydującym dniu 15 września, kiedy to powyższe dwa dywizjony, to jest 303 15 zestrzeleń i 302 8 zestrzeleń oraz inni Polacy w brytyjskich dywizjonach, miały razem 26 zestrzeleń polskich, podczas gdy reszta to jest Brytyjczycy i inni alianci zestrzelili 153 przeciwników. Zatem co siódmy samolot niemiecki ginął owego rozstrzygającego dnia od polskich pocisków. Nie dziw więc, że polscy myśliwcy byli na ustach wszystkich i w sercu każdego Brytyjczyka. Nie dziw, że do Dywizjonu 303 przyjeżdżał generał Sikorski, by ich dekorować, że przybywał również król brytyjski, by uściskać im dłonie i dziękować. Brytyjskie pióra, co uczciwsze, Oddawały im wtedy, w jesieni 1940 roku, cześć w publicystyce i pisały entuzjastycznie, jak na przykład George Sanders, słynny autor popularnego dziełka pod tytułem The Battle of Britain. Znakomici między nimi myśliwcami są Polacy. Ich męstwo jest ogromne. Ich sprawność graniczy z wyczynem nadludzkim. Polacy oddali wielkie usługi. Wciąż je oddają i oddawać będą, dopóki zwycięstwo triumfalne i zupełne nie opromieni ich skrzydeł. Zaczynamy poznawać Polaków. Więc ostatecznie, jacy byli ci sławni, myśliwcy z Dywizjonu 303? Czy jacyś nadludzie? Jakaś elita? Wyszukana na pokaz dla pięknego symbolu? Jakieś cudowne dzieci, jacyś wybrańcy losu? Otóż właśnie, że nie. Byli to zwykli, zdrowi, prości chłopcy. Mieli ten sam temperament i te same zmysły, ten sam uśmiech i te same troski, co większość innych Polaków. Byli kubek w kubek podobni do tysięcy mieszkańców z Nadwisły, Warty i Bugu. Nie różnili się od tamtych niczym ani cnotą szczególną, ani przywarami. Tylko gruntownie nauczyli się swego fachu w polskiej szkole i teraz sumiennie spełniali swój obowiązek. I to było ich tajemnicą. Że sprawność i rezultaty Dywizjonu 303 w roku 1940 nie były niczym wyjątkowym i osobliwym, świadczyły podobnie doskonałe wyniki innych polskich myśliwców walczących w zespołach brytyjskich, jak również świadczyła o tym działalność bratniego Dywizjonu 302. Myśliwcy z 302 zdobyli nawet pewnego dnia rekord bo stacjonując z dala od terenów walki jednak potrafili zestrzelić 16 nieprzyjacielskich maszyn. A gdy jak w dniu 15 września dopuszczono ich raz uczciwie do wroga, zmietli w jednym dniu nie mniej niż 18 samolotów. Dzieje polskich lotników w Brytanii nie były pozbawione szokujących nieporozumień polegających na tym, że obce narody, nawet najuczciwsze, snuły o Polakach dziwnie mylne pojęcia, często wręcz fantastyczne. W lecie 1940 roku decydujące koła brytyjskiego myślistwa, w poczuciu ogromnej odpowiedzialności, jaka wtedy na nich ciążyła, miały wątpliwości co do użycia polskich myśliwców w walkach w Anglii, przypuszczając, że Polacy po dwóch poniesionych klęskach w Polsce i we Francji Stanowili materiał ludzki zdemoralizowany i niezdolny do walki na tak ważnym odcinku. Gdy Polaków mimo to dopuszczono, okazało się już w pierwszych tygodniach, jak mylna była ta ujemna ocena. Później sądzono, że polscy myśliwcy odnosili tak wielkie sukcesy, bo to szaleńcy i ryzykanci, nie szanujący swego życia. Nieporozumienie. Polaków ginęło stosunkowo znacznie mniej niż Brytyjczyków. Polacy to tylko dobrzy myśliwcy, bo taki jest ich niepowściągliwy temperament. Nieprawda. Liczne polskie załogi bombowe odznaczały się pracą wyjątkowo precyzyjną i dzielnie sekundowały swym brytyjskim kolegom. Polacy to naród wyłącznie lądowy. Nieprawda. Wypadało spojrzeć na ducha. Ożywiającego nasze orły, błyskawice i kromanie, wypadało wniknąć w silny, jędrny rozpęd, jakiego nabierała polska marynarka handlowa. Dość przytaczań. Gdyby kiedyś polskich lotników zapytano, ile Wielka Brytania była im winna za ich wkład w tej wojnie i jak miała za to zapłacić, pytanie choć brutalne, lecz bardzo ludzkie. Lotnicy szeroko otworzyliby oczy i może żachnęliby się dotknięci. Spełniali swą oczywistą powinność, jako lojalni sojusznicy przeciw wspólnemu wrogowi i zapłaty od Brytanii nie chcieli. Lecz potem po zastanowieniu się jednak zażądaliby czegoś, mianowicie zażądaliby, ażeby Brytyjczycy i inni lepiej poznali Polaków by poznali ich uczciwie, serdecznie, dokładnie, bez uprzedzeń, by poznali takich, jakimi Polacy rzeczywiście byli, a nie takich, jak ich często malowano, zniekształconych, nieprawdziwych. Wtedy na pewno Brytyjczycy odkryliby, że naród żyjący dokoła Wisły i Warty jest akurat taki sam jak wszystkie inne zdrowe i cywilizowane narody, ani nie gorszy, ani nie lepszy że przeciętny Polak to właśnie taka dusza jak przeciętny mister Brown w Londynie, mister Bruce w Edynburgu czy mister Taylor w Chicago, że tak samo jak oni wierzy w istnienie wielkich moralnych wartości ludzkich i nie będzie umiał łamać swego słowa ani płodzić Quislingów. Tego zażądaliby polscy lotnicy w zapłacie uczciwego i rozumnego spojrzenia na Polaków.